Wydawnictwo Znak Horyzont oraz Audioteka.pl przedstawiają Ashley Vance Elon Musk Biografia twórcy Paypala, Tesli, SpaceX Przekład Agnieszka Bukowczan-Rzeszut Czyta Marek Bukowski Książkę poświęcam moim rodzicom. Dziękuję Wam za wszystko. Autor Świat Ilona czy uważasz mnie za szaleńca? To pytanie Elon Musk zadał mi pod sam koniec długiego obiadu, który zjedliśmy w Dolinie Krzemowej w ekskluzywnej restauracji serwującej owoce morza. Przyszedłem pierwszy i zamówiłem jeans tonikiem, wiedząc doskonale, że on jak zwykle się spóźni. Po mniej więcej kwadransie zjawił się, mając na sobie skórzane buty, designerskie jeansy i kraciastą koszulę. Mask ma ponad 185 centymetrów wzrostu, ale każdy, kto zna go osobiście, potwierdzi, że wydaje się jeszcze wyższy. Jest wyjątkowo barczysty i mocno zbudowany. Można by sądzić, że będzie korzystał ze swojej sylwetki i wkraczał do każdego pomieszczenia dumnym krokiem samca alfa, ale zamiast tego wydaje się być nią niemal zażenowany. Porusza się z lekko pochyloną w dół głową, wita krótkim uściskiem dłoni. Przed zajęciem miejsca przy stole, a potem siada. Zanim się odpręży i rozpocznie rozmowę, potrzebuje kilku minut. Mask zaprosił mnie na obiad, abyśmy mogli przeprowadzić pewnego rodzaju negocjacje. Półtora roku wcześniej przekazałem mu informacje o swoich planach napisania książki na jego temat, a on poinformował mnie, że nie mam co liczyć na współpracę. Jego odmowa mnie ubodła, ale przełączyła także w tryb zawziętego reportera. Jeśli moja książka miałaby powstać bez niego, niech tak będzie. Wiele osób odeszło z firm Maska, Tesla Motors oraz SpaceX i było skorych do rozmowy, a ja znałem już wielu jego przyjaciół. Wywiady odbywały się jeden za drugim, miesiąc po miesiącu. W pracę nad książką włączyło się około dwustu osób. I wtedy Mask znów się odezwał. Zadzwonił do mojego domu i zadeklarował, że sprawy mogą przyjąć dwojaki bieg. Albo bardzo uprzykrzy mi życie, albo zaangażuje się ostatecznie w mój projekt. Postawił jeden warunek. Dostanie do przeczytania książkę przed publikacją i będzie mógł dodawać adnotacje do treści. Nie zamierzał się wtrącać w mój tekst, ale chciał otrzymać szansę wyjaśnienia ewentualnych nieścisłości tam, gdzie uznał to za stosowne. Rozumiałem, skąd wzięła się ta potrzeba. Mask pragnął zyskać narzędzie kontroli nad swoją biografią. Jest niespokojny, jak każdy naukowiec, i znosi psychiczne katusze na samą myśl o błędzie rzeczowym. Błąd w druku do końca życia leżałby mu na wątrobie. I choć byłem w stanie go zrozumieć, nie mogłem dać mu do przeczytania maszynopisu z powodów zawodowych, osobistych i praktycznych. Mask wyznaje swoją własną wersję prawdy i nie zawsze jest ona zgodna z prawdą całej reszty świata. Ma również skłonność do rozwlekłych odpowiedzi na najprostsze pytania, a myśl o 30 przypisach wydała mi się zbyt realna. Mimo wszystko zgodziliśmy się zjeść obiad, przedyskutować wątpliwości i zobaczyć, czy uda się osiągnąć jakiś kompromis. Nasza rozmowa rozpoczęła się dyskusją na temat ludzi z branży PR. Mask notorycznie szybko odsiewa swoich pracowników działu PR. A Tesla była właśnie w trakcie procesu poszukiwania nowego szefa działu komunikacji. Kto jest najlepszym PR-owcem na świecie? spytał w bardzo typowy dla siebie sposób. Potem rozmawialiśmy o wspólnych znajomych, Howardzie Hughesie i fabryce Tesli. Gdy kelner podszedł, przyjąć zamówienie, Musk spytał o coś odpowiedniego dla osób na diecie niskowęglowodanowej. Zamówił kawałki smażonego homara w czarnym sosie z atramentu kałamarnicy. Negocjacje jeszcze się nie rozpoczęły, a Musk już wygrał. Zaczął od swojej największej bolączki, twierdząc, że dyrektor generalny i współzałożyciel Google, Larry Page, może właśnie budować armię inteligentnych robotów zdolnych zniszczyć rasę ludzką. To naprawdę mnie niepokoi, powiedział Musk. Niewiele zmieniał fakt, że przyjaźnił się blisko z Page'em ani że uważał go za osobę o fundamentalnie dobrych intencjach, a nie za doktora zło. W rzeczy samej tu właśnie tkwił problem. Dobrotliwa natura Page'a pozwalała mu sądzić, że maszyny zawsze będą nam służyć. Ja nie jestem takim optymistą powiedział Mask. On mógłby stworzyć coś złego zupełnie przypadkiem. Gdy podano nam jedzenie maskę pochłonął. Nie tyle zjadł swój posiłek, ile sprawił, że znikł natychmiast z jego talerza dzięki kilku monstrualnym kęsom. Chcąc w desperacji podtrzymać rozmowę i uśmiech na twarzy maska, podałem mu duży kawałek steku. Plan zadziałał przez całe dziewięćdziesiąt sekund. Mięso, gryz zniknęło. Chwilę zajęła mi zmiana tematu z ponurej rozmowy o sztucznej inteligencji i powrót do rzeczy. A potem, gdy znów wróciliśmy do dyskusji o książce, mask zaczął mnie badać, sprawdzając moje motywy i zamiary. Gdy wreszcie pojawił się właściwy moment, wkroczyłem i przejąłem inicjatywę. Nieco adrenaliny opadło i zmieszało się z ginem, a ja rozpocząłem czterdziestopięciominutowe kazanie o powodach, dla których mask powinien pozwolić mi zagłębić się w swoje życie i to bez kontroli, jakiej pragnął w zamian. Tyrada koncentrowała się na nieodłącznych ograniczeniach adnotacji, finalnej prezentacji Maska jako osoby z obsesją kontroli oraz naruszeniu mojej integralności dziennikarskiej. Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, Mask przerwał mi po kilku minutach, mówiąc po prostu: W porządku. Jedną z rzeczy, jaką ceni u innych, jest determinacja, a szanuje niezwykle tych, którzy uparcie trwają przy swoim mimo odmowy. Dziesiątki dziennikarzy prosiło go wcześniej o pomoc przy książce. Ale tylko ja byłem na tyle wkurzającym kretynem, by wiercić mu dziurę w brzuchu pomimo początkowej odmowy, a jemu się to najwyraźniej podobało. Obiad zakończył się przyjemną rozmową, a mask dał spokój z dietą. Pojawił się kelner z deserem w kształcie ogromnej żółtej rzeźby z waty cukrowej, a mój rozmówca natychmiast się do niej dobrał. Odrywając całe garście cukrowego puchu. Sprawa była uzgodniona. Uzyskałem dostęp do kierownictwa jego firm, przyjaciół i rodziny. Mieliśmy spotykać się na obiad raz w miesiącu i spędzać ze sobą tyle czasu, ile było konieczne. Po raz pierwszy, mask wpuścił dziennikarza do swojego świata. Dwie i pół godziny po rozpoczęciu naszego spotkania, mask położył dłonie na stole, podniósł się z krzesła, zatrzymał, Spojrzał mi w oczy i zadał to niewiarygodne pytanie. Uważasz mnie za szaleńca? Osobliwość tego pytania na chwilę odebrała mi mowę, podczas gdy każda synapsa w moim mózgu starała się wykombinować, czy był to rodzaj zagadki, a jeśli tak, to jak powinienem ją rozwiązać? Dopiero po tym, jak spędziłem z maskiem wiele czasu, zdałem sobie sprawę, że zadał to pytanie raczej sobie, niż mnie i cokolwiek bym wtedy nie odpowiedział, nie miało to znaczenia. Mask zatrzymał się jeszcze raz i zastanawiał się głośno, czy można mi zaufać, a potem spojrzał mi w oczy, by podjąć decyzję. Chwilę później uścisnęliśmy sobie dłonie, a on odjechał czerwonym sedanem Tesli Model S. Wszystkie badania nad Ilonem Maskiem Należy rozpocząć w siedzibie SpaceX w Hawthorne w stanie Kalifornia, na przedmieściach Los Angeles, niespełna 9 km od Los Angeles International Airport. Goście znajdą tam dwa ogromne plakaty Marsa, wiszące obok siebie na ścianie prowadzącej do boksu, maska. Plakat po lewej stronie obrazuje planetę w dzisiejszym stanie: zimną, jałową, czerwoną kulę. Ten po prawej ukazuje ją pokrytą ogromną zieloną przestrzenią otoczoną oceanami. Planeta została ogrzana i przystosowana do zamieszkania przez ludzi. Właśnie to jest zamierzeniem maska. Zmiana ludzi w kosmicznych kolonizatorów jest jego życiowym celem. Chciałbym umrzeć z przekonaniem, że ludzkość ma przed sobą świetlaną przyszłość, mówił. Jeśli zapanujemy nad energią odnawialną, i znajdziemy się na dobrej drodze, by stać się gatunkiem międzyplanetarnym, samopodtrzymującą się cywilizacją na innej planecie, radząc sobie z najgorszym scenariuszem wydarzeń i unicestwieniem ludzkiej świadomości, wówczas i tutaj na chwilę przerywa wypowiedź, sądzę, że to byłoby coś naprawdę dobrego. Jeśli niektóre wypowiedzi i czyny maska wydają się absurdalne, to dlatego, że na pewnym poziomie faktycznie takimi są. Przy tej okazji, dla przykładu, jego asystent właśnie podał mu lody ciasteczkowo-śmietankowe z posypką, a potem on gorliwie opowiadał o ocaleniu ludzkości z kawałkiem deseru na dolnej wardze. Gotowość Maska do zmagania się z zadaniami niemożliwymi zmieniła go w idola Doliny Krzemowej, gdzie inni dyrektorzy generalni, tacy jak Page, mówią o nim z pełnym czci szacunkiem, a początkujący przedsiębiorcy chcą być jak Elon. Podobnie jak dawniej, wzorowali się na Steve'ie Jobsie. Dolina Krzemowa funkcjonuje jednak w wypaczonej wersji rzeczywistości, a poza granicami jej wspólnej bajki, Mask często jawi się jako postać owiana wątpliwościami. To gość z elektrycznymi autami, panelami słonecznymi i rakietami, sprzedający po domach złudne nadzieje. Zapomnijcie o Steve'ie Jobsie. Mask to wersja science fiction P.T. Barnama, który obrzydliwie się wzbogacił, żerując na ludzkim strachu i nienawiści do samych siebie. Kupcie samochód Tesli i zapomnijcie na chwilę o tym, co zrobiliście z naszą planetą. Od dawna opowiadałem się po tej drugiej stronie. Musk wydawał mi się marzycielem z dobrymi intencjami, pełnoprawnym członkiem technologiczno-utopijnego klubu Doliny Krzemowej. Grupa ta zdaje się być czymś pomiędzy wyznawcami filozofii Ayn Rand, a apodyktycznymi inżynierami, którzy postrzegają swoje hiperlogiczne światopoglądy jako uniwersalną odpowiedź na wszystko. Jeśli tylko zejdziemy im z drogi, rozwiążą wszystkie nasze problemy. Pewnego dnia, w niedalekiej przyszłości, będziemy mogli ściągnąć nasze mózgi na dyski komputera, odprężyć się i pozwolić algorytmom zająć się resztą spora część ich ambicji okazuje się inspirująca, a ich prace użyteczne. Technologiczni utopiści stają się jednak męczący ze swoimi frazesami i tendencją do jałowego paplania całymi godzinami. Jeszcze bardziej niepokojący jest ich podstawowy przekaz, zgodnie z którym ludzie są wadliwi, a ludzkość w obecnym kształcie stanowi kłopotliwe brzemię, z którym należy się uporać w odpowiednim momencie. Gdy spotykałem się z Maskiem na imprezach w Dolinie Krzemowej, jego pretensjonalne wypowiedzi wydawały się żywcem wyjęte z technologiczno-utopijnego poradnika. Co bardziej irytujące, jego ratujący świat firmy nie wydawały się wcale radzić sobie aż tak dobrze. Jednak na początku 2012 roku, wraz z resztą cyników, musieliśmy dostrzec faktyczne osiągnięcia Maska. Jego dawniej osaczone firmy odnosiły bezprecedensowe sukcesy. SpaceX wysłała kapsułę dostawczą na Międzynarodową Stację Kosmiczną i bezpiecznie sprowadziła ją na Ziemię. Tesla Motors wyprodukowała Model S. Piękny elektryczny sedan, który zwalił branżę motoryzacyjną z nóg i otrzeźwił Detroit. Te dwa wydarzenia wyniosły maska na biznesowe szczyty. Dotychczas jedynie Steve Jobs mógł poszczycić się takimi osiągnięciami w dwóch zupełnie różnych branżach, wypuszczając na rynek nowy produkt Apple oraz hitki nowy od studia Pixar w tym samym roku. Musk jednak nie miał dość. Był także prezesem i głównym udziałowcem SolarCity, dynamicznie rozwijającej się firmy z branży energii słonecznej, przygotowującej się do wejścia na giełdę. Mask najwyraźniej za jednym zamachem osiągał największe postępy w branży kosmicznej, motoryzacyjnej i energetyce, jakie widziano od dekad. W 2012 roku postanowiłem zobaczyć, jaki jest Mask na co dzień i napisać o nim materiał na okładkę dla Bloomberg Business Week. W tym okresie całość jego życia nadzorowała jego asystentka i lojalna prawa ręka Mary Beth Brown. Zaprosiła mnie na spotkanie w miejscu, które od tej pory nazywałem Masklandem. Każdy przybywający do Masklandu po raz pierwszy doświadcza tego dziwnego uczucia. Mówią wam, by zaparkować na One Rocket Road, w Hawthorn, przed siedzibą SpaceX. Wydaje się niemożliwe, by cokolwiek dobrego mogło mieć tu siedzibę. W tej ponurej części hrabstwa Los Angeles zaniedbane osiedla, zniszczone sklepy i zrujnowane jadłodajnie otaczają ogromne kompleksy przemysłowe, które zbudowano najwyraźniej w czasie jakiegoś ruchu na rzecz propagowania architektonicznej nudy. Czy Elon Musk naprawdę założył firmę w środku tego śmietniska? Później wszystko zaczyna się rozjaśniać, gdy widzicie Jeden prostokąt o powierzchni pięciusetnych kilometra kwadratowego utrzymany w ostentacyjnej, spirytualistycznej bieli. Oto główny budynek SpaceX. Dopiero po przejściu przez frontowe drzwi, wyjaśnia się, jak wielkich rzeczy dokonał ten człowiek. Musk zbudował prawdziwą fabrykę rakiet w samym sercu Los Angeles. I nie taką, która produkowała jedną rakietę naraz. O nie! Tu tworzono ich wiele i to od zera. Fabryka była gigantycznym, współdzielonym miejscem pracy. Z tyłu mieściły się ogromne rampy dostawcze, pozwalające na odbiór dużych elementów metalowych, transportowanych następnie do zgrzewarek wysokich na dwa piętra. Po jednej stronie technicy w białych uniformach składali płyty główne, radia i pozostałą elektronikę. Inni pracownicy w specjalnej, szczelnej komorze budowali kapsuły, które miały być wyniesione przez rakiety na stację kosmiczną. Wytatuowani mężczyźni w bandankach, głośno słuchający van Halen, przygotowywali przewody w silnikach rakiety. Ukończone kadłuby rakiet ustawiano w rzędzie, gotowe do załadunku na ciężarówki. Kolejne czekały na warstwy białej farby w innej części budynku. Trudno było ogarnąć umysłem całą fabrykę jednocześnie. Znajdowały się w niej setki osób krzątających się wokół wielu dziwacznych maszyn. A to dopiero pierwszy budynek na mapie Masklandu. SpaceX zakupiła kilka dawnych fabryk Boeinga, w których budowano kadłuby do 747. Jedna z nich ma łukowy dach i przypomina hangar lotniczy. Służy za studio badawczo-rozwojowe oraz projektowe dla Tesli. To tutaj firma opracowała projekt sedana model S oraz jego następcy, suwa model X. Na parkingu na zewnątrz firma zbudowała jedną ze swoich stacji do ładowania, gdzie kierowcy z Los Angeles mogą za darmo uzupełnić energię elektryczną. Stację łatwo zauważyć, ponieważ po środku basenu bezkresnego mask umieścił biało-czerwony obelisk z logo Tesli. Po moim pierwszym wywiadzie z Maskiem, który odbył się w studio projektowym, zacząłem rozumieć jego sposób rozmowy i działania. Jest pewny siebie, ale nie zawsze dobrze to okazuje. Przy pierwszym spotkaniu może sprawić wrażenie nieśmiałego ślamazary. Jego akcent z RPA jest słaby, ale wciąż obecny, a urok osobisty nie wystarcza, by zrównoważyć dystansujący sposób wypowiedzi. Podobnie jak wielu inżynierów i fizyków, Mask przerywa zdania w poszukiwaniu idealnego sformułowania, a także często zagłębia się w ezoteryczną, naukową króliczą norę, bez zapewnienia pomocnej dłoni ani uproszczonego wytłumaczenia po drodze. Oczekuje po prostu, że za nim nadążycie. Nic z tego nie jest odpychające. Tak naprawdę zarzuci Was mnóstwem żartów i będzie wręcz uroczy. Po prostu nad każdą rozmową z nim unosi się atmosfera poczucia celu oraz napięcia. On właściwie nie gawędzi o pierdołach. Potrzebowaliśmy około trzydziestu godzin wywiadów, aby Mask naprawdę się rozluźnił i wpuścił mnie na inny, głębszy poziom swojej psychiki i osobowości. Większość uznanych dyrektorów generalnych ma wokół siebie sztab ludzi. Mask porusza się wokół Mask na własną rękę. To nie jest typ faceta, który przemyka się do restauracji, lecz taki, który jest jej właścicielem i kroczy w niej pewnie. Rozmawialiśmy, gdy podążał przez główne piętro studia projektowego, dokonując inspekcji prototypowych części aut. Przy każdej stacji pracownicy śpieszyli do niego, zasypując informacjami. Z uwagą słuchał, przetwarzał je, a gdy był zadowolony z tego, co usłyszał, potakiwał. Ludzie odchodzili, a Mask udawał się do kolejnego punktu odbioru danych. W pewnej chwili szef zespołu projektowego Tesli, Franz von Holzhausen, poprosił Maska o akceptację nowych opon i felk dla modelu X. Rozmawiali, a potem przeszli na zaplecze, gdzie kierownictwo firmy zajmującej się sprzedażą wysokiej klasy oprogramowania graficznego przygotowało dla Maska prezentację. Chcieli pochwalić się nową technologią renderowania 3D. Która miała pozwolić Tesli doszlifować wykończenie wirtualnego modelu S i zobaczyć w szczegółach, jak cienie czy światła uliczne grałyby na karoserii. Inżynierowie Tesli naprawdę chcieli tych systemów, a do tego potrzebowali podpisu maska. Wychodzili z siebie, aby przekonać go do pomysłu, podczas gdy hałas wierteł i ogromnych wentylatorów przemysłowych zagłuszał ich rozmowę. Mask w skórzanych butach. W designerskich dżinsach i czarnym t-shircie, które stanowią jego typowy ubiór do pracy, musiał włożyć okulary trójwymiarowe na potrzeby prezentacji i zdawał się niewzruszony. Powiedział, że się zastanowi, a następnie odszedł w stronę źródła największego hałasu warsztatu zlokalizowanego głęboko na terenie studia, gdzie inżynierowie budowali rusztowanie dla ponad dziewięciometrowych dekoracyjnych wież, które miały stanąć przed stacjami do ładowania. To wygląda, jakby miało przetrwać huragan piątej kategorii, stwierdził. Niech będzie trochę cieńsze. Na końcu, wraz z maskiem, wskoczyliśmy do jego auta, czarnego modelu S i wróciliśmy do głównego budynku SpaceX. Sądzę, że prawdopodobnie zbyt wiele tęgich umysłów zajmuje się siedzeniem w sieci, finansami czy prawem, mówił po drodze. To jeden z powodów, dla których widzimy tak niewiele innowacji. Maskland był objawieniem. Przyjechałem do Doliny Krzemowej w 2000 roku i ostatecznie zamieszkałem w dzielnicy Tenderloin, San Francisco. To jedyna część miasta, której naprawdę powinniście unikać. Bez zbytnich starań można znaleźć tu kogoś, kto ściągnie spodnie i załatwi się między zaparkowanymi autami, albo jakąś zbłąkaną duszę uderzającą głową o przystanek autobusowy. W spelunach, obok miejscowych klubów ze striptizem, transwestyci zaczepiają ciekawskich biznesmenów, a pijaczki zasypiają na kanapach i zaliczają glebę w ramach leniwego niedzielnego rytuału. To naturalistyczna część miasta, gdzie łatwo zarobić kosę i gdzie doskonale obserwowało się agonię snu, ery dotkomów. San Francisco to miasto z długą historią chciwości. Wyrosło na gorączce złota i nawet katastrofalne w skutkach trzęsienie ziemi nie było w stanie na długo zatrzymać jego ekonomicznej rządzy. Niech was nie zwiedzie atmosfera organicznego, prospołecznego i tolerancyjnego życia. Hossy i bessy są duszą tego miejsca. A w 2000 roku San Francisco ponownie zostało przejęte przez ambitnych i skonsumowane przez chciwość. To była wspaniała epoka w której niemal cała populacja pogrążyła się w bajce o szybkim wzbogaceniu, w szaleństwie internetu. Dało się wyczuć impulsy energii promieniującej z tej wspólnej łudy, produkujące ciągły szum, którym wibrowało całe miasto. A ja znajdowałem się w centrum najbardziej zdeprawowanej części San Francisco, patrząc na to, jak wysoko mogą się wznieść i jak nisko mogą upaść ludzie pochłonięci przez przepych Historie biznesowych szaleństw tamtych czasów są dobrze znane. Nie trzeba już było produkować pożądanych produktów, aby założyć doskonale prosperującą firmę. Wystarczyło mieć pomysł na coś związanego z siecią i ogłosić to światu, aby chętni inwestorzy chcieli w drodze eksperymentu przeznaczyć na to pieniądze. Sęk w tym, aby jak najszybciej zarobić jak najwięcej pieniędzy, ponieważ wszyscy rozumieli, przynajmniej podświadomie, że zdrowy rozsądek w końcu musi dojść do głosu. Mieszkańcy Doliny bardzo wzięli sobie do serca maksymę Praca do granic, zabawa bez granic. Od dwudziestu, trzydziestu, czterdziestu i pięćdziesięciolatków oczekiwano, że będą pracować na nocki. Boksy zamieniono w tymczasowe domy, zaniedbywano higienę osobistą. O dziwo, zrobienie czegoś z niczego, Wymagało sporo pracy. Gdy jednak nadchodziła pora rozprężenia, pojawiał się cały wachlarz opcji rozpusty. Najgorętsze firmy i ówczesne spółki mediowe wydawały się walczyć ze sobą o to, kto organizował najlepsze imprezy. Starsi gracze, próbujący dotrzymać im tempa, regularnie wynajmowali powierzchnie w halach koncertowych, a potem zamawiali tancerki, akrobatów, otwarte bary i bare-naked Ladies. Młodzi naukowcy pojawiali się, by zalać podkórek Jacka z kolą i wciągnąć kokę w tojtojach. W tamtych czasach sens miały jedynie chciwość i egoizm. Choć czasy pomyślności zostały dobrze udokumentowane, następująca po nich epoka kryzysowa była zadziwiająco ignorowana. Zabawniej jest wspominać irracjonalny entuzjazm niż bajzel, jaki po nim pozostawiono. Niech więc będzie wiadome, że wybuch fantazji bogacenia się na internecie pozostawił San Francisco i Dolinę Krzemową w głębokiej depresji. Nieskończone imprezy dobiegły końca. Prostytutki przestały tłoczyć się na ulicach Tenderloin o szóstej nad ranem, oferując miłość przed pracą. No choć skarbie, to lepsze niż kawa. Zamiast Bear Naked Ladies, na targach branżowych można było czasem posłuchać zespołu grającego kawałki Nila Daimonda, dostać darmowy t-shirt i przełknąć swoją porcję wstydu. Branża technologiczna nie miała pojęcia, co ze sobą począć. Tępi inwestorzy, dostarczający kapitału wysokiego ryzyka, którzy zostali przejęci w czasach bańki, nie chcieli wyjść na jeszcze bardziej tępych, więc przestali finansować kolejne przedsięwzięcia. Wielkie pomysły przedsiębiorców zostały zastąpione najmniejszymi. Zupełnie jakby Dolina Krzemowa weszła w fazę masowego odwyku. Brzmi melodramatycznie, ale taka jest prawda. Populacja licząca miliony bystrych ludzi zaczęła wierzyć, że ma przed sobą misję wynalezienia przyszłości i nagle bum. Bezpieczna gra raptownie stała się czymś modnym. Dowody tego niepokoju są widoczne w firmach i pomysłach z tego okresu. Google pojawiło się, i zaczęło właściwie rozwijać około 2002 roku, ale wciąż było na uboczu. Między jego premierą, a wprowadzeniem iPhone'a na rynek przez Apple w 2007 roku, rozciąga się jałowa pustynia nudnych firm. Gorące nowości, które dopiero raczkowały, Facebook i Twitter, z pewnością nie przypominały swoich poprzedników. Hewleta Packarda, Intela, Sun Microsystems produkujących fizyczne towary i zatrudniających dziesiątki tysięcy ludzi. Z biegiem lat cel zmienił się z ponoszenia ogromnego ryzyka podczas tworzenia nowych branż i wielkich pomysłów w pogoń za łatwym zyskiem, dzięki rozrywce dostarczanej klientowi i wypuszczaniu prostych aplikacji czy reklam. Najzdolniejsze umysły mojego pokolenia trudzą się nad tym, jak przekonać ludzi do klikania w reklamy powiedział mi Jeff Hammerbacker, jeden z pierwszych inżynierów pracujących w zespole Facebooka. Kiepsko. Dolina Krzemowa zaczynała mało pochlebnie przypominać pod tym względem Hollywood. W międzyczasie klienci, których obsługiwała, zajęli się sobą, pogrążając się w obsesji wirtualnego życia. Jedną z pierwszych osób, które zasugerowały, że ten zastój w innowacjach może być sygnałem znacznie większego problemu, był Jonathan Hibner, fizyk z Naval Air Warfare Center Pentagonu w China Lake w stanie Kalifornia. Hibner jest handlarzem bronią w wersji z serialu Leave it to Beaver. Szczupły, łysiejący, w średnim wieku, lubi nosić odpinane bojówki khaki, brązową prążkowaną koszulę i prezentową kurtkę kaki. Projektuje systemy uzbrojenia od 1985 roku. Mając wgląd w najnowszą i najlepszą technologię w zakresie materiałów, energii i oprogramowania. Po wybuchu szaleństwa dot.comów zirytował się nudną naturą domniemanych innowacji, jakie spłynęły na jego biurko. W 2005 roku Hibner napisał artykuł pod tytułem Możliwy trend spadkowy w zakresie światowych innowacji który albo bezpośrednio wskazywał na wydarzenia w Dolinie Krzemowej. Albo przynajmniej był ich ponurą zapowiedzią. Hibner opisał stan innowacji poprzez metaforę drzewa. Człowiek wdrapał się już, jego zdaniem, powyżej pnia i dosięgnął większych konarów, wydobywając na światło dzienne przeważającą część naprawdę znaczących pomysłów zmieniających zasady gry koło, elektryczność, samolot, telefon, tranzystor. Obecnie wisieliśmy niedaleko czubka drzewa, w większości dopracowując poprzednie wynalazki. Wspierając swoją tezę, Hibner wykazał, że częstotliwość pojawiania się wynalazków zmieniających życie zaczynała spadać. Posłużył się danymi, by dowieść, że liczba patentów wystawianych na osobę zmniejszyła się z biegiem lat. Uważam, że prawdopodobieństwo odkrycia kolejnego wynalazku z listy TOP 100. Coraz bardziej maleje. Powiedział mi w wywiadzie: Innowacja jest ograniczonym zasobem. Hibner przepowiedział, że ludzie będą potrzebować około pięciu lat, by dogonić ten pomysł, a jego prognoza sprawdziła się niemal idealnie. Około roku 2010 Peter Thiel, współzałożyciel Paypala i jeden z pierwszych inwestorów Facebooka, zaczął głosić pogląd, że branża technologiczna zawiodła. Chcieliśmy latających aut, a w zamian dostaliśmy 140 znaków. To zdanie stało się sloganem jego funduszu Venture Capital Founders Fund. W artykule zatytułowanym Co się stało z przyszłością? Till i jego współpracownicy pisali, jak Twitter i jego 140-znakowe wiadomości oraz podobne wynalazki zawiodły odbiorców. Argumentował, że science fiction, która dawniej celebrowała przyszłość, zmieniła się w dystopię, ponieważ ludzie nie patrzyli już z optymizmem na technologiczne możliwości zmiany świata. Mogłem opowiedzieć się w większości za tego typu myśleniem, aż do czasu swojej pierwszej wizyty w Masklandzie. Choć Mask nie krył swoich planów, niewiele osób spoza jego kręgu zawodowego mogło obejrzeć fabryki, centra RD, warsztaty. Ani stać się świadkami zasięgu jego działalności z pierwszej ręki. Był facetem, który odmienił etykę pracy Doliny Krzemowej. Pokazał, jak działać szybko i prowadzić swoje firmy bez zbędnej biurokracji, ulepszać duże, fantastyczne maszyny i gonić za marzeniami, dając szansę na prawdziwy przełom, jakiego nam brakowało. Zgodnie z logiką, Mask powinien zostać częścią owej zapaści. Wskoczył w sam środek szaleństwa dotkomów w 1995 roku, zakładając tuż po ukończeniu studiów firmę o nazwie ZIP2, raczkującą mieszankę Google Maps i Yelpa. Owo pierwsze przedsięwzięcie zakończyło się wielkim i szybkim sukcesem. Kompak wykupił firmę w 1999 roku za 307 milionów dolarów. Musk zarobił na tym 22 miliony. Niemal w całości zainwestowane w kolejne przedsięwzięcie, startup, który wkrótce miał zostać PayPalem. Jako jego największy udziałowiec, Musk został bardzo dobrze sytuowanym człowiekiem, gdy w 2002 roku eBay wykupił firmę za półtora miliarda dolarów. Zamiast zostać w Dolinie Krzemowej i wpaść do tego samego dołka, co jego koledzy, Musk przeniósł się do Los Angeles. Popularny pogląd głosił wówczas, by wziąć głęboki oddech i poczekać, aż kolejna fala hossy nadejdzie we właściwym czasie. Musk odrzucił takie podejście, wydając 100 milionów dolarów na SpaceX, 70 milionów na Tesla i kolejne 10 na SolarCity. Nie mając szybkiego przepisu na finansowy sukces, Musk wybrał najszybszą drogę do zniszczenia swojej fortuny stał się jednoosobowym sklepem z kapitałem najwyższego ryzyka, który podwoił produkcję najbardziej złożonych dóbr fizycznych w dwóch najdroższych miejscach na świecie Los Angeles i Dolinie Krzemowej. W miarę możliwości jego firmy wytwarzały towar od zera i starały się redefiniować, co branża kosmiczna, motoryzacyjna i solarna uważały za pewnik. Dzięki SpaceX Musk stał się konkurencją dla gigantów amerykańskiej branży wojskowej i przemysłu, w tym dla Lockheed Martin i Boeinga. Rywalizuje także na arenie międzynarodowej, głównie z Rosją i Chinami. SpaceX wyrobiła sobie markę w branży jako tani dostawca, ale to samo w sobie nie wystarczy do zwycięstwa. Przemysł kosmiczny wymaga uwikłania w sieć polityki, Kumoterstwa i protekcjonizmu, które podminowują podstawy kapitalizmu. Steve Jobs również się z nimi zmagał, gdy starł się z branżą muzyczną, próbując wprowadzić na rynek odtwarzacze iPod i iTunes. Kapryśni luddyści z branży muzycznej to pikuś w porównaniu z wrogami Maska, którzy na co dzień budują broń i decydują o powstawaniu nowych państw. SpaceX testowała rakiety wielokrotnego użytku które mogłyby wynosić ładunki w kosmos i lądować precyzyjnie na swoich wyrzutniach na Ziemi. Jeśli firma potrafiłaby ulepszyć taką technologię, zadałaby miażdżący cios konkurencji i niemal na pewno wypchnęłaby z branży kilku starych wyjadaczy, ustanawiając Stany Zjednoczone liderem branży lotów kosmicznych, załogowych i bezzałogowych. To zdaniem maska narobiło mu mnóstwo zaciekłych wrogów. Lista ludzi, którym wcale by nie przeszkadzało, gdybym nagle zniknął, ciągle rośnie, powiedział. Moja rodzina boi się, że Rosjanie mnie zamordują. Dzięki Tesla Motors Musk chciał zmienić sposób, w jaki produkuje się i sprzedaje samochody, równocześnie tworząc światową sieć dystrybucji paliwa. Zamiast hybryd, które w jego pojęciu stanowią kompromis częściowo do zaakceptowania, Walczy o produkcję w pełni elektrycznych aut, których ludzie pragną i które przesuwają granice technologiczne o krok dalej. Tesla nie sprzedaje ich w salonach, lecz w sieci i wzorowanych na Apple sklepach zlokalizowanych w ekskluzywnych centrach handlowych. Nie przewiduje także ogromnych zysków z serwisowania, ponieważ samochód elektryczny nie wymaga wymiany oleju ani innych procedur konserwacyjnych koniecznych w przypadku aut tradycyjnych. Model sprzedaży bezpośredniej, przyjęty przez Tesle, był potężną obrazą dla dilerów, nawykłych do targowania się z klientami i zarabiania na wygórowanych opłatach eksploatacyjnych. Stacje szybkiego ładowania działają obecnie wzdłuż wielu głównych autostrad w Stanach, Europie i Azji, umożliwiając doładowanie energii do przejechania setek kilometrów niemal co 20 minut. Są zasilane panelami słonecznymi, i bezpłatne dla właścicieli aut Tesli. Podczas gdy większość infrastruktury kraju popada w ruinę, Musk postanawia zbudować futurystyczny system transportowy, który pozwoli stanom pokonać resztę świata. Jego wizja wcielona w życie wydaje się czerpać ze spuścizny Henry'ego Forda i Johna D. Rockefellera. Dzięki Solar City. Musk zbudował największą firmę zajmującą się instalacją i finansowaniem paneli słonecznych dla klientów indywidualnych i biznesu. Pomógł stworzyć pomysł na firmę, a obecnie pełni w niej funkcję prezesa, podczas gdy jego kuzyni Ollindon i Peter Rife zajmują się jej prowadzeniem. Firmie udało się obniżyć ceny, dzięki czemu stała się sama w sobie jedną dużą usługą. W czasach, gdy wiele firm stawiających na utrzymanie czystości w procesie technologicznym bankrutowało, Musk stworzył dwie, które osiągnęły największy światowy sukces. Potężne imperium Musk Co. o wartości netto około 10 miliardów dolarów, zatrudniające tysiące pracowników i odpowiednie osoby na stanowiskach kierowniczych, zmieniło Muska w jednego z najbogatszych ludzi na świecie. Wizyta w Masklandzie rzuciła nieco światła na to, jak Maskowi udało się to wszystko osiągnąć. Podczas gdy gadka o umieszczeniu człowieka na Marsie może wydać się niektórym zwariowana, to zyskała unikalny slogan reklamowy dla jego biznesu. To rozległy cel, pozwalający określić zasadę, wokół której skupiają się wszystkie jego czyny. Wiedzą o tym pracownicy wszystkich trzech firm, jak również o tym, że każdego dnia dążą do niemożliwego. Gdy on wyznacza nierealne cele, wymyśla swoim pracownikom i zmusza ich do pracy ponad siły, wiadomo, że ma to na pewnym poziomie służyć powodzeniu misji dotarcia na Marsa. Niektórzy go za to kochają, inni zaś nienawidzą, ale pozostają mu dziwnie lojalni, z szacunku do jego pasji i poczucia misji. Maskowi udało się rozwinąć to, czego tak wielu przedsiębiorcom z Doliny Krzemowej brakuje, mianowicie konkretny światopogląd. Jest opętanym geniuszem, podążającym najwspanialszą ścieżką, jaką ktokolwiek by sobie wymarzył. Jest w mniejszym stopniu dyrektorem goniącym za bogactwem, niż generałem dowodzącym wojskami, pragnącym zapewnić zwycięstwo. Podczas gdy Mark Zuckerberg chce wam pomóc udostępnić zdjęcia bobasów Mask pragnie cóż ocalić ludzkość przed dobrowolnym lub przypadkowym unicestwieniem Życie jakie stworzył Mask by zarządzać wszystkimi tymi przedsięwzięciami jest niedorzeczne Typowy tydzień rozpoczyna w swojej rezydencji w Bel Air W poniedziałek cały dzień pracuje w SpaceX Wtorek rozpoczyna w SpaceX, potem wskakuje w swój odrzutowiec i leci do Doliny Krzemowej. Kilka dni spędza w Tesli, która ma swoje biura w Palo Alto i fabryki w Fremont. Musk nie ma domu w Kalifornii Północnej, więc nocuje w luksusowym hotelu Rosewood albo u przyjaciół. Aby załatwić taki przyjacielski nocleg, asystentka Muska wysyła e-mail z pytaniem: Pokój dla jednej osoby. A po otrzymaniu potwierdzenia, gość pojawia się późnym wieczorem. Zazwyczaj zostaje podjęty w pokoju gościnnym, ale zdarzało mu się nocować także na kanapie po chwilach relaksu z grami wideo. W czwartek Musk wraca do Los Angeles i SpaceX. Wspólnie z byłą żoną Justin opiekuje się pięcioma chłopcami: bliźniakami i trojaczkami którzy przebywają u niego cztery dni w tygodniu. Co roku przelicza liczbę godzin, które spędza w samolotach każdego tygodnia, aby zrozumieć, jak bardzo sprawy wymykają mu się spod kontroli. Spytany o to, jak znosi taki nieludzki grafik, odpowiedział Miałem trudne dzieciństwo, być może to mi pomogło. W trakcie jednej z wizyt w Masklandzie musiał wcisnąć wywiad dla mnie tuż przed wyprawą na kemping do Parku Narodowego Jeziora Kraterowego w Oregonie. Była prawie ósma wieczorem w piątek, więc Mask wkrótce miał zapakować swoich synów oraz ich opiekunki do swojego prywatnego odrzutowca, a później spotkać się z kierowcami mającymi zawieźć go na miejsce kempingu. Tam przyjaciele mieli pomóc Maskom się rozpakować i zakończyć podróż w środku nocy. Na weekend zaplanowano trochę plenerowej wędrówki. W niedzielę po południu Musk odstawiłby chłopców samolotem do Los Angeles. Tego samego wieczoru miał polecieć do Nowego Jorku, przespać się, a z samego rana pojawić się w porannych programach śniadaniowych. Potem w planie były spotkania, e-maile, znowu pora na sen, powrót do Los Angeles we wtorek rano i praca w SpaceX. Lot do San Jose we wtorkowe popołudnie do fabryki Tesla Motors. Lot do Waszyngtonu tego samego wieczoru na spotkanie z prezydentem Obamą. W środę wieczorem powrót do Los Angeles. Kilka dni pracy w SpaceX i weekendowa konferencja prowadzona przez prezesa Google Erika Schmidta w Yellowstone. W tym czasie Musk rozstał się właśnie ze swoją drugą żoną, aktorką Talulą Riley i próbował przekalkulować, czy gdzieś w to wszystko uda mu się jeszcze wcisnąć jakieś życie osobiste. Myślę, że czas przeznaczony na firmy i dzieciaki jest w porządku powiedział. Jednak wolałbym przeznaczyć go więcej na randki. Muszę znaleźć dziewczynę, dlatego potrzebuję wygospodarować nieco więcej czasu. Jakieś dodatkowe pięć albo dziesięć. Ile czasu potrzebuje kobieta tygodniowo? Może dziesięć godzin? To byłoby minimum? No nie wiem. Mask znajduje niewiele czasu na relaks, ale gdy już go znajduje, wówczas imprezuje z rozmachem równym wszystkim swoim pozostałym czynnościom. Na swoje trzydzieste urodziny wynają angielski zamek dla około dwudziestu osób. Od drugiej w nocy do szóstej nad ranem trwała tam zabawa zbliżona do chowanego, nazywana sardynki, w której jedna osoba ucieka i chowa się, a pozostałe szukają. Kolejna impreza miała miejsce w Paryżu. Mask wraz z braćmi i kuzynami wstali o północy i postanowili jeździć po mieście na rowerach do szóstej rano. Spali cały dzień, a wieczorem wsiedli do Orient Expressu, gdzie ponownie nie spali całą noc. Awangardowa grupa artystów o nazwie Lucent Dossier Experience wróżyła w pociągu z dłoni i wykonywała akrobatyczne popisy. Gdy następnego dnia pociąg dotarł do Wenecji, rodzina maska jadła obiad, a potem odpoczywała na hotelowym patio, podziwiając kanal Grande do dziewiątej rano. Mask uwielbia także bale kostiumowe. Na jednym pojawił się w przebraniu rycerza i stoczył pojedynek z karłem w kostiumie Dartha Vadera, zamiast miecza walcząc parasolką. Na jedną ze swoich ostatnich imprez urodzinowych Musk zaprosił pięćdziesiąt osób do zamku, albo przynajmniej najlepszej amerykańskiej imitacji zamku, w mieście Tarrytown w stanie Nowy Jork. Motywem przewodnim imprezy był japoński steampunk, który brzmi oczywiście jak mokry sen każdego fana science fiction. Mieszanka gorsetów, skóry i kultu maszyny. Mask przebrał się za samuraja. Obchody objęły emisję spektaklu zatytułowanego De Mikado, wiktoriańskiej opery komediowej autorstwa Gilberta i Saliwana z akcją osadzoną w Japonii w niewielkim teatrze w centrum miasta. Nie jestem pewna, czy Amerykanie ją zrozumieli. Powiedziała Riley, którą Mask poślubił ponownie po tym, jak jego plan o dziesięciu godzinach w tygodniu zawiódł. Wszystkim jednak podobało się to, co nastąpiło później. Z powrotem na zamku Mask założył opaskę na oczy, został popchnięty na ścianę, w obydwu rękach trzymał balony i kolejny między nogami. Miotacz nożami wziął się do roboty. Widziałem go wcześniej, ale martwiłem się, że może mieć gorszy dzień, stwierdził Mask. Mimo to miałem nadzieję, że dostanę w jedno jądro, a nie w obydwa. Obserwujący byli zdumieni i obawiali się o jego bezpieczeństwo. To było dziwaczne. Uznał Bill Lee, inwestor technologiczny i jeden z bliskich przyjaciół Maska. Elon wierzył jednak w naukowe wytłumaczenie wszystkiego. Jeden z najlepszych na świecie zapaśników Sumo pojawił się na imprezie wraz ze swoimi rodakami. Utworzono krąg a Musk stanął naprzeciwko czempiona. Ważył niemal 160 kilogramów i nie była to kupa tłuszczu, powiedział Musk. Dostałem kopa adrenalinowego i udało mi się dźwignąć faceta z ziemi. Pozwolił mi wygrać pierwszą rundę, a potem mi natłukł. Myślę, że nadal mam schrzanione plecy. Riley zmieniła planowanie trzech typów imprez dla męża w prawdziwe dzieło sztuki. Poznała maska w 2008 roku, gdy jego firmy chyliły się ku upadkowi. Patrzyła, jak traci całą swoją fortunę i zostaje ośmieszony przez prasę. Wie, że piętno tych lat odcisnęło się na nim i związało z innymi przykrymi wydarzeniami z jego życia tragiczną utratą nowonarodzonego synka i brutalnym dzieciństwem w RPA tworząc umęczoną duszę posunęła się daleko, by ucieczki męża od pracy i przeszłości dały mu poczucie odświeżenia, jeśli nie ozdrowienia. Próbuje myśleć o zabawnych rzeczach, jakich jeszcze nie robił, a które pomogłyby mu się odprężyć, mówi Riley. Próbujemy teraz nadrobić jego stracone lata dzieciństwa. I choć wysiłki Riley z pewnością były szczere, nie były do końca udane. Niedługo po imprezie Sumo odnalazłem maska z powrotem w siedzibie Tesli w Palo Alto. Była sobota, a parking był pełen aut. W biurach pracowały setki młodych mężczyzn. Niektórzy projektowali na komputerach komponenty do aut, inni przeprowadzali na biurkach eksperymenty na urządzeniach elektronicznych. Co kilka minut wybuchał donośny śmiech maska i niósł się po całym pomieszczeniu. Gdy wszedł do sali konferencyjnej, gdzie na niego czekałem, zrozumiałem, jak wyjątkowym wydarzeniem dla wielu osób było przyjście do pracy w sobotę. On tymczasem patrzył na całą sytuację kompletnie inaczej, narzekając, że coraz mniej ludzi pracuje w weekendy. Jesteśmy pizdami, odpowiedział. Właśnie miałem rozesłać e-mail do wszystkich. Zrobiły się z nas zwykłe pizdy. Lojalnie ostrzegam, w tej książce będzie dużo przeklinania. Mask uwielbia brzydkie słowa, podobnie jak większość osób z jego najbliższego otoczenia. Tego typu deklaracja jest zgodna z naszym wyobrażeniem innych wizjonerów. Nie trudno wyobrazić sobie Howarda Hughesa lub Steve'a Jobsa udzielających swoim pracownikom tak ostrej reprymendy. Tworzenie, zwłaszcza rzeczy wielkich, to brudny biznes. W ciągu dwóch dekad spędzonych na budowaniu firm, Musk pozostawił za sobą mnóstwo ludzi, którzy albo go pokochali, albo nim gardzą. W trakcie mojej pracy wszyscy ustawili się w kolejce, by przekazać mi swoją wersję oraz paskudne szczegóły tego, jak działa on sam i jak działają jego firmy. Moje obiady z Maskiem i okazyjne wycieczki do Masklandu ujawniły kilka osobnych zestawów możliwych prawd na jego temat. Pragnie stworzyć coś, co ma znacznie większy potencjał niż cokolwiek, co wyszło z rąk Hewsa lub Jobsa. Wybrał branżę kosmiczną i motoryzacyjną, na których jego kraj postawił najwyraźniej krzyżyk, i zmienił je w coś nowego i fantastycznego. W centrum tych przemian legły umiejętności maska jako programisty oraz zdolność ich zastosowania wobec maszyn połączył atomy i bity w sposób, jaki niewielu wydawał się możliwy, a efekt okazał się spektakularny. Prawdą jest, że Musk wciąż ma do pokonania barierę w postaci liczby zamówień iPhone'a albo miliarda kont Facebooka. Na ten moment wciąż robi zabawki dla bogaczy, a jego rodzące się imperium może zrujnować eksplodująca rakieta albo masowe wezwania na akcję serwisową Tesli, zwiastujące upadek. Z drugiej strony firmy osiągnęły już znacznie więcej niż wydawałoby się to możliwe najgłośniejszym krytykom, a obietnica przyszłości pozwoliła myśleć optymistycznie w chwilach zwątpienia nawet najbardziej zatwardziałym typom. Dla mnie Ilon stanowi doskonały przykład zmian, w jakie wkroczyła Dolina Krzemowa oraz spojrzenia szerszego niż jedynie na giełdowe zyski i pogoń za kolejnymi opłacalnymi produktami powiedział uznany inżynier programista i wynalazca Edward Young. To są ważne rzeczy, ale na nich świat się nie kończy. Musimy patrzeć na inne modele, ilustrujące działanie w dłuższej perspektywie i zakładające wykorzystanie technologii. Integracja technologiczna wspomniana przez Younga, owo harmonijne połączenie oprogramowania elektroniki, zaawansowanych materiałów i przeliczonej mocy w koniach mechanicznych okazuje się być darem Maska. Wystarczy spojrzeć na to lekko z boku, a wygląda na to, że mógłby użyć swoich umiejętności, by utorować drogę epoce zdumiewających maszyn i snów science fiction. W tym sensie, Musk bardziej przypomina Thomasa Edisona niż Howarda Hughesa. Wynalazca, celebryta, przedsiębiorca i przemysłowiec zdolny do przekuwania wielkich pomysłów w wielkie rzeczy. Zatrudnia tysiące osób, które kują metale w amerykańskich fabrykach w czasach, gdy inni uznali to za niemożliwe. Urodzony w RPA, dziś wydaje się najbardziej innowacyjnym przemysłowcem w swoim kraju, jednocześnie cechując się niecodziennym myśleniem, dzięki czemu to właśnie on ma szansę wyprowadzić Dolinę Krzemową na bardziej ambitną ścieżkę. Dzięki maskowi Amerykanie mogą obudzić się za dziesięć lat z najbardziej nowoczesną autostradą świata, systemem tranzytowym, sterowanym przez tysiące stacji ładowania zasilanych energią słoneczną, pełnym elektrycznych aut. Do tego czasu SpaceX może codziennie wysyłać rakiety nośne i pojazdy załogowe do dziesiątek miejsc, czyniąc przygotowania do dłuższych wypraw na Marsa. Postępy te wydają się tyleż niepojęte, co nieuniknione. O ile Maskowi uda się zyskać dość czasu, by wcielić je w życie. Jak twierdzi jego była żona Justine. On robi co chce i jest w tym nieustępliwy. To jego świat, a my wszyscy po prostu w nim żyjemy. Afryka Opinia publiczna po raz pierwszy poznała Ilona Riva Maska w 1984 roku. W magazynie ekonomicznym Republiki Południowej Afryki zatytułowanym PC and Office Technology pojawił się kod źródłowy do gry wideo jego autorstwa. Nosiła nazwę Blaster i była grą inspirowaną science fiction z fabułą osadzoną w kosmosie, która wymagała do uruchomienia 167 linijek instrukcji. To było w czasach, gdy pierwsi użytkownicy komputerów potrzebowali komend, by zmusić swoje komputery do czegokolwiek. W tym kontekście gra maska nie świeciła niczym diament na firmamencie nauk komputerowych, ale z pewnością przewyższała dokonania większości dwunastolatków. Publikacja w magazynie przyniosła mu 500 dolarów, i pozwoliła dowiedzieć się o nim kilku ciekawych rzeczy. Kod do Blastara, opisany na 69. stronie magazynu, pokazuje, że młody człowiek chciał być znany pod fantastycznie brzmiącym nazwiskiem E. R. Musk oraz że w głowie już krążyły mu wizje wielkich podbojów. Krótkie podsumowanie podaje. W tej grze musisz zniszczyć obcy kosmiczny frachtowiec przewożący zabójcze bomby wodorowe. I maszyny związkami statusu. Ta gra dobrze wykorzystuje elementy graficzne i animacje, w tym sensie czyniąc pozycję wartą dalszej lektury. W chwili powstawania tego tekstu nawet internet nie wie, czym są maszyny związkami statusu. Chłopiec fantazjujący o kosmosie oraz bitwach między dobrem i złem to nic nowego, ale taki, który poważnie traktuje swoje marzenia, jest już kimś wyjątkowym. Tak było w przypadku młodego Ilona Maska. Jako nastolatek, zmieszał swoje fantazje z rzeczywistością do tego stopnia, że trudno było je oddzielić w jego umyśle. Postrzegał los człowieka we wszechświecie jako osobiste zobowiązanie. A jeśli to oznaczało walkę o czystszą technologię energetyczną lub budowę statków kosmicznych zdolnych zwiększyć zasięg naszego gatunku, niech tak będzie. On znalazłby sposób, by to urzeczywistnić. Być może w dzieciństwie przeczytałem zbyt wiele komiksów, powiedział. W nich wszyscy zawsze próbują ratować świat. Wydawało się, że trzeba spróbować uczynić go lepszym miejscem do życia, bo działanie na odwrót nie ma sensu. Jako czternastolatek, Mask popadł w kryzys egzystencjalny. Próbował sobie z nim radzić, jak większość innych utalentowanych młodych ludzi, szukając odpowiedzi w tekstach religijnych i filozoficznych. Zapoznawszy się z szeregiem alternatyw, wrócił w dużej mierze do punktu wyjścia, przyjmując nauki science fiction, odnalezione w jednej z najbardziej wpływowych książek swojego życia, autostopem przez galaktykę Deglasa Adamsa. Autor wskazuje, że jedną z najtrudniejszych rzeczy, jest postawienie właściwych pytań, powiedział Mask. Gdy jednak je postawisz, odpowiedź jest relatywnie prosta. Doszedłem do wniosku, że tak naprawdę powinniśmy aspirować do poszerzania zakresu i skali ludzkiej świadomości, aby lepiej zrozumieć, jakie pytania należy zadawać. Nastoletni Mask dotarł wówczas do swojej ultralogicznej deklaracji celu. Jedyną sensowną rzeczą jest dążenie do większego zbiorowego oświecenia, stwierdził. Nietrudno dostrzec niektóre fundamenty poszukiwania celu maska. Urodzony w 1971 roku dorastał w Pretorii, dużym mieście w północno-wschodniej części RPA, ledwie godzinę jazdy od Johannesburga. Widmo apartheidu unosiło się nad jego dzieciństwem, gdy krajem nieustannie wstrząsały napięcia i przemoc. Czarni i Biali walczyli ze sobą, podobnie jak pozostające w konflikcie miejscowe plemiona. Mask skończył cztery lata, ledwie kilka dni po masakrze w Soweto, gdzie setki czarnych uczniów zginęły w trakcie antyrządowych protestów. Przez lata RPA zmagała się z sankcjami ze strony innych krajów ze względu na rasistowską politykę. Mask cieszył się luksusem podróży zagranicznych w dzieciństwie i zapewne zetknął się z opinią, jaką jego kraj posiadał w innych miejscach na świecie. Jeszcze większy wpływ na osobowość maska wywarła jednak kultura białych Afrykanerów, bardzo powszechna w pretorii i okolicach. Celebrowano zmaskulinizowane zachowanie, szanowano twardych osiłków. On cieszył się wprawdzie pewnymi przywilejami, ale żył jak wyrzutek, którego powściągliwy charakter i gikowskie uwagi pozostawały w kontraście do obowiązujących wówczas norm. Nieustannie utwierdzał się w przekonaniu, że coś jest nie tak z całym światem wokół niego i niemal od pierwszych lat życia planował ucieczkę z rodzinnego miasta, marząc o życiu tam, gdzie mógłby pozwolić swojej osobowości i fantazjom rozkwitać. Postrzegał Stany w najbardziej oklepany z możliwych sposobów. Jako krainę możliwości, scenę, na której mógłby realizować swoje marzenia. I właśnie w ten sposób ów samotny, niezdarny chłopiec z RPA, który z rozbrajającą szczerością mówił o dążeniu do zbiorowego oświecenia, został najbardziej nieustraszonym amerykańskim przemysłowcem. Gdy Mask w końcu dotarł do Stanów, mając dwadzieścia kilka lat, był to dla niego powrót do korzeni. Drzewo rodzinne sugeruje, że jego przodkowie po kądzieli, noszący szwedzko-niemieckie nazwisko Haldeman, wyruszyli do Nowego Jorku w trakcie amerykańskiej wojny o niepodległość. Stamtąd rozprzestrzenili się na środkowoamerykańskie równiny, głównie na tereny stanów Illinois i Minnesoty. Nasza rodzina walczyła po obydwu stronach wojny secesyjnej. Byliśmy farmerami powiedział Scott Haldeman, wuj maska i nieoficjalny rodzinny historyk. Przez całe dzieciństwo koledzy dokuczali Maskowi z powodu jego nietypowego nazwiska. Imię otrzymał po pradziadku, Johnie Ilonie Haldemanie, urodzonym w roku 1872 w Illinois, który następnie przeniósł się do Minnesoty. Tam John poznał swoją żonę, Almedę Jane Norman, pięć lat młodszą od siebie. Do roku 1902 małżeństwo mieszkało w chacie z Bali w mieście Pikłot, gdzie przyszedł na świat dziadek maska, Joshua Norman Haldeman. Stał się człowiekiem ekscentrycznym i wyjątkowym wzorem dla swojego wnuka. Joshua Norman Haldeman był młodzieńcem wysportowanym i niezależnym. W roku 1907 jego rodzina przeniosła się na stepy Saskatchewan a ojciec wkrótce zmarł, pozostawiając kierowanie gospodarką zaledwie siedmioletniemu synowi. Joshua ujeżdżał dzikie konie, boksował się i uprawiał zapasy. Układał również konie dla miejscowych farmerów, często odnosząc przy tym kontuzję, a także zorganizował pierwsze rodeo na terenie Kanady. Rodzinne zdjęcia ukazują go w ozdobnych czapsach, demonstrującego swoje umiejętności kręcenia lassem. Jako nastolatek opuścił dom, aby zdobyć dyplom kręgarski w Palmer School of Chiropractic w Iowa, a następnie wrócił, żeby uprawiać ziemię. Podczas wielkiego kryzysu z lat trzydziestych XX wieku Haldemana dotknęły problemy finansowe nie był w stanie spłacać pożyczek zaciągniętych na sprzęt i bank przejął mu ponad dwa tysiące hektarów ziemi. Od tego czasu tata nie wierzył ani w banki, ani w kurczowe trzymanie się pieniędzy, powiedział Scott Haldeman, który zrobił dyplom kręgarski w tej samej szkole chiropraktyki co ojciec i został jednym z najlepszych specjalistów od bólu kręgosłupa na świecie. Po utracie farmy w 1934 roku Haldeman prowadził nieco koczownicze życie, jakie jego wnuk naśladował w Kanadzie kilkadziesiąt lat później. Licząc ponad 190 centymetrów wzrostu, imał się dziwnych zajęć na budowie oraz występował na rodeo, zanim ustatkował się jako kręgarz. Przed rokiem 1948 Haldeman poślubił kanadyjską instruktorkę tańca Winifred Josephine Fletcher, zwaną Win, i dorobił się świetnie prosperującej praktyki zawodowej. W tym roku rodzina, która obejmowała już syna i córkę, Powitała na świecie bliźniaczki Kay i May, matkę maska. Dzieci mieszkały w trzypiętrowym, dwudziestopokojowym domu, w którym mieściło się studio taneczne, gdzie Wyn prowadziła zajęcia. Nieustannie pragnąc czegoś nowego, Haldeman zainteresował się pilotażem i kupił własny samolot. Rodzina zyskała pewien rozgłos, gdy ludzie usłyszeli o tym, jak pakował wraz z żoną dzieci na tył jednosilnikowego samolotu w podróż po Ameryce Północnej. Haldeman często przylatywał na spotkania polityczne i kręgarskie, a po latach napisał wraz z żoną książkę pod tytułem The Flying Haldemans pity the poor private pilot. Latający Haldemanowie. Cywilny pilot niskich lotów. Wydawało się, że wszystko idzie po jego myśli, gdy w 1950 roku postanowił rozdać cały majątek. Lekarz polityk długo walczył przeciwko ingerencji rządu w życie obywatela, a biurokracja kanadyjska była dla niego zbyt natrętna. Człowiek, który w swoim domu zakazał przeklinania, palenia, Coca-Coli i mąki oczyszczonej, uznał, że moralność Kanady zaczęła się chylić ku upadkowi. Chowała go przy tym ciągła żądza przygody. W ciągu kilku miesięcy rodzina sprzedała dom, studio i gabinet, by przenieść się do nieznanego zupełnie RPA. Scott pamięta, że pomagał ojcu rozmontowywać rodzinny samolot Belanka Cruiser z 1948 roku, który pakowali do skrzyń przed wysyłką do Afryki. Po przybyciu do RPA samolot złożono po czym rodzina zwiedziła kraj w poszukiwaniu miłego miejsca do życia, ostatecznie osiedlając się w Pretorii, gdzie ojciec otworzył nowy gabinet. Rodzinny duch przygody wydawał się nie znać granic. W 1952 roku Joshua i Wynn odbyli lot liczący ponad 35 tysięcy kilometrów z Afryki do Szkocji i Norwegii. Wynn pełniła rolę nawigatora, i choć nie miała licencji pilota, czasem przejmowała stery. Małżonkowie pobili ten rekord dwa lata później, lecąc niemal pięćdziesiąt tysięcy kilometrów do Australii i z powrotem. Gazety rozpisywały się o ich wycieczce, a oni sądzili, że są jedynymi cywilnymi pilotami, którzy pokonali tę trasę samolotem jednosilnikowym. Gdy nie byli w powietrzu, Haldemanowie krążyli po buszu w trakcie wielomiesięcznych ekspedycji w poszukiwaniu utraconego miasta na pustyni Kalahari, gdzieś na południu Afryki. Zdjęcie rodzinne z jednej z owych wypraw pokazuje pięcioro dzieci w środku afrykańskiego buszu. Zebrały się wokół dużego metalowego garnka podgrzewanego nad żarem ogniska. Wyglądają na odprężone, siedząc na składanych krzesełkach ze skrzyżowanymi nogami i czytając książki. Z tyłu widać czerwony samolot Belanka, namiot i auto. Spokój tej sceny maskuje niebezpieczeństwo, jakie czaiło się za każdą z tych wypraw. W trakcie jednego z incydentów auto rodziny uderzyło w pień drzewa, a zderzak przebił chłodnicę. Zagubiony w głuszy, bez środków komunikacji, Joshua pracował trzy dni, aby naprawić samochód, podczas gdy rodzina polowała. Wielokrotnie hieny i lamparty okrążały obóz nocą, a pewnego ranka rodzina po przebudzeniu zastała lwa metr od głównego stołu. Joshua złapał pierwszy przedmiot, jaki wpadł mu w ręce, lampę, zaczął nią machać, każąc lwu odejść. Lew posłuchał. Haldemanowie mieli liberalne podejście do wychowania dzieci, które na przestrzeni kolejnych pokoleń rozciągnęło się także na maska. Nigdy ich nie karali, a Joshua wierzył, że potrafią one instynktownie zachować się właściwie. Gdy rodzice lecieli na jedną ze swoich niezwykłych wypraw, dzieci zostawały w domu. Scott nie przypomina sobie, aby ojciec kiedykolwiek pojawił się w szkole, nawet pomimo faktu, że syn był kapitanem drużyny rugby i prefektem. — Po prostu oczekiwał, że nie będzie takiej potrzeby — powiedział Scott. — Dawał nam odczuć, że mamy nieograniczone możliwości. Po prostu podejmujesz decyzję i wcielasz się w życie. W tym sensie mój ojciec byłby z Ilona bardzo dumny. Haldeman zmarł w 1974 roku w wieku 72 lat. Wykonywał próbne lądowania w swoim samolocie i nie zauważył przewodów przymocowanych do dwóch słupów. Przewody zaplątały się około samolotu i przewróciły go, a Haldeman skręcił kark. Ilon miał ledwie trzy latka. Przez całe dzieciństwo słyszał historie o niezwykłych przygodach swojego dziadka, oglądał nieskończone ilości slajdów z jego podróży i wycieczek do buszu. Babcia opowiadała mi, jak niemal zginęli kilkakrotnie w trakcie swoich wypraw, mówił Mask. Lecieli samolotem właściwie bez żadnych urządzeń, nawet bez radia. Mieli mapy drogowe zamiast lotniczych, a niektóre z nich nie były nawet aktualne. Moją babcię przepełniała żądza przygody, pragnienie robienia szalonych rzeczy. Ilonowi podoba się pomysł, że swoją nadzwyczajną tolerancję ryzyka mógł odziedziczyć po dziadku. Po wielu latach od ostatniej prezentacji rodzinnych zdjęć Ilon chciał odkupić czerwoną belankę, ale nie był w stanie jej odnaleźć. Matka Ilona, May Mask, dorastała ubóstwiając rodziców. W młodości uważano ją za nerda. Lubiła matematykę i przyrodę, dobrze radziła sobie z pracami okresowymi. Gdy skończyła piętnaście lat, zaczęto zauważać również jej inne przymioty. May była przepiękna. Wysoka, z popielatymi włosami, miała wysokie kości policzkowe i niezwykłą urodę. Przyjaciel rodziny prowadził szkołę modelingu, gdzie May wzięła kilka lekcji. W weekendy chodziła po wybiegu, pozowała do magazynów, od czasu do czasu pokazała się na wydarzeniu w domu jakiegoś senatora lub ambasadora, aż została finalistką wyborów Miss RPA. May kontynuowała karierę jeszcze po sześćdziesiątce, pojawiając się na okładkach takich magazynów jak New York czy Elle oraz w teledyskach Beyoncé. May i ojciec Ilona, Errol Musk, dorastali w tej samej dzielnicy. Spotkali się po raz pierwszy, gdy urodzona w 1948 roku May miała mniej więcej 11 lat. Ona była kujonem, a on ulubieńcem wszystkich, ale kochał się w niej od lat. Zakochał się we mnie ze względu na moje nogi i zęby, powiedziała May. Spotykali się z przerwami w trakcie studiów. Zgodnie z jej relacją, Erol przez około siedem lat uparcie starał się o jej rękę i w końcu mu się udało. Bez przerwy się oświadczał, wspominała. Małżeństwo od początku było skomplikowane. May zaszła w ciąże w trakcie miesiąca miodowego i urodziła Ilona 28 czerwca 1971 roku, dziewięć miesięcy i dwa dni od dnia ślubu. I choć nie zdążyli się nacieszyć małżeńskim szczęściem, udało im się rozpocząć przyzwoite życie w pretorii. Errol pracował jako inżynier mechanik i elektryk, obsługując duże projekty, jak biurowce, kompleksy handlowe, dzielnice mieszkaniowe czy bazy lotnictwa wojskowego, podczas gdy May otworzyła gabinet dietetyczny. Niewiele ponad rok później urodził się brat Ilona Kimble. A wkrótce później na świat przyszła ich siostra Toska. Ilon wykazywał wszystkie cechy ciekawskiego, żywego malca. Szybko się uczył, a May, jak każda matka, uznawała syna za genialnego i nadwyraz rozwiniętego. Wydawał się rozumieć rzeczy szybciej niż inne dzieciaki, powiedziała. Kłopotliwe było to, że wydawał się czasem pogrążać w jakimś transie. Ludzie do niego mówili, ale nic nie docierało gdy patrzył w ten konkretny, nieobecny sposób. To zdarzało się na tyle często, że rodzice i lekarze myśleli, iż chłopiec może być głuchy. Czasem on cię po prostu nie słyszał, wspomina May. Lekarze wykonali serię badań i postanowili usunąć ilonowi migdałki. To często poprawia słuch u dzieci. Cóż, nic się nie zmieniło, powiedziała matka stan chłopca był znacznie silniej związany z okablowaniem w jego umyśle niż z kondycją narządu słuchu. On pogrąża się w myślach, a ty po prostu widzisz, że jest w innym świecie, tłumaczy May. Nadal tak robi. Teraz po prostu go zostawiam, bo wiem, że pewnie projektuje nową rakietę czy coś w tym stylu. Inne dzieci nie reagowały zbyt dobrze na tego typu sny na jawie. Można było wykonywać przed maskiem pajacyki albo krzyczeć mu w twarz, a on nawet by tego nie zauważył. Wciąż myślał. A wszyscy wokół uważali, że jego zachowanie jest albo bardzo niegrzeczne, albo bardzo dziwaczne. Uważam, że Ilon był zawsze trochę inny, ale w nerdowski sposób, wyjaśnia May. To nie ułatwiało mu zawierania przyjaźni z rówieśnikami. Dla niego jednak te chwile zamyślenia były cudowne. Mając pięć czy sześć lat, znalazł sposób, by odciąć się od świata zewnętrznego, a całą swoją koncentrację skierować na pojedyncze zadanie. Ta umiejętność wypływała częściowo z bardzo wizualnego trybu funkcjonowania jego umysłu. Mask widzi obrazy z jasnością i szczegółami, które dziś możemy porównać do inżynieryjnego schematu, sporządzonego za pomocą programu komputerowego. Wydaje się, że część mózgu, odpowiedzialna za przetwarzanie obrazów odbieranych przez moje oczy, zostaje przejęta przez wewnętrzne procesy myślowe, tłumaczył Mask. Dziś nie mogę robić tego zbyt często, bo zbyt wiele rzeczy wymaga mojej uwagi, ale w dzieciństwie nieustannie mi się to zdarzało. Komputery dzielą najtrudniejsze zadania między dwa typy chipów. Chipy graficzne odpowiadają za przetwarzanie obrazów z programów telewizyjnych lub gier, a obliczeniowe za ogólne procesy i operacje matematyczne. Z czasem Mask uwierzył, że jego mózg zachowuje się jak chip graficzny, który pozwala mu patrzeć na świat powiela widziane obrazy, a następnie wyobraża sobie, jak widziane obiekty mogłyby zmienić się lub zachować podczas interakcji z innymi. Potrafię przetwarzać współzależności i relacje algorytmiczne dla obrazów i liczb, powiedział. Bardzo jasno widzę wpływ obiektów na przyspieszenie, pęd czy energię kinetyczną. Najbardziej uderzającą cechą osobowości małego Ilona był zwyczaj czytania. Od wczesnego dzieciństwa wydawał się nie rozstawać z książką. Nie było dla niego niczym dziwnym czytanie przez dziesięć godzin dziennie. Wspominał Kimble. Przez weekend potrafił pochłonąć dwie książki. Rodzina często wyprawiała się na zakupy, podczas których Ilon się gubił. May lub Kimble odnajdowali go w najbliższej księgarni. Gdzie siedział gdzieś z tyłu na podłodze, czytając pogrążony w transie. Z biegiem lat Ilon sam szedł do księgarni po lekcjach, o drugiej po południu i siedział tam do czwartej do powrotu rodziców z pracy. Buszował podziale beletrystyki, potem komiksów, na koniec zostawiając literaturę faktu. Czasem wyrzucano mnie ze sklepu, ale rzadko. Wspominał. Wśród swoich ulubionych tytułów wymienia trylogię Władca Pierścieni, cykl Fundacja Izaaka Asimowa oraz Luna to surowa pani Roberta Heinleina, tuż obok autostopem przez Galaktykę. W końcu w Bibliotece Szkolnej i Osiedlowej zabrakło już dla mnie książek, mówił. To było może w trzeciej lub czwartej klasie. Starałem się przekonać bibliotekarkę, by zamówiła coś dla mnie. Zacząłem czytać Encyklopedię Brytanika, to było bardzo pomocne. Człowiek nie ma świadomości poziomu własnej niewiedzy. Uświadamia sobie, jak wiele rzeczy istnieje gdzieś tam w świecie. Ilon przebrnął przez dwa wydania encyklopedii, co raczej nie pomogło mu zyskać nowych przyjaciół. Miał pamięć fotograficzną, a przeczytane tomy zmieniły go w fabrykę wiedzy. Został klasycznym przypadkiem mądrali. Gdy podczas obiadu Toska zastanawiała się, ile wynosi odległość z Ziemi na Księżyc, Ilon natychmiast podawał jej dokładną liczbę z perygeum i apogeum. Jeśli pojawiło się jakiekolwiek pytanie, Toska zawsze mawiała: Spytajcie młodego geniusza, wspomina May. Można było go zapytać o cokolwiek, po prostu wszystko zapamiętywał. Ilon ugruntował swoją reputację mola książkowego dodatkową niezdarnością. Nie był typem sportowca, dodała matka. May opowiadała o tym, jak pewnego wieczoru Ilon bawił się na zewnątrz z rodzeństwem i kuzynami. Gdy jeden poskarżył się z powodu lęku przed ciemnością, Ilon podkreślił, że ciemność to jedynie brak światła, co niewiele pomogło przestraszonemu dziecku. Jako młody chłopak cechował się nieustanną potrzebą poprawiania innych. A w obyciu był nieprzyjemny, co odstręczało kolegów i pogłębiało jego poczucie izolacji. On jednak szczerze sądził, że ludzie będą zadowoleni z powodu wytykania im błędów w rozumowaniu. Dzieciaki nie lubią tego typu odpowiedzi, podkreśla May. One powiedzą raczej: Ilon, nie chcemy się już z tobą bawić. Jako matka byłam tym bardzo zasmucona, ponieważ sądzę, że chciał mieć przyjaciół. Kimbel i Toska przyprowadzali swoich do domu, a on nie, choć chciał się z nimi bawić, ale był kłopotliwy w obyciu. May namawiała pozostałe dzieci, aby nie izolowały brata, a one odpowiadały tak, jak można się tego spodziewać, ale mamo z nim się nie da bawić. Z biegiem lat Ilon wykształcił jednak silną, pełną uczucia więź z rodzeństwem i kuzynami, synami swojej ciotki. Choć w szkole był samotnikiem, na łonie rodziny był otwarty i ostatecznie, jako najstarszy w grupie, objął rolę głównego inicjatora zabaw. Przez pewien czas życie domowe masków upływało w harmonii. Rodzina posiadała jeden z największych domów w mieście, dzięki powodzeniu firmy Erola. Istnieje zdjęcie trojga dzieci, zrobione gdy Ilon miał około ośmiu lat, ukazujące jasnowłose, wysportowane rodzeństwo siedzące obok siebie na murowanym ganku na tle słynnych fioletowych drzew jak aranda rosnących w pretorii. Ilon ma duże, okrągłe policzki i szeroki uśmiech. Jednak wkrótce po zrobieniu zdjęcia rodzina się rozpadła. Rodzice w ciągu roku rozeszli się, a następnie rozwiedli. May przeprowadziła się z dziećmi do rodzinnego domu letniskowego w Durbanie, na wschodnim wybrzeżu RPA. Kilka lat później, Ilon zdecydował, że chciałby zamieszkać z ojcem. Ojciec wydawał się jakiś smutny i samotny, a mama miała trójkę dzieci, wspominał Mask. To było niesprawiedliwe. Niektórzy krewni uznali ten pomysł za dobry, doszukując się w nim logicznej motywacji typowej dla chłopca, podczas gdy inni uznali go za wyraz nacisków kory babki ze strony ojca. Nie mogłam zrozumieć, dlaczego chciał opuścić ten szczęśliwy dom, jaki dla niego stworzyłam. Zastanawiała się May. Ale Elon jest zamkniętą księgą. Justin Musk, była żona Ilona i matka jego pięciu synów, podejrzewa, że bardziej identyfikował się z mężczyzną w rodzinie i jego decyzja nie miała emocjonalnych pobudek. Nie wydaje mi się, aby był szczególnie blisko związany z którymkolwiek z rodziców. Powiedziała, opisując klan masków, jako przeciwieństwo troskliwej i czułej rodziny. Kimble później także wybrał życie z Erolem, uznając po prostu za naturalne, że syn woli mieszkać z ojcem. Za każdym razem, gdy wypływa temat Erola, członkowie rodziny generalnie są zgodni, że nie jest przyjemny w obyciu, ale odmawiają wypowiedzi na jego temat. Ojciec Ilona ożenił się ponownie, a Ilon. Ma dwie młodsze siostry przyrodnie, dla których jest opiekuńczym bratem. Starają się unikać niepochlebnych opinii na temat ojca, aby nie sprawić przykrości siostrom. Generalnie sprawa wygląda tak. Rodzina Erola posiada południowoafrykańskie korzenie. Klan Masków może prześledzić swoje dzieje w tym kraju jakieś 200 lat wstecz i odnaleźć wpis w pierwszej księdze telefonicznej pretorii. Ojciec Erola Walter Henry James Musk był sierżantem w wojsku. Pamiętam, że rozmawiał bardzo rzadko, powiedział Elon. Po prostu pił whisky, był gburowaty i świetnie radził sobie z rozwiązywaniem krzyżówek. Z kolei jego matka, Cora Amelia, urodziła się w angielskiej rodzinie intelektualistów. Z otwartymi ramionami przyjęła zarówno sławę, jak i wnuki. Nasza babcia miała bardzo dominującą osobowość i była kobietą przedsiębiorczą, wspominał Kimball. Wywarła ogromny wpływ na nasze życie. Ilon uważał swoją relację znaną, bo tak ją nazywał, za bardzo bliską. Po rozwodzie często się mną zajmowała, mówił: odbierała ze szkoły, a potem graliśmy w Scrabble. Z pozoru życie w domu Erola wydawało się wspaniałe. Miał mnóstwo książek, które Ilon mógł czytać. Pieniądze na komputer i wszystko, czego chłopiec zapragnął. Zabierał dzieci na zamorskie wycieczki. To była wspaniała zabawa, wspominał Kimble. Mam z tego okresu mnóstwo świetnych wspomnień. Errol imponował także dzieciom swoją inteligencją i udzielił im kilku praktycznych wskazówek. Był utalentowanym inżynierem, mówił Elon. Wiedział, jak działa każdy obiekt fizyczny. Obydwaj synowie mieli udać się do miejsc, gdzie ojciec prowadził akurat projekty, by nauczyć się, jak kłaść cegły i instalacje wodno kanalizacyjne, montować okna i rozprowadzać przewody elektryczne. To były fajne chwile, wspominał Ilon. Według relacji Kimbla ojciec był wszechobecny i niezwykle wymagający. Siadał z chłopcami i przez trzy lub cztery godziny mówił do nich, a oni nie mogli odpowiedzieć. Wydawał się czerpać przyjemność z trzymania synów krótko i odbierał całą radość typowym dziecięcym rozrywkom. Od czasu do czasu Ilon próbował przekonać go do przeprowadzki do Stanów i często mówił o swoich zamiarach ułożenia sobie tam życia w latach późniejszych. Erol karał za to syna. Odsyłał go z posie i zmuszał go do wykonywania wszystkich prac domowych, aby ten mógł poznać, co to znaczy bawić się w Amerykanina. Choć bracia odmówili podania szczegółów, wyraźnie doznali ze strony ojca jakiejś strasznej i głębokiej krzywdy w trakcie spędzonych z nim lat. Obydwaj mówili o znoszeniu swego rodzaju psychicznych tortur. On zdecydowanie wydziela jakąś poważną chemię, powiedział Kimble. Jestem pewien, że obaj z Ilonem ją odziedziczyliśmy. To było niezwykle trudne emocjonalnie dzieciństwo, ale dzięki niemu jesteśmy dziś tym, kim jesteśmy. May zjeżyła się na wieść o tym, że mamy rozmawiać o jej byłym mężu. Nikt się z nim nie dogaduje. On nie jest miły dla ludzi. Nie chcę przytaczać rodzinnych historii, bo są okropne. To rzeczy, o których się nie mówi. Dotyczą dzieci i wnuków. Gdy poprosiłem o rozmowę na temat Ilona, Erol odpowiedział mi przez e-mail. Gdy mieszkał ze mną, Elon był bardzo niezależnym i nieustannie skoncentrowanym dzieckiem. Kochał informatykę, zanim jeszcze ktokolwiek w RPA wiedział, czym ona jest, a jego zdolności były powszechnie znane, zanim skończył dwanaście lat. Razem z bratem Kimblem podejmowali się tak wielu różnych czynności, że trudno je wymienić. Podróżowali ze mną po kraju i świecie, regularnie odwiedzając wszystkie kontynenty od czasu, gdy skończyli sześć lat. Ilon i jego rodzeństwo byli i nadal pozostają wyjątkowi w każdy sposób, w jaki ojciec mógłby tego pragnąć. Jestem bardzo dumny z osiągnięć Ilona. Erol dodał syna jako adresata w nagłówku wiadomości, a on sam ostrzegł mnie, abym nie wierzył słowom jego ojca, upierając się, że jego ogląd na przeszłe wydarzenia nie jest zgodny z rzeczywistością. To dziwak uciął mask gdy mimo to naciskałem na szczegóły, zbył mnie. Z pewnością rzetelne będzie stwierdzenie, że nie miałem udanego dzieciństwa, wyznał. To zabrzmi dobrze. Nie było całkiem pozbawione dobrych doświadczeń, ale nie było też szczęśliwe. To była udręka. On z pewnością jest dobry w zamienianiu życia w udrękę. Potrafi każdą, nawet najlepszą sytuację, zmienić w torturę. To nie jest szczęśliwy człowiek. Nie wiem. Kurwa, nie wiem jak można stać się kimś takim. Nie mogę powiedzieć nic więcej, to by sprawiło zbyt wiele kłopotów. Elon i Justin poprzysięgli, że ich dzieci nigdy nie poznają Erola. Niespełna dziesięcioletni Elon po raz pierwszy zobaczył komputer w Sandton City Mall w Johannesburgu. Mieli tam sklep z elektroniką, w którym głównie sprzedawano sprzęt hi-fi, ale pewnego dnia w jakimś kącie pojawiło się kilka komputerów, wspominał Musk. To był dla niego wstrząs. Moją reakcję dało się streścić w słowach: orzeż w mordę. Oto maszyna, którą można było zaprogramować do wykonania woli człowieka. Musiałem go mieć, więc zacząłem nagabywać o to ojca", powiedział Wkrótce został właścicielem Commodore vic 20, popularnego modelu dla użytkowników domowych, który trafił do sprzedaży w 1980 roku. Komputer miał pięć kilobajtów pamięci i dołączono do niego podręcznik na temat programowania w języku BASIC. — Szacowano, że przestudiowanie wszystkich lekcji zajmie jakieś pół roku — wspominał Elon. — Ja tak się zafiksowałem, że nie spałem przez trzy dni i udało mi się go skończyć w tym czasie wydawał mi się najbardziej zniewalającą rzeczą, z jaką się dotąd spotkałem. Pomimo swojego zawodu ojciec Maska był w kwestii nowo zakupionej maszyny lekceważącym ludystą. Według relacji Ilona powiedział, że to tylko do gier i że nigdy nie będę w stanie zrobić na tym nic technicznego. Odpowiedziałem jak uważasz. Pomimo spędzania czasu w książkach i przy nowym komputerze, Elon dość często zabierał Kimbla i kuzynów, dzieci Kay, Rasa, Lindona i Petera Rajwa na wyprawy. Pewnego roku sprzedawali po domach w sąsiedztwie jaja wielkanocne. Nie były zbyt ładnie ozdobione, ale chłopcom i tak udało się zyskać na nich kilkaset procent dzięki zamożnym sąsiadom. Elon dowodził również grupowymi pracami nad domowym wyrobem środków wybuchowych i rakiet. W RPA niedostępne były popularne wśród hobbystów zestawy rakiet Estes, więc tworzył własne mieszanki chemiczne i umieszczał je w kanistrach. To niewiarygodne, jak wiele rzeczy można nakłonić do wybuchu, powiedział. Saletra, siarka i węgiel drzewny są podstawowymi składnikami prochu, ale wystarczy połączyć silny kwas z mocną zasadą, by uwolnić znaczną ilość energii. Granulowany chlor z płynem hamulcowym daje naprawdę imponujący efekt. Mam szczęście, że zachowałem wszystkie palce. Gdy nie bawili się środkami wybuchowymi, chłopcy zakładali kilka warstw ubrań oraz gogle i strzelali do siebie ze śrutówek. Ilon i Kimble ścigali się na krosach po pustych placach, dopóki pewnego dnia Kimble nie spadł ze swojego motocykla, lądując na płocie z drutu kolczastego. Z biegiem lat. Kuzyni zaczęli coraz poważniej traktować swoje biznesowe plany, nawet w pewnym momencie opracowując założenie salonu gier. Bez wiedzy rodziców chłopcy wybrali miejsce, wzięli pożyczkę i uruchomili proces ubiegania się o zezwolenie dla swojego biznesu. W końcu musieli poprosić kogoś pełnoletniego o podpisanie za nich dokumentów, a na to nie chciał zgodzić się ani ojciec Rajewów, ani Erol. Dopiero po wielu dekadach Ilon i Rajwowie mieli założyć razem firmę. Najbardziej śmiałymi wyczynami chłopców były prawdopodobnie podróże między Pretorią i Johannesburgiem. W latach osiemdziesiątych RPA była krajem pełnym przemocy, a 56-kilometrowa podróż pociągiem wydawała się jednym z najbardziej niebezpiecznych wyzwań. Kimball zaliczył je do doświadczeń, które ukształtowały zarówno jego, jak i brata. RPA nie była beztroskim miejscem, a to wywiera wpływ na człowieka. Widzieliśmy naprawdę dużo i to była część naszego nietypowego dzieciństwa, szalony zestaw doświadczeń zmieniających sposób postrzegania ryzyka. Po czymś takim nie dorastasz już myśląc, że wyzwaniem jest zdobycie pracy. To nie wydaje ci się dość interesujące. Chłopcy byli wtedy między 13 a 16 rokiem życia, a w Johannesburgu trochę imprezowali, a trochę zabijali czas na gikowskich zajęciach. W trakcie jednego z wypadów poszli na turniej Dungeons and Dragons. To właśnie my, najwięksi mistrzowie nerdozy, powiedział Mask. Wszyscy chłopcy byli miłośnikami gier RPG, które wymagają kogoś, kto przygotuje nastrój do rozgrywki poprzez wyobrażenie, a następnie opisanie sceny. Wchodzisz do pokoju, w rogu stoi skrzynia. Co robisz? Otwierasz skrzynię. Uruchomiłeś pułapkę. Uwolniłeś dziesiątki goblinów. Ilon przodował w roli mistrza gry, zapamiętując detale dotyczące mocy potworów i innych postaci. Pod jego wodzą świetnie rozegraliśmy grę i wygraliśmy turniej, powiedział Peter Rife. Wygrana wymaga posiadania niezwykłej wyobraźni. A Elon naprawdę potrafił utrzymać atmosferę zachwytu i inspiracji. Wśród szkolnych kolegów był jednak znacznie mniej inspirujący. Przez okres gimnazjum i szkoły średniej Elon często zmieniał szkoły. Okres gimnazjalny spędził w Bryanston High School. Pewnego popołudnia wraz z bratem siedzieli na schodach i jedli, gdy jeden z chłopaków po prostu rzucił się na Ilona. Praktycznie ukrywałem się przed pieprzonym gangiem, którym mnie prześladował. Cholera wie ich dlaczego. Myślę, że przypadkiem potrąciłem tamtego gościa na porannym apelu, a on się za to okropnie obraził. Chłopak podkradł się z tyłu, kopnął Maska w głowę, a potem zepchnął go ze schodów. Mask stoczył się na dół, gdzie dopadła go grupka wyrostków, kopiąc po brzuchu, a przywódca gangu rozbił mu głowę o ziemię. To byli zasrani psychole. Wspomina. Straciłem przytomność. Kimble patrzył na scenę ze zgrozą, bojąc się o życie brata. Gdy zbiegł na dół, twarz Ilona była cała spuchnięta i zakrwawiona. Wyglądał, jakby właśnie zszedł z ringu, powiedział Kimble. Ilon został odwieziony do szpitala. Dopiero po około tygodniu mogłem wrócić do szkoły wspominał. W trakcie konferencji w 2013 roku wyjawił, że miał operację nosa, aby naprawić długotrwałe problemy po tym pobiciu. Przez kolejne trzy lub cztery lata mask znosił bezlitosne prześladowania ze strony swoich oprawców. Posunęli się na tyle daleko, że pobili chłopca, którego uważał za najlepszego kumpla, aż zgodził się przestać spotykać z maskiem. Dopadli go. Dopadli mojego najlepszego przyjaciela, aby wywabić mnie z kryjówki, żeby mogli mi wtłuc, wspominał. A to zajebiście bolało. W trakcie opowiadania tej części historii oczy maska zaszkliły się, a głos drżał. Z jakiegoś powodu uznali mnie za swój cel i nie mieli zamiaru mi odpuścić. To sprawiło, że ciężko mi było dorastać. Przez szereg lat nie było dla mnie wytchnienia. W szkole masz na karku gang, który chce ci wpieprzyć, a potem wracasz do domu, gdzie znowu jest beznadziejnie. Moje życie było ciągłą gehenną. Kolejne lata szkoły średniej Mask spędził w Pretoria Boys High School, gdzie szybki wzrost i ogólnie lepsze zachowanie uczniów uczyniły jego życie bardziej znośnym. Choć była to szkoła publiczna, przez ostatnie sto lat funkcjonowała bardziej jak szkoła prywatna. Posyłano tam chłopców, którzy później mieli studiować na Oksfordzie albo Cambridge. Koledzy z klasy zapamiętali Muska jako sympatycznego, cichego i skromnego. Było czterech czy pięciu chłopaków uważanych za najbystrzejszych powiedział Dion Prinslu, który siedział na niektórych lekcjach za Ilonem on nie był jednym z nich Te opinie powtarzają się w relacjach jego sześciu innych kolegów którzy zauważyli także że brak zainteresowania sportem przyczynił się do izolacji Ilona w kulturze nim owładniętej Szczerze mówiąc nie było żadnych oznak że zostanie miliarderem powiedział inny kolega Gideon Fury nigdy nie przewodził w szkole. Byłem dość zaskoczony widząc, jak potoczyło się jego życie. Choć Mask nie miał w szkole żadnych bliskich przyjaciół, jego ekscentryczne zainteresowania pozostawiły po sobie pewien ślad. Jeden z chłopców, Ted Wood, zapamiętał modele rakiet przynoszone do szkoły i wystrzeliwane na przerwach. To nie była jedyna wskazówka jego aspiracji. W trakcie dyskusji na lekcjach przyrody Ilon zyskał zainteresowanie krytyką paliw kopalnych na rzecz energii słonecznej, co było niemal świętokradztwem w kraju głęboko oddanym wydobyciu węgla kamiennego i ropy naftowej. Zawsze miał mocno wykrystalizowane poglądy, wspominał Wood. Terence Beni, który przez lata po szkole utrzymywał z Ilonem kontakt, uważał, że już wtedy zaczął fantazjować o kolonizacji innych planet. W kolejnej zapowiedzi przyszłych wydarzeń Elon i Kimball gawędzili na przerwie przed szkołą, gdy Łód przeszkodził im i zapytał co porabiają. Odpowiedzieli rozmawiamy o potrzebie istnienia oddziałów bankowych w branży finansowej i o tym, czy w przyszłości pojawi się bankowość bez dokumentów. Pamiętam, że pomyślałem wówczas o absurdalności tych pomysłów, odpowiedziałem ta jasne. Podczas gdy Mask nie zaliczał się być może do klasowej elity intelektualnej, był w gronie uczniów z na tyle dobrymi ocenami i zadeklarowanym zainteresowaniem, by zostać wybranym do eksperymentalnego programu komputerowego. Uczniów wybierano z różnych szkół i sprowadzano w jedno miejsce, gdzie mieli uczyć się języków programowania BASIC, COBOL i Pascal. Mask kontynuował poszerzanie owych technologicznych uzdolnień, dodając swoją miłość. Do science fiction i fantazy, próbując swoich sił w pisaniu historii ze smokami oraz istotami nadnaturalnymi, chciałem napisać coś w stylu władcy pierścieni, powiedział. May patrzyła na lata licealne syna oczami matki i opowiedziała mnóstwo historii o tym, jak dokonał spektakularnych wyczynów na poziomie akademickim. Powiedziała, że jego gra wideo zrobiła wrażenie na znacznie starszych i doświadczonych specach. Egzaminy z matematyki zdawał wysoce ponad poziom dla swojego wieku i miał nadzwyczajną pamięć. Jedyny powód, dla którego nie przewyższał kolegów, to brak zainteresowania pracami domowymi. Sam Mask wspomina to następująco. Patrzyłem na to w ten sposób. Jakich ocen potrzebuje, aby dostać się tam, gdzie chce? Były przedmioty obowiązkowe, jak afrikaans, a ja nie widziałem sensu w nauce tego języka. Wydawało się to dla mnie absurdalne. Musiałem zdać i to mi wystarczyło. Z fizyki i informatyki miałem najwyższe oceny. Musi być powód, żeby się uczyć. Wolałem pograć w grę, napisać program, poczytać książkę, niż starać się o piątkę, jeśli nie widziałem w tym sensu. Pamiętam, że oblewałem przedmioty jeszcze w podstawówce. Wtedy Chłopak mamy powiedział, że mogę zostać na następny rok. Nie wiedziałem, że muszę zaliczyć wszystkie przedmioty, aby zdać do następnej klasy. Potem dostawałem już same najlepsze oceny. W wieku 17 lat Mask opuścił RPA i wyjechał do Kanady. W wywiadach dość często wspominał to wydarzenie, zazwyczaj podając dwa typy motywacji. Krótka wersja jest taka, że chciał jak najszybciej dostać się do Stanów, a Kanada była przystankiem po drodze ze względu na mieszkających tam krewnych. Druga wersja odwołuje się nieco do społecznej świadomości. W RPA istniał w tym czasie obowiązek służby wojskowej, a Musk chciał jej uniknąć, gdyż, jak powiedział, zmusiłoby go to do uczestnictwa w reżimie apartheidu. Rzadko jednak wspomina się o tym, że Musk przez pięć miesięcy studiował na University of Pretoria, zanim wyruszył na swoją wielką przygodę. Rozpoczął studia na Wydziale Fizyki i Inżynierii, ale brakowało mu zapału i szybko je rzucił. Opisywał ten etap jako chwilowe zajęcie w ramach oczekiwania na dokumenty. Poza byciem niekonsekwentnym, obijanie się na studiach w celu uniknięcia poboru, raczej podkopuje pielęgnowaną przez niego opowieść o tajemniczym, Poszukującym przygód młodym człowieku, dlatego też epizod uniwersytecki raczej rzadko wypływa. Nie ulega jednak wątpliwości, że Mask od lat dążył ze wszystkich sił, by dostać się do Stanów. Jego najwcześniejsze pasje w zakresie informatyki i technologii rozbudziły się w głębokie zainteresowanie Doliną Krzemową, a wycieczki zagraniczne nasiliły przekonanie, że właśnie w Stanach można spełnić marzenia. Dla kontrastu w RPA osoba przedsiębiorcza miała znacznie mniejsze szanse rozwinięcia skrzydeł. Jak to ujął Kimball, RPA była więzieniem dla kogoś takiego jak Elon. Szansa ucieczki pojawiła się wraz ze zmianą prawa i możliwością przekazania kanadyjskiego obywatelstwa May jej dzieciom. Musk natychmiast zaczął szukać informacji, jak przeprowadzić procedurę. Około roku zajęło mu otrzymanie zgody od rządu kanadyjskiego i wyrobienie paszportu. Wtedy właśnie Ilon powiedział: Wyjeżdżam do Kanady. Wspomina May. W epoce sprzed internetu musiał czekać trzy straszliwe tygodnie na bilet lotniczy. Po jego otrzymaniu, bez mrugnięcia okiem na zawsze opuścił dom. Kanada. Wielka ucieczka maska do Kanady nie była zbyt dobrze przemyślana. Wiedział, że w Montrealu mieszka jego wujeczny dziadek, więc liczył na łód szczęścia. W dniu lądowania, w czerwcu 1988 roku, znalazł budkę telefoniczną i próbował skorzystać z pomocy centrali, aby go odnaleźć. Gdy to nie odniosło skutku, zadzwonił do domu na koszt matki. Miała dla niego złe wieści. Napisała do krewnego przed wylotem syna i otrzymała odpowiedź, że wyjechał do minnesoty. Co oznaczało, że Mask nie miał się gdzie zatrzymać. Z walizkami w dłoniach ruszył do hostelu dla młodzieży. Po kilku dniach zwiedzania Montrealu, Mask obmyślił plan. May miała rodzinę rozproszoną po całym kraju, a chłopak postanowił się z nimi skontaktować. Za sto dolarów kupił bilet autobusowy, który umożliwiał jazdę po całym kraju bez ograniczeń i postanowił udać się do Saskatchewan, gdzie kiedyś mieszkał jego dziadek. Po trzech tysiącach kilometrów podróży dotarł do miasteczka Swift Current, liczącego piętnaście tysięcy mieszkańców. Niespodziewanie zadzwonił z przystanku do dalszego kuzyna i złapał stopa do jego domu. Kolejny rok spędził i mając się w Kanadzie różnych dziwnych zajęć pielęgnował warzywa i opróżniał silosy na zboże na farmie kuzyna w niewielkim miasteczku Waldeck. Obchodził tam swoje osiemnaste urodziny, jedząc tort z nowo poznaną rodziną i kilkoma nieznajomymi z sąsiedztwa. Potem nauczył się ciąć pnie piłą łańcuchową w Vancouver. Najtrudniejszą pracę podjął jednak po wizycie w pośredniaku. Zapytał o najlepiej płatną ofertę, którą okazało się być sprzątanie kotłowni w tartaku za osiemnaście dolarów za godzinę. Trzeba było zakładać uniform ochronny, a potem przeciskać się przez maleńki tunel, w którym ledwie mieścił się człowiek, wspominał mask. Następnie brało się łopatę i wybierało piach, breje i inne pozostałości, nadal parujące i wynosiło się tą samą drogą, którą przyszedłeś. Nie było drogi ucieczki. Ktoś po drugiej stronie ładował to wszystko na taczkę. Jeśli zostało się tam dłużej niż pół godziny, umierało się z przegrzania. Na początku tygodnia pracę rozpoczęło trzydzieści osób, trzeciego dnia została piątka. Pod koniec pracował już tylko mask i dwóch innych mężczyzn. W czasie podróży maska po Kanadzie jego rodzeństwo i matka zastanawiali się, jak podążyć jego śladami. Gdy Kimball i Elon w końcu się spotkali, rozkwitła uparta, rozrywkowa osobowość obydwu braci. Starszy wstąpił na Queen's University w Kingston w roku 1989. Wybrał tę uczelnię, a nie University of Waterloo, licząc na obecność ładnych dziewczyn. Bracia czytali razem gazety, wskazując ciekawe osoby, które chcieliby poznać. Na zmianę składali im później niezapowiedziane wizyty z pytaniem, czy dadzą się wyciągnąć na lunch. Wśród nagabywanych był między innymi szef marketingu drużyny baseballowej Toronto Blue Jays, reporter rubryki ekonomicznej z Globe and Mail oraz jeden z głównych menadżerów Bank of Nova Scotia, Peter Nicholson. Dobrze zapamiętał spotkanie z chłopcami. Nie miałem w zwyczaju przyjmować zaproszeń padających ni stąd ni zowąd, powiedział, byłem więc doskonale przygotowany na lunch z dwójką tak zmyślnych dzieciaków. I choć najbliższy wolny termin w jego kalendarzu wypadał za sześć miesięcy, a bracia Mask musieli jechać na spotkanie pociągiem trzy godziny, to pojawili się o czasie. Pierwsze wrażenie, jakie wywarli Maskowie na Nikolsonie, z pewnością udzieliło się wielu osobom. Obydwaj prezentowali się nieźle i byli dobrze wychowani. Ilon wydawał się większym gikiem, stanowiąc dziwaczny kontrapunkt dla charyzmatycznego i przystojnego Kimbla. Z biegiem rozmowy byłem pod coraz większym wrażeniem tych chłopców, wspominał Nicholson. Byli tacy zdeterminowani. Ostatecznie Ilon otrzymał letni staż w banku i został jego zaufanym doradcą. Wkrótce po spotkaniu Elon zaprosił córkę Nicholsona, Christy, na swoją imprezę urodzinową. Pojawiła się w mieszkaniu May ze słojem twarogu cytrynowego, gdzie powitał ją solenizant i około piętnastu gości. Dotąd się nie znali, ale od razu do niej podszedł, powitał i poprowadził na sofę. Potem chyba drugim zdaniem, jakie wypowiedział, było — myślę sporo o elektrycznych autach — wspominała Christy. Następnie spojrzał na mnie i zapytał. A ty o nich myślisz? Rozmowa dała Christy, obecnie pisarce naukowej, do zrozumienia, że ma do czynienia z przystojnym i uprzejmym, ale strasznym nerdem. Z jakiegoś powodu konwersacja na Sofie zrobiła na mnie ogromne wrażenie, powiedziała. Dało się odczuć, że jest zupełnie inny od reszty. Tym mnie ujął. Christy miała harmonijne rysy twarzy i blond włosy, co pasowało do typu maska, więc utrzymywali kontakt w czasie jego pobytu w Kanadzie. Nie byli parą w dosłownym znaczeniu tego słowa, ale dziewczyna uznała go za interesującego na tyle, by spędzać z nim długie godziny na rozmowach przez telefon. Pewnej nocy powiedział mi Jeśli byłby sposób, żebym nie musiał jeść, by móc więcej pracować, to bym z niego skorzystał chciałbym dostarczać składników odżywczych bez konieczności siadania do posiłku. Już wtedy przemawiała przez niego ekonomia pracy i jej intensywność. Wydawało mi się, że to jedna z najbardziej nietypowych rzeczy, jaką kiedykolwiek usłyszałam. Głębszy związek w okresie kanadyjskim narodził się między Maskiem i jego koleżanką ze studiów, Justine Wilson. Długonoga, z długimi brązowymi włosami, Wilson promieniowała seksapilem. Wcześniej zakochała się w starszym mężczyźnie, ale rzuciła go, aby pójść na studia. Jej styl obejmował noszenie skórzanej kurtki i bycie żeńską wersją Jamesa Dina. Jak to zwykle w życiu bywa, gładko ogolony i doskonale wysławiający się, mask zauważył ją na kampusie, po czym uderzył w konkury. Wyglądała naprawdę świetnie wspominał mask. Była też inteligentna i ostra jak brzytwa miała czarny pas w Tekwondo, wschodnioeuropejską krew i, no wiesz, była tą gorącą laską na kampusie. Pierwszy krok zrobił tuż przed jej akademikiem, udając, że przypadkowo na nią wpadł, a potem przypominając, że poznali się wcześniej na imprezie. Justin, która studiowała ledwie od tygodnia, przyjęła propozycję wyjścia na lody. Gdy jednak Mask po nią przyszedł, znalazł na drzwiach pokoju notatkę powiadamiającą go, że został wystawiony. Napisała, że musi uczyć się do egzaminu, że nie mogła przyjść i że przeprasza. Powiedział. Mask złapał więc jej najlepszą przyjaciółkę i wypytał, gdzie Justin najczęściej się uczy i jakie są jej ulubione lody. Gdy dziewczyna ukryła się w głównym budynku, by uczyć się hiszpańskiego, pojawił się za nią z dwoma lodami czekoladowymi w dłoniach. Wilson marzyła o gorącym romansie z pisarzem. Mieliśmy być jak Sylwia i Ted. Zamiast tego zakochała się w bezwzględnym, ambitnym Giku. Razem chodzili na zajęcia z psychopatologii i porównywali oceny po egzaminie. Ona dostała 97 punktów, on 98. Wrócił do profesora i przekonał go, by dał mu 100 punktów. Wspomina Justin. Zdawało się, że ciągle rywalizowaliśmy. Ilon miał jednak romantyczne oblicze. Pewnego razu wysłał swojej dziewczynie tuzin róż, a każda miała osobny bilecik. Podarował jej również egzemplarz proroka, w którym znajdowały się odręczne, romantyczne dedykacje. Potrafi zwalić z nóg, powiedziała Justin. W trakcie studiów młodzi spotykali się z przerwami, a mask musiał się starać, żeby utrzymać dziewczynę przy sobie. Była wystrzałowa, spotykała się z wystrzałowymi facetami i wcale nie była zainteresowana Ilonem, skomentowała May. To było dla niego trudne. Interesował się innymi dziewczynami, ale ciągle wracał do niej. Za każdym razem, gdy okazywała mu chód, on odpowiadał typowym dla siebie pokazem siły. Dzwonił do oporu, wspominała Justin. Wiadomo było, że to Ilon, bo telefon nie przestawał dzwonić. Ten facet nie przyjmował odmowy. Jego nie dało się tak po prostu spławić. Myślę o nim jako terminatorze. Mierzy coś wzrokiem i mówi To będzie moje. W końcu mnie zdobył kawałek po kawałku. Studia odpowiadały Maskowi. Pracował nad tym, by nie być przemądrzałym, dobierając jednocześnie ludzi, którzy szanowali jego możliwości intelektualne. Studenci uniwersytetu nie byli już tacy skłonni do wyśmiewania się z jego zatwardziałych poglądów na temat energii, kosmosu czy czegokolwiek, co go obecnie interesowało. Odnalazł ludzi, którzy dobrze reagowali na jego ambicje, a nie wyśmiewali się z nich i dobrze czuł się w ich otoczeniu. Kanadyjczyk wychowany w Genewie na Wejt-Faruk mieszkał w akademiku dla pierwszoroczniaków razem z Maskiem jesienią 1990 roku. Obydwu umieszczono w sekcji międzynarodowej, gdzie Kanadyjczyków lokowano ze studentami zagranicznymi. Mask w pewnym sensie złamał system, ponieważ, choć technicznie był Kanadyjczykiem, to nie wiedział niemal nic o swoim otoczeniu. Przydzielili mi współlokatora z Hongkongu, bardzo miłego gościa, wspominał. Chodził na wykłady jak do kościoła, co było bardzo pomocne, bo ja rzadko pokazywałem się na zajęciach. Przez pewien czas. Mask dorabiał, sprzedając części komputerowe i całe pecety w akademiku. Budowałem sprzęty dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika, jak odpicowane maszyny do grania albo prosty edytor tekstu, tańszy niż ze sklepu, powiedział. A jeśli czyjś komputer nie ładował prawidłowo systemu lub złapał wirusa, naprawiałem go. Potrafiłem rozwiązać praktycznie każdy problem. Faruk i Mask zaprzyjaźnili się, odczuwając pewną wspólnotę jako dwaj goście z zagranicy oraz fani gier strategicznych. Nie sądzę, by łatwo zawierał nowe znajomości, ale jest lojalny wobec starych przyjaciół, opisuje kolegę Faruk. Gdy na rynku pojawiła się gra komputerowa Civilization, spędzali mnóstwo czasu budując swoje imperium ku niezadowoleniu dziewczyny Faruka, zaniedbywanej w sąsiednim pokoju. Ilon potrafił stracić poczucie czasu na całe godziny, wspominał faruk. Przyjaciele rozkoszowali się także swoim samotniczym stylem życia. Jesteśmy ludźmi, którzy siedzą sami na imprezie i nie czują się z tym dziwnie. Pogrążamy się we własnych myślach i nie przeszkadza nam społeczna izolacja, podkreślał faruk. Mask był na studiach bardziej ambitny niż w liceum. Uczył się ekonomii. Brał udział w konkursach na wystąpienia publiczne oraz rozwijał siłę przebicia i konkurencyjność, które dziś są jego tak ważnymi cechami. Po jednym z egzaminów z ekonomii mask, Faruk i inni studenci wrócili do akademików i zaczęli porównywać oceny, aby oszacować swoje wyniki. Szybko okazało się, że to Elon najlepiej poradził sobie z materiałem. To była grupa całkiem dobrych studentów, a jego wyniki znacznie przekraczały średnią, zauważył Faruk. Intensywność działań Maska miała być stałą cechą ich długiej znajomości. Gdy on się czegoś podejmuje, rozwija zupełnie nowy poziom zainteresowania niż reszta ludzi, to go od nich odróżnia. W 1992 roku, po dwóch latach studiów, Mask przeniósł się na stypendium na University of Pennsylvania. Uważał, że szkoła należąca do Ligi Bluszczowej może otworzyć mu dodatkowe drzwi, więc postanowił zdobyć podwójny dyplom najpierw z ekonomii, w Wharton School, a potem licencjat z fizyki. Justine została na Queen's University, chcąc spełnić swoje marzenie o zostaniu pisarką i utrzymywała z Maskiem związek na odległość. Od czasu do czasu odwiedzała go, czasem też spędzali romantyczny weekend w Nowym Jorku. W Pensylwanii Mask jeszcze bardziej rozwinął skrzydła i poczuł się komfortowo wśród kolegów studiujących fizykę. Poznał tam podobnie myślących ludzi, stwierdziła May. Było tam trochę nerdów. Dogadywał się z nimi. Pamiętam wspólne wyjście na lunch i ich rozmowy o fizyce. Mówili rzeczy w stylu: a plus b daje pi do kwadratu. Śmiali się głośno. Fajnie było oglądać go szczęśliwego. Znów jednak nie udało mu się zawrzeć zbyt wielu przyjaźni na kampusie. Trudno dziś znaleźć absolwentów, którzy by go w ogóle zapamiętali. Zaprzyjaźnił się z jedną osobą, Adeo Resim, który został pełnoprawnym przedsiębiorcą w Dolinie Krzemowej i pozostaje do dziś bliskim przyjacielem Ilona. Resi jest chudym gościem, wzrostu dobrze ponad 1,80 m, z ekscentryczną fryzurą. Przy zapiętym pod szyję intelektualiście, jakim był zawsze mask, Resji był kolorową artystyczną duszą. Obydwaj byli obcokrajowcami i obydwaj trafili do akademika dla świeżaków. Niezbyt inspirujące życie społeczne nie spełniło oczekiwań Resiego, więc namówił Ilona do wynajęcia dużego domu poza kampusem. Dość tanio znaleźli dom z dziesięcioma sypialniami, ponieważ był to jeden z akademików, którego nie udało się wynająć. W ciągu tygodnia obydwaj się uczyli, ale gdy zbliżał się weekend, Resi zmieniał dom w klub nocny. Zasłaniał okna workami na śmieci, by w środku panował całkowity mrok, a ściany ozdabiał jasną farbą i wszystkim, co udało mu się znaleźć. To była prawdziwa nielegalna speluna, opowiadał Resi. Mieliśmy tam nawet po pięćset osób. Kasowaliśmy po pięć dolarów za wejście i piło się do oporu. Piwo Szoty z galaretki i inne rzeczy. W piątkowe wieczory ziemia wokół domu aż się trzęsła od basów dochodzących z głośników Resiego. May przyszła na jedną z imprez i odkryła, że Resi powbijał w ściany przedmioty, które pomalował fluorescencyjną farbą. Ostatecznie wylądowała u drzwi jako kasjerka z parą nożyczek dla ochrony, gdy gotówka nawarstwiała się w pudełku po butach. Kolejny dom miał czternaście sypialni. Prócz dwóch przyjaciół mieszkała w nim jeszcze jedna osoba. Zrobili stoły, układając sklejkę na starych nogach, a także inne prowizoryczne meble. Pewnego dnia, po powrocie do domu, Mask odkrył, że Resi przybił jego biurko do ściany i pomalował je farbą fluorescencyjną. Zemścił się, zdejmując je, przemalowując na czarno i siadając do nauki. Mówię do niego. Stary. To instalacja artystyczna w naszej imprezowni, wspominał Resi. Przypomnijcie mu o tym incydencie, a odpowie rzeczowo. To było biurko. Ilon pijał czasem wódkę z dietetyczną kolą, ale nie jest zbyt wielkim fanem alkoholu. Ktoś musiał być trzeźwy na tych imprezach, powiedział. Samo płacałem sobie studia i w jedną noc mogłem zarobić na czesne za miesiąc. Adeo odpowiadał za te wszystkie zajebiste rzeczy w domu, a ja prowadziłem imprezę. Jak to ujmie Resi? Ilon był najbardziej pruderyjnym gościem, jakiego można sobie wyobrazić. Nigdy nie pił, nigdy niczego nie odstawiał zero dosłownie nic. Resi musiał wkroczyć i utemperować zachowanie przyjaciela jedynie w trakcie kłótni podczas sesji gry komputerowej, a ta mogła trwać całe dnie. Wieloletnie zainteresowanie maska energią słoneczną oraz znalezieniem nowych sposobów pozyskiwania energii poszerzyło się w okresie studiów. W grudniu 1994 roku musiał opracować biznesplan na zajęcia i przygotował tekst zatytułowany Znaczenie życia w słońcu. Prace rozpoczynała szczypta skrzywionego poczucia humoru w wydaniu maska. Na górze strony napisał Jutro też wzejdzie słońce. Little orphan any na temat energii odnawialnej. W treści znajdowała się prognoza wzrostu udziału technologii energii solarnej w oparciu o rozwój materiałów oraz budowę elektrowni na dużą skalę. Autor zagłębiał się w technologię działania ogniw słonecznych oraz różnych komponentów mogących poprawić ich efektywność. Podsumował wywody rysunkiem elektrowni przyszłości na którym umieścił dwa ogromne panele w kosmosie, każdy o szerokości 4 kilometrów, wysyłające energię na Ziemię poprzez mikrofale do anteny odbiorczej o średnicy 7 kilometrów. Otrzymał 98 punktów na 100, a profesor uznał jego pracę za bardzo interesującą i dobrze napisaną. Druga praca była poświęcona elektronicznemu skanowaniu opracowań badawczych i książek, rozpoznawaniu tekstu i umieszczaniu całości informacji w jednej bazie danych. Efekt końcowy miał stanowić coś pomiędzy dzisiejszym Google Books i Google Scholar. Trzecia badała zaś kolejny z ulubionych tematów maska superkondensatory. W 44-stronicowym dokumencie Musk jest wyraźnie uradowany pomysłem powstania nowej formy magazynowania energii, jaka mogłaby odpowiadać jego przyszłym zamierzeniom w branży aut, samolotów i rakiet. Wskazując na najnowsze badania laboratoryjne z Doliny Krzemowej, napisał: "Rezultat końcowy reprezentuje pierwsze nowe sposoby magazynowania znaczących ilości energii elektrycznej od czasu rozwoju akumulatora i ogniwa paliwowego". Co więcej, ponieważ superkondensator zachowuje podstawowe właściwości kondensatora, może dostarczać energię ponad stukrotnie szybciej niż akumulator o tej samej wadze, a przy tym może być ładowany tak samo szybko. Mask otrzymał 97 punktów i uznanie za bardzo dogłębną analizę z doskonałymi kalkulacjami finansowymi. Uwagi prowadzącego były trafne. Jasne i zwięzłe teksty Ilona wyszły spod pióra logika, który precyzyjnie przechodzi od jednego argumentu do kolejnego. Naprawdę wyróżniała się jednak jego umiejętność przełożenia trudnych pojęć fizycznych na język biznesplanu. Nawet wówczas potrafił wykazać niezwykły talent dostrzegania ścieżki wiodącej od naukowych osiągnięć do zyskownych operacji biznesowych. Gdy Mask zaczynał coraz poważniej myśleć o tym, co będzie robił po studiach, przez krótki czas rozważał związanie się z branżą gier komputerowych. Gry były jego obsesją od dzieciństwa, odbył nawet staż w tym zakresie. Zaczął jednak postrzegać tę branżę jako niedostateczne wyzwanie. Naprawdę lubię gry komputerowe, ale jeśli zrobiłbym świetną grę, jak wielki wpływ miałaby na świat? Pytał raczej niewielki. Nawet pomimo mojej głębokiej miłości do gier, nie potrafiłbym im poświęcić swojej kariery. W wywiadach Mask często upewnia się, czy ludzie wiedzą o jego naprawdę wielkich pomysłach już w tamtym okresie. Podkreśla, że fantazjował o nich w trakcie studiów na obydwu uczelniach, dochodząc zwykle do tych samych wniosków. Internet, źródła odnawialne i kosmos były trzema obszarami, Jakie jego zdaniem miały w nadchodzących latach ulec znaczącym zmianom i postrzegał je jako rynki, na które mógłby mieć znaczący wpływ. Postanowił, że podejmie się projektów na wszystkich trzech. Powiedziałem o tych pomysłach wszystkim byłym dziewczynom i byłej żonie. Wspominał. To pewnie zabrzmiało jak nawiedzony bełkot. Upór Maska w zakresie wyjaśniania początków swojej pasji do aut elektrycznych, energii słonecznej i rakiet może dowodzić braku pewności siebie. Wydaje się, że próbuje on na siłę kształtować swoją biografię. Dla niego jednak różnica między skorzystaniem z przypadkowej szansy a celowym działaniem jest istotna. Mask od dawna chciał dać światu do zrozumienia, że różni się od przeciętnego przedsiębiorcy z Doliny Krzemowej. Ani nie naśladował zwyczajnie trendów, ani też nie gonił za wizją bogactwa. Od początku przyświecał mu plan generalny. Naprawdę dużo o tym myślałem na studiach, powiedział. To nie jest historia wymyślona po fakcie. Nie chcę być postrzegany jako nowobogacki, ktoś goniący za modą, ani jako zwyczajny oportunista. Nie jestem inwestorem. Lubię urzeczywistniać technologie, które uważam za istotne dla przyszłości i w jakiś sposób przydatne. Pierwszy Startup. Latem 1994 roku Musk wraz z bratem Kimblem poczynili pierwsze kroki w kierunku zostania najprawdziwszymi Amerykanami. Wybrali się na wyprawę samochodem przez cały kraj. Kimble pracował jako franczyzobiorca dla College Pro Painters i radził sobie dobrze, prowadząc coś na kształt małej firmy. Sprzedał swoją część franczyzy i wraz z bratem zebrali pieniądze na zakup sfatygowanego BMW 320i z lat 70. Bracia rozpoczęli wyprawę w sierpniu niedaleko San Francisco, gdy temperatura w Kalifornii rosła. Pierwszy etap wycieczki zawiódł ich do miasteczka Needles na pustyni Mojave. Tam doświadczyli niemal 50 upału w aucie bez klimatyzacji i pokochali zajazdy takie jak burgerownie Carls Jr., gdzie odpoczywali w chłodzie całymi godzinami. Wyprawa zapewniła mnóstwo czasu na typowe wybryki dwudziestoparolatków i szalone marzenia o kapitalizmie. Internet dopiero stawał się ogólnodostępny dzięki wyszukiwarkom takim jak Yahoo, oraz przeglądarkom z rodzaju tych dostarczanych przez Netscape. Bracia szybko zainteresowali się siecią i postanowili założyć wspólnie firmę związaną z działalnością online. Od Kalifornii do Colorado, Wyoming, Dakoty Południowej i Illinois na zmianę prowadzili, dyskutowali i spierali się, zanim wrócili na wschód, aby jesienią Mask mógł wrócić na studia. Najlepszym pomysłem, jaki się narodził w trakcie wyprawy, był serwis internetowy dla lekarzy. Nie miało być to nic tak ambitnego jak elektroniczna dokumentacja medyczna, lecz raczej system wymiany informacji i współpracy. Wydawało się, że w branży medycznej można było namieszać, mówił Kimball. Zacząłem pracę nad biznesplanem oraz stroną marketingowo-sprzedażową, ale całość nie wypaliła. Nie czuliśmy tego. Musk spędził początek lata na stażach w Dolinie Krzemowej. Do tego czasu pracował w Pinnacle Research Institute z siedzibą w Los Gatos. W tym przereklamowanym startupie zespół naukowców badał metody, w jakie superkondensatory mogły stać się rewolucyjnym źródłem zasilania w samochodach elektrycznych i hybrydowych. Prace zbaczały także, przynajmniej w zakresie konceptualnym, w znacznie bardziej dziwaczne obszary. Mask mógłby długo opowiadać o tym, jak superkondensatory można wykorzystać do budowy laserowej broni białej w tradycji gwiezdnych wojen, a także o każdym innym futurystycznym filmie. Pistolety laserowe strzelałyby seriami niewyobrażalnej energii, a potem strzelec wymieniałby superkondensator u podstawy pistoletu, podobnie jak magazynek, i broń znów byłaby gotowa do strzału. Superkondensatory otwierały także obiecujące perspektywy dla pocisków. Były znacznie bardziej elastyczne od akumulatorów na naprężenia mechaniczne związane ze startem i mogły przez dłuższy czas utrzymać stały ładunek elektryczny. Musk uwielbiał pracę w Pinnacle i zaczął wykorzystywać to doświadczenie na poczet eksperymentów nad swoim biznesplanem uczelnianym oraz do swoich przyszłych fantazji biznesowych. Wieczorami Musk szedł do Rocket Science Games, startupu położonego w Palo Alto, którego zamiarem było tworzenie najbardziej zaawansowanych gier wideo w historii przez przeniesienie ich z kartridżów na płyty CD, które mogły przechowywać większą ilość informacji. Płyta CD teoretycznie miała umożliwić snucie historii w hollywoodzkim stylu oraz podniesienie poziomu produkcji. Do tego zadania zmontowano zespół wschodzących gwiazd składający się z inżynierów i ludzi z branży filmowej. W Rocket Science pracował Tony Fadel, który kierował później w dużej mierze rozwojem zarówno iPoda, jak i iPhone'a w Apple, podobnie jak goście rozwijający multimedia QuickTime dla Apple. Do zespołu należeli także ludzie pracujący wcześniej nad efektami do Gwiezdnych Wojen w Industrial Light and Magic oraz w dziale gier Lucas Arts Entertainment. Rocket Science dała Maskowi przedsmak tego, co Dolina Krzemowa miała do zaoferowania od strony talentu i kultury. Byli tam ludzie pracujący całą dobę i wcale nie uważali za dziwne, że Mask pojawiał się tam każdego dnia o 17, aby rozpocząć swoją drugą pracę. Pojawił się u nas, aby napisać bardzo podrzędny kod niskiego poziomu. Wyjaśnił Peter Barrett, australijski inżynier, który pomógł założyć firmę. Był kompletnie niewzruszony. Po jakimś czasie nikt już chyba nie dawał mu żadnych wskazówek i skończyło się na tym, że pisał to co chciał. Konkretnie maska poproszono o napisanie sterowników, które miały umożliwiać komunikację między joystickami i myszami, a różnymi komputerami i grami. Sterowniki to te irytujące pliki, które musicie instalować, aby drukarka lub aparat działały na domowym komputerze. Prawdziwa praca u podstaw. Jako samouk programista, Musk okazał się całkiem dobry w pisaniu kodu i z własnej inicjatywy zajął się ambitniejszymi zadaniami. Starałem się wypracować strategię wielozadaniowości, aby można było równocześnie odczytywać filmy z płyty CD i odtwarzać grę, tłumaczył. A wówczas można było robić albo jedno, albo drugie. To było dość skomplikowane programowanie na poziomie maszyny. Faktycznie tak było. Mask musiał wydawać komendy, które przemawiały bezpośrednio do głównego mikroprocesora i manipulowały najbardziej podstawowymi funkcjonalnościami, umożliwiając pracę maszyny. Bruce Leake, były główny inżynier stojący za QuickTime Apple'a, przewidział zatrudnienie Maska i dziwił się jego zdolności do pracy po nocach. Miał niespożytą energię, wspominał. Dziś dzieciaki nie mają pojęcia o sprzęcie ani o tym, jak działają różne rzeczy, ale on miał doświadczenie hakerskie i nie bał się po prostu spróbować dowiedzieć różnych rzeczy. Musk znalazł w Dolinie Krzemowej szerokie spektrum możliwości, których poszukiwał oraz miejsce zdolne sprostać jego ambicjom. Wracał dwa lata z rzędu, a po obronie, z dwoma dyplomami, na stałe już przeniósł się na zachód. Początkowo chciał zrobić doktorat z materiałoznawstwa oraz fizyki na Stanford i rozwijać swoje osiągnięcia w zakresie superkondensatorów w Pinnacle. Ponoć Musk rzucił studia doktoranckie po zaledwie dwóch dniach, nie mogąc oprzeć się powołaniu ze strony internetu. Namówił Kimbla do przeprowadzki do Doliny Krzemowej, aby razem mogli podbić sieć. Pierwsze przeczucia w zakresie dobrze prosperującego biznesu pojawiły się jeszcze w okresie staży. Handlowiec przyszedł do jednego z biur startupu, gdzie próbował sprzedać pomysł ogłoszeń w katalogach sieciowych jako dodatku do ogłoszeń, jakie firmy zamieszczały w zwykłych, obszernych katalogach typu panorama firm. Walczył o swoją sprzedaż i wyraźnie miał nikłe pojęcie o tym, czym naprawdę był internet, oraz o tym, jak faktycznie można było zrobić na nim biznes. Jego nieudolne wysiłki dały maskowi do myślenia. Więc odezwał się do Kimbla z pomysłem, aby pomóc firmom po raz pierwszy trafić do sieci. Ilon mówił: Ci goście nie mają o tym pojęcia. Może to jest coś, czym możemy się zająć? Wspominał Kimble. To był 1995 rok, a bracia właśnie mieli założyć Global Link Information Network. Startup później przemianowany na ZIP2. Szczegóły dotyczące założenia firmy oraz przebiegu studiów Maska znajdziecie w dodatku numer jeden. Za zip stał nietypowy pomysł. Niewiele małych firm w 1995 roku rozumiało konsekwencje internetu. Nie miały bladego pojęcia o tym, jak zaistnieć w sieci, i nie widziały właściwie żadnych korzyści w stworzeniu strony firmowej ani nawet umieszczaniu ogłoszenia w sieci. Bracia Mask mieli nadzieję przekonać restauracje, sklepy odzieżowe, salony fryzjerskie i tym podobne biznesy, że przyszła pora, aby zasygnalizować swoją obecność użytkownikom sieci. Zip2 planowała stworzyć katalog firm z wyszukiwarką, a następnie nanieść dane na mapę. Mask najczęściej tłumaczył pomysł poprzez analogię do pizzy mówiąc, że każdy zasłużył na prawo do informacji o lokalizacji najbliższej pizzerii i wskazówek krok po kroku, jak do niej dotrzeć. Dziś może się to wydać oczywiste, wystarczy pomyśleć o czymś pomiędzy Yelp a Google Maps, ale wówczas coś takiego nie śniło się nawet osobom będącym regularnie upalonym. Bracia Musk powołali Ziptu do życia na 430 Sherman Avenue w Palo Alto. Wynajęli biuro w typie studio o powierzchni 6 na 9 metrów i zakupili podstawowe meble. Trzypiętrowy budynek był kapryśny. Nie było wind, a toalety często się zapychały. To było dosłownie gówniane miejsce do pracy. Wspominał jeden z pierwszych pracowników. Aby uzyskać szybkie połączenie z siecią, Mask zawarł umowę z Rejem Gillouardem, dostawcą usług internetowych z piętra niżej. Zgodnie z jego relacją, Musk wywiercił dziurę w płycie gipsowo-kartonowej obok drzwi do swojej firmy, a potem puścił kabel sieciowy wzdłuż schodów do firmy Girouarda. — Kilka razy zalegali nam z płatnościami, ale zawsze płacili — dodał dostawca. Elon sam napisał całość kodu stojącego za usługą, podczas gdy bardziej sympatyczny Kimble zajął się budową sieci sprzedaży indywidualnej. Ilon kupił tanią licencję bazy danych firm z Bay Area zawierającej nazwy i adresy. Skontaktował się z firmą Navtek, która wydała setki milionów dolarów na stworzenie cyfrowych map i wskazówek, jakie mogły posłużyć do pierwszych usług typu GPS i zawarł genialny układ. Skontaktowaliśmy się z nimi, a oni dali nam za darmo technologię. Wspominał Kimball. Musk połączył obydwie bazy danych. Aby uruchomić podstawowy system. Z czasem inżynierowie ZIP-2 musieli poszerzyć ten pierwotny zakres danych większą liczbą map, aby pokryć obszary poza największymi metropoliami oraz stworzyć niestandardowe wskazówki krok po kroku, które miały wyglądać dobrze i działać na domowym komputerze. Errol Musk dał synom 28 tysięcy dolarów jako pomoc w tym początkowym okresie, ale i tak byli raczej spłukani po wynajęciu biura, zakupie licencji na oprogramowanie i części wyposażenia. Przez pierwsze trzy miesiące istnienia firmy bracia żyli w biurze. Mieli tam niewielką szafę, w której trzymali ubrania, a kąpali się w obiektach sportowych Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej, YMCA. — Czasem jedliśmy cztery posiłki dziennie w Jack in the Box — opowiadał Kimble. Mieli otwarte całą dobę, co odpowiadało naszym godzinom pracy, a raz zamówiłem smutki, w którym coś pływało. Po prostu to wyjąłem i wypiłem resztę. Od tamtej pory nie jestem w stanie tam jeść, ale do dziś potrafię wyrecytować ich kartę z pamięci. Po jakimś czasie maskom udało się wynająć mieszkanie z dwoma sypialniami. Nie mieli ani pieniędzy, ani potrzeby zakupu mebli. Wystarczyły im materace na podłodze. Ilonowi udało się w jakiś sposób przekonać młodego inżyniera z Korei Południowej, aby przyszedł do ZIP-2 na staż w zamian za pokój i wyżywienie. Biedny dzieciak myślał, że to praca w dużej firmie. Wspominał Kimbu. Tymczasem trafił do naszego mieszkania, nie mając pojęcia, w co się pakuje. Pewnego dnia starzysta jechał do pracy z dezelowanym BMW-320I braci, gdy odpadło jedno z kół. Oś przeryła asfalt na skrzyżowaniu Page Mill Road i El Camino Real, a powstałą bruzdę można było oglądać przez wiele lat. zip mogła być odlotową firmą z branży internetowej wycelowaną w epokę informacji, ale oderwanie jej od gruntu wymagało starej, dobrej sprzedaży indywidualnej. Firmy musiały zostać przekonane co do korzyści płynących z sieci i na tyle urzeczone, by zapłacić za nieznane. Od koniec 1995 roku bracia Mask zaczęli zatrudniać i montować dział sprzedaży. Jednym z pierwszych nabytków był Jeff Heilman, bez troski 21 próbujący zdecydować się co zrobić dalej ze swoim życiem. Pewnego wieczoru oglądał z ojcem telewizję i zobaczył adres internetowy na dole ekranu w trakcie jednej z reklam. Chodziło o jakiś serwis.com, powiedział Heilman. Pamiętam, że spytałem tatę, na co właściwie patrzymy. Odpowiedział, że też nie wie. Wtedy zdałem sobie sprawę, że powinienem zdobyć jakiś internet. Heilman spędził kolejnych kilka tygodni, próbując porozmawiać z ludźmi, którzy mogliby wyjaśnić mu ideę internetu. A potem natknął się na zdawkowe ogłoszenie o pracy w Zip2 w San Jose Mercury News. Sprzedawco internetowy szukamy ciebie. Głosiła treść a heilman dostał te prace. Kilkoro innych handlowców dołączyło do niego i wszyscy pracowali w systemie prowizyjnym. Mask wydawał się nigdy nie wychodzić z pracy. Spał niemal jak pies na pufie obok biurka. Prawie codziennie przychodziłem do pracy o siódmej trzydzieści albo ósmej, a on spał właśnie tam, na tej pufie, wspominał heilman. Może kąpał się w weekendy, nie wiem. Mask prosił przybywających najwcześniej do pracy, by dawali mu kopniaka, a wtedy budził się i siadał do biurka. Gdy on wpadał w szał kodowania, jego brat zmieniał się w charyzmatycznego guru działu sprzedaży. Kim był, był wiecznym optymistą i bardzo podnosił na duchu, podkreślał Heilman. Nigdy nie poznałem nikogo takiego. Młodszy z braci wysłał Heilmana do ekskluzywnego centrum handlowego w Stanford oraz na University Avenue, główną ulicę Palo Alto, aby namówił detalistów do związania się z ZipTu, tłumacząc, że ogłoszenia sponsorowane pomogą umieścić ich firmy na szczycie wyników wyszukiwarek. Głównym problemem był oczywiście brak chętnych. Tydzień po tygodniu Heilman pukał od drzwi do drzwi, po czym wracał do biura, odsyłany z kwitkiem. Najgrzeczniejszą odpowiedź usłyszał od ludzi, którzy nazwali reklamę internetową najgłupszą rzeczą, o jakiej dotychczas słyszeli. Najczęściej właściciele sklepów po prostu mówili Heilmanowi, aby przestał zawracać im głowę. W porze lunchu bracia Mask brali gotówkę z pudełka na cygara i szli we trzech coś zjeść oraz wysłuchać przygnębiającego raportu działu sprzedaży. Craig Moore, który również był jedną z pierwszych zatrudnionych w ZIPTU osób, pracował wcześniej jako agent nieruchomości. Zdecydował się zaoferować usługi firmy salonom samochodowym, gdyż te zazwyczaj wydawały sporo na reklamę. Opowiedział potencjalnym klientom o stronie głównej Zip2, www.totalinfo.com i próbował przekonać, że istnieje wysoki popyt na umieszczenie ogłoszenia firmowego w typie www.totalinfo.com ukośnik Toyota of Silicon Valley. Gdy Mor próbował ją zademonstrować, Usługa nie zawsze działała lub witryna ładowała się bardzo powoli, co było wówczas powszechne. To zmuszało go do prób przekonania potencjalnego klienta, do wyobrażania sobie potencjału ziptu. Pewnego dnia wróciłem z około dziewięciuset dolarami w czekach, powiedział Mor. Wszedłem do biura i spytałem chłopaków, co mam zrobić z pieniędzmi. Ilon przestał uderzać w klawisze, wychylił się z za monitora i powiedział. Nic z tego, to twoje pieniądze. Morale pracowników podtrzymywały także nieustanne ulepszenia, jakie Musk wprowadzał w firmowym oprogramowaniu. Usługa zmieniła się z modelu koncepcyjnego w prawdziwy projekt, który mógł być używany i demonstrowany. Zawsze zorientowani marketingowo bracia Musk starali się nadać swojej usłudze sieciowej pozory większej ważności, tworząc wokół niej imponującą fizyczną otoczkę. Elon zbudował ogromną obudowę wokół standardowego peceta i wtaszczył jednostkę na platformę na kółkach. Gdy przychodzili potencjalni inwestorzy, odstawiał pokaz i wytaczał tę ogromną maszynę, aby wydawało się, że firma opierała się na mini-superkomputerze. Inwestorzy byli pod wrażeniem, uważał Kimball. Z kolei Heilman zauważył, że ujmowało ich niewolnicze oddanie Elona dla firmy. Nawet wówczas, będąc nadal pryszczatym studentem, Ilon miał poczucie, że to coś, cokolwiek to było, musiało się powieść i że jeśli mu się nie uda, straci swoją szansę, powiedział Heilman. Myślę, że oni dostrzegli w nim siłę do postawienia wszystkiego na jedną kartę. Musk właściwie potwierdził to w rozmowie z jednym z inwestorów. Mam mentalność samuraja. Raczej popełnię sepuku niż zawiodę. Na początku istnienia ZipTu Musk zyskał ważnego powiernika, który temperował nieco dramatyczne zapędy. Greg Currie, kanadyjski biznesmen po trzydziestce, poznał braci w Toronto i kupił udziały we wczesnej fazie projektu ZipTu. Chłopcy pojawili się u niego pewnego ranka i poinformowali go, że zamierzają przenieść się do Kalifornii, aby spróbować rozwinąć firmę. Wciąż w swoim czerwonym szlafroku, Kuri wszedł do domu, pokręcił się przez kilka minut i wrócił z plikiem sześciu tysięcy dolarów. Na początku 1996 roku przeprowadził się do Kalifornii i dołączył do Ziptu jako współzałożyciel. Kuri w przeszłości zawarł wiele umów jako agent nieruchomości i miał spore doświadczenie w kontaktach międzyludzkich, a w Ziptu odpowiadał za nadzór rodzicielski. Miał dryk do uspokajania Ilona i stał się dla niego kimś w rodzaju mentora. Nawet bardzo mądrzy ludzie nie rozumieją czasem, że nie każdy potrafi dotrzymać im tempa, podkreślał Derek Proudian, inwestor kapitału wysokiego ryzyka, który miał zostać dyrektorem naczelnym w firmie. Grek jest jedną z niewielu osób, których Ilon słuchał, i który potrafił przedstawiać mu fakty w kontekście. Kuri rozstrzygał także bijatyki między braćmi, jakie zdarzały się w biurze. Nie wdaje się w bójki z nikim poza Ilonem. Nie potrafię również przyjąć wizji żadnej poza naszą, powiedział Kimball. Podczas jednej wyjątkowo paskudnej awantury o decyzję biznesową, Elon zdarł sobie skórę z dłoni i musiał dostać zastrzyk przeciwtężcowy. Po tym wydarzeniu, Kuri położył kres burdom. W roku 2012 zmarł na atak serca, dorobiwszy się fortuny, inwestując w firmy swojego protegowanego. Elon przyszedł na jego pogrzeb. Wiele mu zawdzięczamy, przyznał Kimble. Na początku 1996 roku Zip2 przeszła potężną zmianę. Firma Venture Capital Mor. Davido Ventures. Zwietrzyła potencjał tkwiący w pomyśle dwóch chłopaków z RPA, próbujących zrobić panoramę firm dla internetu, i spotkała się z nimi. I choć to nie Elon był tym reprezentatywnym, udało mu się zainteresować potencjalnych inwestorów, którzy byli pod wrażeniem jego energii. Mor Dawidow zainwestował w firmę 3 miliony dolarów. Z takim zapleczem firma oficjalnie zmieniła nazwę z Global Link. Na Zip 2 przeniosła się do większego biura przy 390 Cambridge Avenue w Palo Alto i zaczęła rekrutować zdolnych inżynierów. Zmieniono także strategię biznesową. W tym czasie firma stworzyła również jeden z najlepszych systemów orientacji w sieci. Zip 2 miała dopracować tę te technologię i poszerzyć jej zakres na cały kraj. Głównym celem było jednak coś zupełnie innego. Zamiast sprzedaży indywidualnej miał powstać pakiet oprogramowania, który miał być sprzedawany prasie, a który w zamian tworzyłby ich własne katalogi nieruchomości, salonów samochodowych i ogłoszeń. Prasa późno dostrzegła wpływ sieci na ich biznes, a oprogramowanie ZIP-2 miało dać im szybki dostęp do niej bez konieczności rozwijania własnej technologii od podstaw. ZIP-2 Mogła zaś postawić sobie ambitniejsze cele i zyskać dostęp do ogólnonarodowej sieci ogłoszeń. Ta zmiana modelu biznesowego i wizerunku firmy miała być przełomowym momentem w życiu Maska. Inwestorzy wtłoczyli go w rolę dyrektora do spraw technicznych, a na stanowisko dyrektora generalnego powołali Richa Sorkina. Sorkin pracował wcześniej w Creative Labs, tworzył sprzęt radiowy, i dowodził grupą odpowiedzialną za rozwój biznesu w firmie, gdzie kierował szeregiem inwestycji w internetowe startupy. Inwestorzy Zip2 postrzegali go jako doświadczonego w branży internetowej. I choć Elon zgodził się na te ustalenia, z czasem żałował utraty kontroli nad Zip2. Prawdopodobnie największą jego bolączką przez cały okres naszej wspólnej pracy był żal z powodu tej nieszczęsnej umowy z Mordawidow wspominał Jim Ambras, wicedyrektor działu technicznego w ZipTu. Elon nie miał żadnych obowiązków operacyjnych, a chciał być dyrektorem generalnym. Ambras pracował w Hewlett-Packard Labs oraz Silicon Graphics Inc. i uosabiał talent największego kalibru, pozyskany w pierwszej fali przypływu kapitału. Silicon Graphics, ukochany przez Hollywood. Producent wysokiej klasy komputerów, był najbardziej szpanerską firmą tamtych czasów i przyciągnął całą elitę geeków Doliny Krzemowej. Mimo to, Ambras wykorzystał obietnice bogactw czyhających w sieci, by skusić najlepszych inżynierów do ZIPTU. Nasz adwokat dostał list od Silicon Graphics, w którym pisali, że podkradamy ich najbardziej doświadczonych pracowników. Mówił Ambras. Ilon uważał, że to fantastyczne. Choć Mask był programistą samoukiem, jego umiejętnością daleko było do tych, jakie prezentowali nowi pracownicy. Ledwie spojrzeli na kod i zaczęli przepisywać od nowa większość oprogramowania. Mask denerwował się na niektóre zmiany, ale programiści potrzebowali jedynie fragmentów linijek kodu, aby wykonać swoją pracę. Doskonale radzili sobie z dzieleniem projektów na części, które mogły być poddawane zmianom i ulepszeniom podczas gdy on wpadał w klasyczną pułapkę samołuka, zwaną przez deweloperów kodem spaghetti, tworząc w efekcie monolityczne zwały kodu, które z nieznanych powodów potrafią wariować. Inżynierowie przynieśli ze sobą także bardziej wyrafinowaną strukturę pracy i bardziej realistyczne terminy dla swojej grupy. To była pożądana odmiana dla podejścia maska, który ustalał przesadnie optymistyczne terminy, a później zmuszał inżynierów, aby ich dotrzymali, pracując bez wytchnienia. Jeśli spytało się Ilona, ile zajmie dana czynność, zawsze twierdził, że na wszystko wystarczy godzina, powiedział Ambras. Interpretowaliśmy jego godzinę jako w rzeczywistości dzień lub dwa, a gdy Ilon mówił, że coś zajmie dzień lub dwa, to przeznaczaliśmy na tę czynność tydzień lub dwa tygodnie. Założenie Ziptu i patrzenie, jakiego firma rośnie, dodało starszemu z masku w pewności siebie. Terence Beni, jeden z kolegów licealnych Ilona, przyjechał z wizytą do Kalifornii i od razu dostrzegł jego przemianę charakteru. Patrzył na kłótnie kolegi z okropnym właścicielem mieszkania, który utrudniał życie jego mamie. Powiedział: Jeśli chcesz wyżywać się na kimś, wyżyj się na mnie. Widok Ilona, przejmującego kontrolę nad sytuacją, był zaskakujący. Ostatnio widziałem go jako dziwacznego gika, który czasem tracił panowanie nad sobą. To był dzieciak, którego się zaczepiało, żeby wyprowadzić go z równowagi. Teraz był pewny siebie i miał pełną kontrolę. Co więcej, Musk starał się panować nad swoją krytyką wobec innych. Ilon nie jest kimś, od kogo usłyszysz. Wiem, co masz na myśli, rozumiem twój punkt widzenia wyjaśniała Justin. On nie posiada tego poziomu empatii, dlatego istniały rzeczy oczywiste dla innych, ale dla niego nie. Musiał się nauczyć, że latek nie powinien torpedować planów starszych od siebie i wytykać im słabe punkty. Nauczył się zmieniać swoje zachowanie w konkretny sposób. Wydaje mi się, że jego podejście do świata jest oparte na strategii i rozumie. Zmiany w osobowości działały z różnym powodzeniem. Mask wciąż doprowadzał młodych inżynierów do szewskiej pasji swoimi wymogami w zakresie pracy i bezceremonialną krytyką. Pamiętam pewne spotkanie i burzę mózgów dotyczącą nowego produktu, nowej witryny samochodowej. Wspominała Doris Downs, dyrektor kreatywna w Ziptu. Ktoś poskarżył się, że zmiana technologiczna, którą chcieliśmy wprowadzić, była niemożliwa. Ilon odwrócił się i powiedział: Mam gdzieś co o tym myślisz. A potem wyszedł ze spotkania. Dla niego słowo nie ma racji bytu i oczekuje podobnego podejścia od wszystkich wokół siebie. Od czasu do czasu Mask pozwalał sobie także na dosadną krytykę pod adresem najwyższego kierownictwa. Czasem ludzie wychodzili ze spotkania wyraźnie zniesmaczeni, mówił handlowiec Mor. Nie da się jednak osiągnąć pozycji Ilona poprzez bycie na każdym kroku uroczym facetem, a on był po prostu zmotywowany i pewny siebie. Podczas gdy Musk starał się pogodzić ze zmianami narzuconymi firmie przez inwestorów, korzystał z niektórych przywilejów posiadania wielkich pieniędzy. Finansiści wyciągali swoje karty kredytowe i pomogli braciom. Dali im również po 30 tysięcy dolarów na nowe auta. Elon i Kimble zamienili swoje rozklekotane BMW na rozklekotanego sedana, którego pomalowali w kropki farbą w sprayu. Kimble następnie przerzucił się na BMW-3. A jego brat kupił Jaguara E. Ciągle się psuł i do pracy docierał na lawecie, mówił Kimble, ale Ilon zawsze myślał w szerokiej perspektywie. W ramach ćwiczeń integracyjnych w pewien weekend Ilon, Ambras oraz grupka pracowników i przyjaciół wybrała się na wycieczkę rowerową szlakiem Saratoga Gap przez góry Santa Cruz. Większość rowerzystów trenowała i przywykła do męczącej jazdy oraz letnich upałów zaatakowali góry w szaleńczym tempie. Po godzinie kuzyn Maska, Raz Rive dotarł na szczyt i zwymiotował, zanim dojechała reszta rowerzystów. Po piętnastu minutach pojawił się Mask, z fioletową twarzą i zlany potem zdobył szczyt. Zawsze myślę o tej wycieczce. Nie miał do niej kondycji, powiedział Ambras. Inni odpuściliby albo zeszli z roweru. Gdy patrzyłem, jak pokonuje ostatnie metry z bólem na twarzy, pomyślałem, że to właśnie on. Prędzej umrze, niż się podda. Mask także w biurze tryskał energią. Przed wizytą inwestorów zagrzewał zespół i instruował pracowników, by siadali przy telefonach, tworząc atmosferę szumu. Zmontował zespół graczy do turniejów Quake'a, pierwszoosobowej strzelanki. Wzięliśmy udział w jednym z pierwszych ogólnokrajowych turniejów stwierdził Mask. Zajęliśmy drugie miejsce, a byłoby pierwsze, ale komputer jednego z naszych najlepszych graczy padł, bo nie pociągnął tak potężnej karty graficznej. Wygraliśmy kilka tysięcy dolarów. zip osiągnęła niewiarygodny sukces medialny. Firmy mediowe oraz tytuły prasowe, jak New York Times, Knight Reader czy Hearst Corporation, również korzystały z jej usług. Niektóre z nich przekazały 50 miliardów dolarów dodatkowych funduszy. Serwisy takie jak Craigslist z darmowymi ogłoszeniami online dopiero zaczynały się pojawiać, a gazety potrzebowały kierunku rozwoju. Prasa wiedziała, że ma problem z Internetem, a pomysł polegał na tym, żeby pozyskać ich tyle, ile się dało, podkreślał Ambras. Chcieli ogłoszeń. I stron informacyjnych dla branży nieruchomości, motoryzacyjnej i rozrywkowej, a nas mogli wykorzystać jako platformę dla wszystkich tych trzech usług sieciowych. ZIPTU zakupiła znak towarowy na swój slogan: Zasilamy prasę. We power the press, a dopływ gotówki zapewniał firmie rozwój. Siedziba firmy wkrótce stała się tak zatłoczona, że jedno z biurek stanęło bezpośrednio naprzeciwko damskiej toalety. W 1997 roku. ZIPTU przeniosła się do modniejszej i bardziej przestronnej lokalizacji przy 444 Castro Street w Mountain View. Maska drażniło, że jego firma stała się zakulisowym graczem dla prasy. Wierzył, że mogła oferować ciekawe bezpośrednie usługi, dlatego zachęcał do zakupu domeny city.com z nadzieją, że uda się ją zmienić w docelowe miejsce dla klientów. Jednakże pokusa zysków z firm medialnych trzymała Sorkina i zarząd na wydeptanej ścieżce, więc uznali, że rozważą te opcje w bliżej nieokreślonej przyszłości. W kwietniu 1998 roku ZIPTU ogłosiła przełomowy krok na drodze do podwojenia zysków strategicznych. Miała połączyć się ze swoim głównym konkurentem, City Search, na mocy umowy wartej około 300 milionów dolarów. Nowa firma. Miała zachować nazwę CitySearch, a przedsięwzięcie miał pokierować Sorkin. Na papierze wszystko wyglądało na fuzję dwóch równych sobie firm. CitySearch zbudowała rozległą bazę katalogów dla miast w całym kraju. Wydawała się mieć silne działy sprzedaży i marketingu, które mogły uzupełnić utalentowany zespół inżynierów w ZIPTU. Połączenie ogłoszono w prasie i wydawało się już nieuniknione. Opinie na temat wydarzenia różnią się diametralnie. Logistyka wymagała, by obydwie firmy prześledziły księgi i wyznaczyły pracowników do zwolnienia, żeby uniknąć powielenia stanowisk. Proces ten wzbudził podejrzenia co do szczerości City Search odnośnie do udostępniania danych finansowych oraz rozjątrzył kierownictwo ZipTU, które zauważyło, że w nowej firmie albo zostaną zdegradowani, albo w ogóle nie będzie dla nich miejsca. Jedna frakcja wewnątrz Ziptu lobbowała za porzuceniem umowy, podczas gdy Sorkin żądał, by przejęcie nastąpiło. Mask na początku był zwolennikiem połączenia, ale później zmienił zdanie. W maju 1998 roku umowę anulowano, a prasa wszystko rozdmuchała, robiąc wielkie halo z chaotycznego zerwania. Mask próbował przekonać zarząd do usunięcia Sorkina i mianowania go na stanowisko dyrektora generalnego, ale spotkał się z odmową. Zamiast tego stracił swój tytuł prezesa, a Sorkina zastąpił Derek Proudian, inwestor z Mordawidow. Sorkin uznał zachowanie Maska w trakcie całej afery za skandaliczne, przyjmując późniejszą reakcję zarządu i degradację Ilona za dowód potwierdzenia jego opinii. To był czas szukania odwetu i kozła ofiarnego, wspominał Proudian. Ilon chciał być dyrektorem generalnym, ale ja powiedziałem to twoja pierwsza firma znajdźmy nabywcę i zaróbmy trochę pieniędzy, żebyś mógł założyć drugą, trzecią i czwartą firmę. Skoro umowa nie doszła do skutku, Ziptu znalazła się w tarapatach, zaczęła tracić pieniądze. Musk nadal chciał podążać ścieżką zwrotu w kierunku klienta, ale Praudian obawiał się, że ten pomysł pochłonie zbyt wiele kapitału. Microsoft podkopał nieco rynek, w dodatku pojawiało się coraz więcej startupów z branży mapowania, nieruchomości i motoryzacji. Inżynierowie Ziptu byli zdemotywowani i zmartwieni, że nie uda im się przebić konkurencji. I nagle, w lutym 1999 roku, producent komputerów Compact Computer zaoferował za firmę 307 milionów dolarów. To była manna z nieba, powiedział Ed Ho, były członek zarządu. Przyjęto ofertę, po czym firma wynajęła restaurację w Palo Alto i zorganizowała huczną imprezę. Morda Widow odzyskał swój pierwotny wkład dwudziestokrotnie, a Elon i Kimble zarobili na sprzedaży odpowiednio 22 i 15 milionów dolarów. Elon nigdy nie planował zostać w kompaku. Gdy tylko stało się jasne, że firma zostanie sprzedana, on zajął się kolejnym projektem wyjaśniał Praudian. Od tego czasu Musk miał zawsze walczyć o zachowanie kontroli nad swoimi firmami oraz o stanowisko dyrektora generalnego. Byliśmy przytłoczeni i myśleliśmy po prostu, że oni na pewno wiedzą, co robią, wspominał Kimble. Ale tak nie było. Nie mieli żadnej wizji po przejęciu. Byli inwestorami, a my dobrze się z nimi dogadywaliśmy, lecz wizja zniknęła z firmy. Po latach, gdy znalazł czas na refleksję, Musk zdał sobie sprawę, że niektóre sytuacje z pracownikami mógł rozwiązywać lepiej. Nigdy wcześniej nie kierowałem żadnym zespołem, powiedział. Nigdy nie byłem kapitanem drużyny, ani nie miałem nikogo pod sobą. Musiałem zastanowić się, co wpływa na funkcjonowanie zespołu. Pierwszym oczywistym przypuszczeniem było, że ludzie będą zachowywać się tak jak ty, ale to nieprawda. Nawet jeśli by tego chcieli, to może im brakować niezbędnych założeń lub informacji. Jeżeli posiadam pewną wiedzę i rozmawiam z repliką samego siebie, Lecz przekażę jej jedynie połowę informacji, nie mogę oczekiwać, by doszła do tych samych wniosków. Trzeba postawić siebie w pozycji, w której mówisz, jak oni by to odebrali z posiadaną przez siebie wiedzą. Pracownicy Ziptu wracali nocą do domów, przychodzili z powrotem i dowiadywali się, że mask zmienił ich pracę bez konsultacji, a jego agresywny styl przynosił więcej złego niż dobrego. Tak, mieliśmy wielu bardzo dobrych inżynierów, ale ja potrafiłem kodować znacznie lepiej od nich. I po prostu poprawiałem ich pieprzony kod, powiedział Mask. Frustrowało mnie czekanie na ich robotę, więc po prostu szedłem, poprawiałem twój kod i teraz chodzi pięć razy lepiej, ty idioto. Był taki koleś, który napisał równanie z mechaniki kwantowej, z prawdopodobieństwa kwantowego na tablicy i zrobił to źle. Mówię mu, jak mogłeś tak napisać? Więc mu to poprawiłem, znienawidził mnie za to. Ostatecznie zdałem sobie sprawę, że w porządku. Poprawiłem jedną rzecz, ale przeze mnie pracownik jest bezproduktywny. To nie był dobry sposób rozwiązywania problemów. Mask, pracuś epoki dotkomów, miał zarówno wiele szczęścia, jak i umiejętności. Miał porządny pomysł, który zmienił w porządną usługę i wyszedł z szaleństwa dotkomów z pełnym kątem, zyskując więcej niż wielu jego kolegów. Proces dojścia do tego miejsca był jednak bolesny. Pragnął być przywódcą, ale ludzie wokół nie wyobrażali go sobie na stanowisku dyrektora generalnego. W jego mniemaniu wszyscy się mylili, a on powziął cel udowodnienia im błędu, co miało zaowocować jeszcze bardziej dramatycznymi rezultatami. Boss mafii Paypala Sprzedaż Ziptu natchnęła Ilona Maska zupełnie nową pewnością siebie. Podobnie jak bohaterowie gier, które tak kochał, on sam również wbił kolejny poziom. Rozgryzł dolinę krzemową i został tym, kim każdy chciał wówczas się stać milionerem epoki dotkomów. Jego kolejne przedsięwzięcie musiało sprostać nieustannie rozbudzanej ambicji. Musk szukał branży, w której tkwił potencjał ogromnych pieniędzy, z których on i internet mogliby zrobić użytek. Wrócił myślami do czasów swojego stażu w Bank of Nova Scotia. Jego największy wniosek z tamtych czasów, mianowicie że bankierzy są bogaci i głupi, miał obecnie szansę wspaniale zaprocentować. W trakcie pracy w dziale strategii banku na początku lat 90. „Mask został poproszony o weryfikację portfelu zobowiązań krajów Trzeciego Świata. Nosił on przygnębiającą nazwę „dług krajów słabo rozwiniętych” i znajdowały się na nim miliardy dolarów. Kraje Ameryki Południowej i inne nie wywiązywały się z płatności przez całe lata, a wartość zadłużenia narastała. Szef Maska, w ramach zadania szkoleniowego, poprosił go, aby wczytał się w portfele akcji banku i spróbował oszacować, ile tak naprawdę był wart dług. Pracując nad projektem, Mask natknął się na coś, co zdało mu się oczywistą szansą biznesową. Stany Zjednoczone próbowały obniżyć dług kilku krajów rozwijających się przez tzw. obligacje Brady'ego. Dzięki którym rząd amerykański stał się gwarantem długów takich krajów jak Brazylia czy Argentyna. Musk dostrzegł rozgrywkę arbitrażową. Obliczyłem wartość umów gwarancyjnych i wynosiła ona około 50 centów na każdego dolara, podczas gdy faktyczny dług przeliczany był po kwocie 25 centów, powiedział. To wyglądało na życiową szansę, z której nikt nie zdawał sobie sprawy. Musk starał się zachować zimną krew, gdy dzwonił do Goldman Sachs, jednego z największych spekulantów giełdowych na rynku, by wysądować ich na temat swoich odkryć. Zapytał, ile mógłby być wart dług Brazylii po kwocie 25 centów. Gość odpowiedział mi, a ile byś za niego chciał? Wtedy ja rzuciłem jakąś kompletnie absurdalną kwotę rzędu 10 miliardów dolarów, powiedział. Gdy spekulant giełdowy stwierdził, że to realna kwota, Mask odłożył słuchawkę. Sądziłem, że musiało im odwalić, bo przecież można było podwoić zysk. Za wszystkim stało państwo. To była bułka z masłem. Mask przez całe lato zarabiał około 14 dolarów na godzinę i zbierał cięgi za korzystanie z ekspresu do kawy należącego do kierownictwa oraz inne naruszenia statusu w końcu odkrył sposób, by zabłysnąć i zarobić porządne pieniądze. Pobiegł do gabinetu szefa i powiedział wprost o życiowej szansie. Możesz za darmo zarobić miliardy dolarów. Szef nakazał mu napisać raport, który szybko trafił na biurko dyrektora generalnego banku, lecz ten odrzucił propozycję, twierdząc, że bank już sparzył się na długu Brazylii i Argentyny, więc nie miał zamiaru ponownie się w to wplątywać. Próbowałem im wyjaśnić, że nie o to chodzi tłumaczył Mask. Kluczowe było tutaj pieprzone wsparcie amerykańskiego rządu. Nie obchodziło nas, co zrobi Ameryka Południowa. Nie można było przegrać, chyba że skarb państwa straciłby wypłacalność. Oni byli głusi na argumenty, a ja nie mogłem w to uwierzyć. Gdy w późniejszych latach banki stały się moją konkurencją, wspominałem ten moment i zyskałem dzięki niemu pewność siebie. Bankierzy jedynie kopiowali wszystko to, co robili inni. Jeśli wszyscy wokół skakaliby z zastranego klifu do morza, oni skakaliby wraz z nimi. Jeśli w sali leżałaby góra złota i nikt nie podniósłby ani jednej monety, to oni też by jej nie tknęli. W kolejnych latach Musk rozważał założenie banku internetowego i otwarcie o tym rozmawiał w trakcie swojego stażu w Pinnacle Research w 1995 roku. Młody Musk pouczał naukowców na temat nieuniknionej przemiany, jakie systemy sieciowe miały dokonać w branży finansowej, ale oni próbowali go uciszyć argumentami, że sieć potrzebowałaby wielu lat na to, by swoim bezpieczeństwem przekonać klientów. On jednak był pewny, że branża finansowa mogłaby zyskać dzięki temu przełomowi, a on mógłby wywrzeć wielki wpływ na bankowość przy relatywnie niewielkich nakładach. Pieniądze mają niską przepustowość. Podsumował swoją ówczesną wizję w przemowie na Stanford University w 2003 roku. Nie potrzebujecie rozbudowanej infrastruktury, aby sobie z nimi poradzić. To jedynie wpis w bazie danych. Rzeczywisty plan Maska był daleki od wzniosłości. Jak słusznie podkreślali badacze w Pinnacle, ludzie czuli się w sieci ledwie na tyle komfortowo, aby kupować książki. Mogli zaryzykować podanie numeru karty kredytowej, ale wyciąganie ich danych bankowych to już było za wiele. Co z tego? Musk chciał zbudować w pełni funkcjonalną internetową instytucję finansową firmę, która obsługiwałaby rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe oraz oferowała usługi maklerskie i ubezpieczenia. Technologia do osiągnięcia tych celów była dostępna ale pokierowanie prawnym piekłem stworzenia banku internetowego od zera, jawiło się optymistom jako trudne, a realistom zdawało niemożliwe. To nie było już przypisywanie wskazówek do jazdu do pizzerii, ani wrzucanie katalogów nieruchomości. Tym razem miał do czynienia z ludzkimi oszczędnościami, a jeśli serwis nie działałby jak należy, czekałyby go za to realne konsekwencje. Nieustraszony mask wcielił w życie swój plan, jeszcze zanim doszło do sprzedaży Ziptu. Dogadał się z kilkoma najlepszymi inżynierami w firmie, próbując wyczuć, którzy byliby zainteresowani dołączeniem do nowego projektu. Przedstawił także swoje pomysły kilku osobom poznanym w banku w Kanadzie. W styczniu 1999 roku, gdy zarząd poszukiwał kupca, on rozpoczął finalizację swojego planu. Miesiąc później ogłoszono dojście do skutku umowy z firmą Kompak. A w marcu Musk zarejestrował X.com, startup finansowy z nieco pornograficznie brzmiącą nazwą. Mniej niż dekadę zajął Ilonowi awans na drabinie statusu od kanadyjskiego turysty z plecakiem do multimilionera w wieku 27 lat. Mając na koncie 22 miliony dolarów, przeprowadził się z wynajmowanego wspólnie z trzema współlokatorami mieszkania do własnego, liczącego prawie 170 m kwadratowych które następnie odnowił. Kupił także za milion dolarów sportowe auto McLaren F1 oraz mały śmigłowiec i zrobił kurs pirotażu. Pogodził się z byciem celebrytą, co szło w pakiecie z milionami zarobionymi w czasach szaleństwa dotkomów. Wpuścił reporterów CNN do swojego mieszkania o siódmej rano, aby mogli sfilmować dostarczenie nowo zakupionego auta. Czarny, osiemnastokołowy tir z przyczepą, podjechał pod wskazany adres, a potem opuścił elegancki, srebrny samochód na ulicę, podczas gdy nowy właściciel stał zdumiony ze skrzyżowanymi na piersi rękoma. Na świecie są sześćdziesiąt dwa maklareny, a ja będę mieć jednego z nich. Mówił w wywiadzie dla CNN. Wow. Nie wierzę, że on naprawdę tu jest. To prawdziwe szaleństwo. Telewizja przeplatała film z dostawy auta z wywiadami z maskiem. Przez cały czas przypominał karykaturę inżyniera, któremu udało się osiągnąć sukces. Włosy zaczynały mu się przerzedzać, do tego ścinał je krótko, co akcentowało jego chłopięcą twarz. Miał na sobie za dużą brązową marynarkę o sportowym kroju i sprawdzał komórkę w swoim wypasionym aucie, siedząc tuż obok swojej szałowej dziewczyny, Justin, wydając się zauroczony własnym życiem. Wypowiadał jedną śmiechu wartą kwestię typową dla bogatego gościa, za drugą, mówiąc najpierw o przejęciu Ziptu. Gotówka to zawsze gotówka, to znaczy to naprawdę duża ilość pieniędzy. A potem o swoim baśniowym życiu. Oto on, drodzy państwo, najszybszy samochód świata. I wreszcie o swoich rozbuchanych ambicjach. Mógłbym kupić wyspę na Bahamach, a potem zmienić ją w moje osobiste lenno, ale bardziej interesuje mnie stworzenie i rozwijanie nowej firmy. Zespół podążył za nim do biur X.com, gdzie nadęta akcja z dostawą pociągnęła za sobą dalszą serię pożałowania godnych oświadczeń. Nie pasuje do stereotypu bankiera. Zebranie 50 milionów dolarów to kwestia wykonania kilku telefonów i pieniądze masz w ręku. Myślę, że X.com może absolutnie stać się żyłą złota wartą miliardy dolarów. Musk kupił swojego McLarena od dilera z Florydy i sprzątnął go z przed nosa samemu Ralphowi Lorenowi, który również ostrzył sobie na niego zęby. Nawet tak zamożni ludzie jak Loren woleli oszczędzić coś takiego na specjalne okazje lub niedzielne przejażdżki, ale nie Musk. On jeździł swoim nowym nabytkiem po całej Krzemowej Dolinie i parkował go przed biurami Xcom. Jego znajomi byli przerażeni na widok owego dzieła sztuki, pokrytego ptasimi odchodami, albo stojącego na parkingu przed supermarketem. Pewnego dnia Musk wysłał niespodziewanie e-mail innemu właścicielowi McLaren'a, Laremu Ellisonowi, miliarderowi i współzałożycielowi firmy produkującej oprogramowanie Oracle, z pytaniem, czy chciałby dla zabawy pościgać się na torze. Jim Clark, inny miliarder rozmiłowany w prędkości, Podłapał pomysł i powiedział przyjacielowi, że potrzebuje udać się do najbliższego salonu Ferrari, aby kupić coś odpowiednio szybkiego. Musk wstąpił do klubu dużych chłopców. Elon był tym wszystkim ogromnie podekscytowany. Wspominał George Zakary, inwestor kapitału wysokiego ryzyka i bliski przyjaciel Muska. Pokazał mi korespondencję z Larym. Rok później w trakcie jazdy Sand Hill Road na spotkanie z inwestorem Mask odwrócił się do przyjaciela i powiedział: Patrz na to. Wcisnął gaz do dechy, zmienił pas, wypadł z drogi i uderzył w nasyp, posyłając auto w ruch wirowy niczym frisbee. Szyby i koła zostały kompletnie zniszczone, a nadwozie uległo uszkodzeniu. Mask ponownie odwrócił się do kolegi i powiedział: Najśmieszniejsze jest to, że auto nie było ubezpieczone. Obaj złapali potem stopa do biura inwestora. Zwracając mu honor, trzeba powiedzieć, że Elon nie wpisał się całkowicie w wizerunek playboya. Właściwie większość pieniędzy zarobionych na Ziptu przeznaczył na x.com. Za tą decyzją stały praktyczne pobudki. Inwestorzy mogą liczyć na ulgi podatkowe, jeśli przeznaczą zyski na nowe projekty w ciągu kilku miesięcy. Jednak nawet biorąc pod uwagę wysokie standardy Doliny Krzemowej, wydawało się to szokujące, by inwestować aż tyle nowo zarobionych pieniędzy w coś tak niepewnego jak bank internetowy. W sumie chodziło o dwanaście milionów dolarów, co pozostawiało na koncie maska około 4 milionów po opłaceniu podatków. To jedna z rzeczy, jaka odróżniała Ilona od zwykłych śmiertelników, podkreślał Ed Hall, były członek zarządu zip ZIPTu, który następnie został współzałożycielem. X.com. On jest gotowy ponieść niewiarygodne ryzyko osobiste. Gdy podejmujesz taką decyzję, to albo ci się opłaci, albo wylądujesz gdzieś pod mostem. Decyzja o inwestycji tak ogromnych pieniędzy w nową firmę wydaje się jeszcze bardziej nietypowa, gdy poddamy ją analizie z dzisiejszej perspektywy. Klucz do sukcesu w epoce dotcomów w 1999 roku tkwił w dużej mierze w jednorazowym sukcesie, zgromadzeniu milionów na koncie, a potem wykorzystaniu zdobytych osiągnięć do przekonania innych, aby zainwestowali swoje pieniądze w kolejny projekt. Musk z pewnością mógłby polegać na zewnętrznych inwestorach, ale w tej grze to również on poważnie nadstawiał karku. Gdy więc z jednej strony pokazywał się w telewizji, i wypowiadał, podobnie jak cała reszta zapatrzonych w siebie ćwoków dorobionych na dotkomach, zachowywał się raczej jak ktoś z czasów, gdy założyciele takich firm z Doliny Krzemowej jak Intel byli skłonni brać duże ryzyko na siebie. Tam, gdzie Zip2 była fajnym, użytecznym pomysłem, XCOM mogła być zarzewiem prawdziwej rewolucji. Po raz pierwszy mask miał stanąć twarzą w twarz z tak niereformowalną branżą i liczył na rewolucję z korzyścią dla wszystkich. Zaczął również dopracowywać swój flagowy styl wchodzenia do superskomplikowanych sektorów, nie pozwalając na to, by przeszkadzał mu choćby w najmniejszym stopniu fakt, że niewiele wiedział o niuansach ich funkcjonowania. Sądził, że bankierzy wszystko robią źle, a on potrafiłby prowadzić biznes w tej branży lepiej niż ktokolwiek inny. Ego i pewność siebie maska zaczęły szybować w kierunkach, które jednym mogłyby wydać się inspirujące, zaś na innych wywrzeć wrażenie, że mają do czynienia z osobą napuszoną i pozbawioną skrupułów. Stworzenie Xcom miało odsłonić ogromne pokłady kreatywności, nieugiętości, konfrontacyjnego stylu i słabości maska w roli przywódcy. Mask miał również po raz kolejny doświadczyć odsunięcia od władzy we własnej firmie oraz bólu, jaki towarzyszy poczuciu niespełnienia wielkiej wizji. Tymczasem powołana została drużyna gwiazd. Howe pracował już jako inżynier w SGI i zip a koledzy wychwalali jego umiejętności w zakresie kodowania i zarządzania zespołem. Do zespołu dołączyło dwóch Kanadyjczyków z doświadczeniem finansowym Harris Fricker. I Christopher Payne. Musk poznał Frikera na stażu w Bank of Nova Scotia i panowie doskonale się dogadywali. Jako stypendysta prestiżowego Rhodes Scholarship, Fricker wniósł do firmy cenną wiedzę na temat mechaniki branży bankowej. Payne był znajomym Frikera z kręgu bankowego. Wszyscy czterej mężczyźni byli uważani za założycieli firmy ale to Mask został jej największym udziałowcem dzięki swojej pierwotnej inwestycji. X.com rozpoczęła swoje życie, jak wiele projektów z Doliny Krzemowej, w domu, gdzie odbyła się burza mózgów, a następnie przeniosła się do biur przy 394 University Avenue w Palo Alto. Współzałożyciele zgadzali się co do idei, że branża bankowa nie nadąża za postępem. Spacer do oddziału i rozmowa z kasjerem Wydawały się archaiczne w czasach dostępu do sieci. Argumenty brzmiały sensownie, a czterej mężczyźni byli podekscytowani. Jedyną przeszkodą była szara rzeczywistość. Mask miał zbyt mało doświadczenia branżowego, dlatego postanowił kupić książkę, by zrozumieć tajniki bankowości. Im bardziej przemyślany wydawał się inwestorom ich plan działania, tym bardziej zdawali sobie sprawę, że regulacje blokujące tworzenie banku internetowego były nie do pokonania. Po czterech czy pięciu miesiącach mur wciąż był nie do przebicia, wzdychał hoł. Od samego początku zdarzały się też spięcia na poziomie personalnym. Mask został wschodzącą gwiazdą, a prasa mu nadskakiwała. To nie podobało się zbytnio frikerowi, który przeprowadził się z Kanady i widział w X.com swoją szansę, by zadziwić świat jako geniusz bankowości. Według wielu relacji to fricker chciał kierować firmą i to w znacznie bardziej tradycyjny sposób. Uważał wizjonerskie oświadczenia prasowe Maska na temat ponownego przemyślenia całej branży bankowej za niemądre, ponieważ firma aktualnie walczyła o to, żeby cokolwiek stworzyć. Obiecywaliśmy medium gruszki na wierzbie, wspominał Friker. Elon mówił, że to nie jest normalne otoczenie biznesowe i trzeba zawiesić typowe myślenie, mówił na szczycie wzgórza jest fabryka gazu rozwesalającego i pompuje go w dół Doliny Krzemowej. Flicker nie był jedyną osobą oskarżającą maskę o przereklamowanie produktów i manipulowanie opinią publiczną, choć kwestia tego, na ile jest to wada charakteru, a na ile jeden z jego największych talentów biznesowych, pozostaje rzeczą dyskusyjną. Utarczka między obydwoma panami skończyła się szybko i paskudnie. Pięć miesięcy po założeniu firmy, Flicker zainicjował pucz. Powiedział, że albo przejmie władzę jako dyrektor generalny, albo zabiera zespół i zakłada własną firmę. Podsumował mask. Nie lubię być szantażowany. Odpaliłem. No to zakładaj. I tak właśnie zrobił. Mask próbował zatrzymać Hoł oraz innych kluczowych inżynierów, ale oni sprzymierzyli się z Flickerem. Pozostał na zgliszczach swojej firmy z garstką lojalnych ludzi. Pamiętam, jak siedzieliśmy z Ilonem w jego biurze, gdy wszystko padło. Wspominała Julie Ankenbrandt, jedna z pierwszych pracownic firmy i jedna z nielicznych, która zdecydowała się zostać. Było milion powodów, dla których coś takiego jak X-Kom nie miało szansy powodzenia, ale Ilon o to nie dbał. Spojrzał tylko na mnie i powiedział. Chyba powinniśmy zatrudnić więcej osób. Musk próbował zebrać pieniądze na X.com i musiał ich szukać u inwestorów kapitału wysokiego ryzyka, którym przyznał, że niewiele zostało z jego firmy. Słynny inwestor z Sequoia Capital, Mike Moritz, mimo to udzielił mu wsparcia. Musk ponownie trafił na ulicę Doliny Krzemowej, gdzie udało mu się przyciągnąć inżynierów egzaltowanymi oświadczeniami o przyszłości bankowości internetowej. Młody informatyk Scott Anderson rozpoczął pracę 1 sierpnia 1999 roku ledwie kilka dni po masowych odejściach i od razu zidentyfikował się z wizją firmy. Patrząc z dzisiejszej perspektywy, wydaje się to szaleństwem, powiedział. Nasza witryna przypominała plan hollywoodzkiego filmu. Ledwie otrzymała akceptację inwestorów. Tydzień po tygodniu przybywało inżynierów, a wizja wydawała się coraz bardziej realna. Firma zakupiła licencję bankową i licencję funduszu powierniczego, a także weszła w spółkę z Barclays. Do listopada niewielki zespół programistów stworzył jeden z pierwszych banków internetowych wraz z ubezpieczeniem FDIC dla kont oraz trzema funduszami powierniczymi do wyboru dla inwestorów. Mask przekazał inżynierom 100 tysięcy dolarów ze swojej własnej kieszeni na testy. W Wigilię Święta Dziękczynienia 1999 roku X.com doczekała się premiery. Byłem tam do drugiej nad ranem, wspominał Anderson. Potem poszedłem do domu gotować świąteczny obiad. Elon zadzwonił do mnie po kilku godzinach i poprosił, abym przyjechał do biura zmienić innych inżynierów. On sam siedział tam bite dwie doby, upewniając się, że wszystko działa perfekcyjnie. Pod kierunkiem maska firma wypróbowała kilka radykalnych pomysłów branżowych. Klienci otrzymywali kartę bankową o wartości 20 dolarów za samo założenie konta w serwisie i kolejną wartą o połowę mniej za każdą poleconą osobę. Zniknęły uporczywe opłaty i kary za przekroczenie stanu konta. Niezwykle innowacyjne było stworzenie systemu płatności ze wskazaniem odbiorcy, umożliwiającego wysyłanie pieniędzy jedynie poprzez dołączenie do strony adresu e-mail odbiorcy. Cała idea polegała na odejściu od wolno działających banków z ich dużymi systemami komputerowymi, które procesowały płatności wiele dni i stworzeniu sprytnego konta, na którym można byłoby dokonywać operacji poprzez kilka kliknięć myszą lub przez e-mail. To była zmiana rewolucyjna, za którą poszło ponad 200 tysięcy osób zarejestrowanych na XCOM w zaledwie kilka miesięcy po jej uruchomieniu. Wkrótce jednak pojawiła się poważna konkurencja. Dwóch mózgowców, Max Levchin i Peter Till, pracowało nad własnym systemem w założonym przez siebie startupie o nazwie Confinity. Duet właściwie podnajmował biuro, ledwie schowek, choć uwielbiany od XCOM... I pracował nad tym, aby właściciele Palmtopów, Palm Pilot, mogli dokonywać operacji finansowych za pomocą portów podczerwieni w swoich urządzeniach. Niewielkie biuro przy University Avenue zmieniło się w szalone epicentrum rewolucji finansów internetowych, jaka odbywała się z udziałem XCOM i Confinity. Siedziała tu cała zgraja bardzo ciężko pracujących młodzików, mówiła Ankenbrand. Straszliwie przez to śmierdziało. Wciąż czuje ten odór resztki pizzy, wydzielin ciała potu. Nagły kres uprzejmością między obydwiema firmami położyła przeprowadzka założycieli Konfinity kilka przecznic dalej. Podobnie jak zespół XCOM skupili się na płatnościach sieciowych i e-mailowych, ostatecznie zakładając PayPal. Firmy starły się w gorącej bitwie na funkcjonalności, próbując przyciągnąć więcej użytkowników. Wiedziały, że zwycięży ten kto szybciej osiągnie więcej. W promocję wpompowano dziesiątki milionów dolarów, a kolejne stracono w walce z hakerami, którzy wykorzystywali usługi jako pola do wyłudzeń. To było jak sypanie gotówką na panienki w klubie ze striptizem, tyle że w internecie podsumował Jeremy Stoppelman, inżynier z X.com, który został następnie dyrektorem generalnym Yelp. Wydawało się pieniądze tak szybko, jak tylko to było możliwe. Wyścig po wygraną w branży płatności sieciowych otworzył przed maskiem szansę wykazania się bystrym umysłem i etyką zawodową. Trzymał w odwodzie plany kontrataku, które miały przełamać przewagę Paypala na serwisach aukcyjnych, takich jak eBay. Zagrzewał do walki pracowników X.com. Kazał błyskawicznie wprowadzać w życie taktykę, apelując do ich natury wojowników. — Nie miał w sobie łagodności — powiedziała Ankenbrandt. My wszyscy pracowaliśmy po 20 godzin na dobę, a on 23. W marcu 2000 roku XCOM i Confinity zakończyły kosztowną i morderczą walkę, by połączyć siły. Confinity miała Paypala, który zdawał się być najgorętszym produktem na rynku, ale płaciła 100 tysięcy dolarów dziennie premii nowym użytkownikom i kończyła jej się gotówka na dalszą działalność. Dla odmiany XCOM – Wciąż dysponowała gotówką oraz bardziej wyrafinowanymi produktami bankowymi. To firma Maska narzuciła więc warunki fuzji, a on został największym udziałowcem nowo powstałej firmy, która zachowała nazwę X.com. Po finalizacji przedsięwzięcia, X.com zebrała 100 milionów dolarów od takich sponsorów jak Deutsche Bank czy Goldman Sachs i pochwaliła się ponad milionem klientów. Obydwie firmy ciężko pracowały nad połączeniem kultur organizacyjnych, lecz efekt był mizerny. Część pracowników X.com przywiązała swoje monitory do biurowych foteli za pomocą kabli i pojechała nimi do biur Confinity, by tam pracować razem z nowymi kolegami. Mimo to, obydwa zespoły nie potrafiły do końca dojść do porozumienia. Musk faworyzował markę X.com, podczas gdy niemal cała reszta brała stronę Paypala. Jeszcze więcej spięć wybuchało na tle projektu infrastruktury technologicznej firmy. Zespół Confinity pod kierownictwem lewcina, opowiadał się za oprogramowaniem open source jak Linux, podczas gdy Musk preferował centra danych od Microsoftu jako zwiększające jego zdaniem produktywność. Takie pyskówki mogą się wydać z zewnątrz głupie, ale dla inżynierów były czymś w rodzaju wojen na tle religijnym, gdyż wielu postrzegało Microsoft jako przestarzałe imperium zła, a Linuxa jako nowoczesne oprogramowanie dla ludu. Dwa miesiące po fuzji zrezygnował TIL, a Lewczyn zagroził odejściem z powodu kryzysu technologicznego. Musk miał znowu kierować firmą w rozpadzie. Problemy na tle technologii. Pogorszyły się, gdy systemy komputerowe nie podołały eksplozji bazy klientów. Raz w tygodniu padała strona firmowa. Większość inżynierów pracowała nad nowym systemem, co odwróciło uwagę kluczowego personelu technicznego i naraziło XCOM na ataki. — Zaczęliśmy błyskawicznie tracić pieniądze — powiedział Stoppelman. — Wraz ze wzrostem popularności i wolumenów transakcji nastąpiło pogorszenie wszystkich problemów serwisu pojawiło się jeszcze więcej oszustw. Banki i producenci kart kredytowych narzucali więcej opłat, pojawiła się większa konkurencja ze strony startupów. Brakowało spójnego modelu biznesowego do wyrównania strat i osiągnięcia zysku z zarobku. Rolow Bota, dyrektor finansowy startupu, a obecnie uznany inwestor kapitału wysokiego ryzyka w Sequoia nie wierzył, że Musk przedstawił zarządowi prawdziwy obraz problemów firmy. Coraz większa liczba osób kwestionowała jego decyzję w obliczu kryzysu. W rezultacie nastąpił jeden z najpaskudniejszych puczów w długiej i barwnej historii paskudnych puczów krzemowej doliny. Niewielka grupa pracowników X.com zebrała się pewnej nocy w nieistniejącym obecnie barze Fanny Ad Alexander w Palo Alto, by przedyskutować obalenie maska. Zdecydowali się przepchnąć w zarządzie pomysł powrotu Tila na stanowisko dyrektora generalnego. Zamiast pójść z tym bezpośrednio do maska, spiskowcy postanowili działać za jego plecami. Mask i Justin pobrali się w styczniu 2000 roku ale nie mieli czasu na miesiąc miodowy. Po dziewięciu miesiącach, we wrześniu, chcieli pogodzić pracę z przyjemnością i wyjechać na zbiórkę funduszy, którą planowali zakończyć miodowym miesiącem w Sydney, akurat w czasie igrzysk olimpijskich. Gdy pewnej nocy wsiadali na pokład samolotu, kierownictwo X.com wręczało właśnie zarządowi firmy wotum nieufności. Niektóre osoby, wciąż lojalne wobec maska, wyczuły, że coś jest na rzeczy, ale było za późno. Poszłam do biura o wpół do jedenastej w nocy i wszyscy tam byli, wspominała Ankerbrandt. Nie mogłam w to uwierzyć. Próbowałam rozpaczliwie dodzwonić się do Ilona, ale on był w samolocie. Zanim wylądował, został zastąpiony przez Tila. Gdy Mask poznał prawdę, natychmiast wsiadł do samolotu z powrotem do Palo Alto. To było szokujące, ale muszę mu to przyznać całkiem nieźle to zniósł powiedziała Justin. Przez krótki czas próbował walczyć o utraconą pozycję. Namawiał zarząd do rozważenia decyzji. Gdy stało się jasne, że firma przeszła nad wszystkim do porządku dziennego, odpuścił. Rozmawiałem z Moricem i kilkoma innymi osobami, wspominał Mask. Nie chodziło o to, że chciałem być dyrektorem, ale raczej o to, że wciąż było tyle ważnych rzeczy, które powinny się wydarzyć i jeśli już nim nie byłem, to nie miałem pewności, że ktokolwiek tego dopilnuje. Ale potem przegadałem to z Maxem i Peterem i odniosłem wrażenie, że oni tego dopilnują. Stwierdziłem więc, że chyba jednak świat się nie skończy. Wielu pracowników X.com, od początku związanych z firmą i maskiem, było bardzo niezadowolonych z takiego obrotu spraw. Byłem przybity i zły, zapamiętał Stoppelman. Widziałem w Wilonie kogoś na kształt gwiazdy roka. Bardzo głośno wyrażałem swoje mocno nieparlamentarne opinie na ten temat. Wiedziałem jednak w duszy, że firma radzi sobie dobrze. To był statek kosmiczny, a ja nie miałem zamiaru z niego wysiadać. Dwudziestotrzyletni wówczas Stoppelman wszedł do sali konferencyjnej i wylał wiadro pomyj na głowy Tila i Lewcina. Pozwolili mi wyrzucić to z siebie, a ich reakcja była jednym z powodów, dla których zostałem. Inni pozostali rozgoryczeni. To było obłudne i tchórzliwe, podsumował inżynier ZipTu 2 i Xcom, Brandon Spikes. Być może poparłbym tę decyzję, gdyby nie podjęto jej za plecami Ilona. Do czerwca 2001 roku wpływ Maska na firmę coraz szybciej słabł. W tym miesiącu Thiel przeprowadził rebranding Xcom na PayPal. Musk nie zwykł odpuszczać. Ale przez cały ten okres gechenny zachował niezwykłą powściągliwość. Przyjął rolę firmowego doradcy i inwestował, zwiększając swoje udziały jako największego akcjonariusza Paypala. Można było po nim oczekiwać zgorzknienia i pamiętliwości, ale tak się nie stało, mówił Bota. Wspierał Petera. Był jak książę. Kolejne miesiące okazały się kluczowe dla przyszłości Maska kolejka górska dotkomów zbliżała się do mety, a ludzie chcieli wycofać gotówkę w każdy możliwy sposób. Gdy zarząd eBaya zwrócił się do Paypala w sprawie przejęcia, większość osób zrozumiała sygnał jako sprzedawać i to szybko. Mimo to, Musk i Moritz namówili zarząd, by odrzucił kilka ofert i poczekał na lepszą. PayPal notował dochody w wysokości około 240 milionów dolarów rocznie i wydawało się, że może stać się spółką giełdową. Ich upór się opłacił. W lipcu 2002 roku eBay zaoferował 1,5 miliarda dolarów, a Musk wraz z resztą zarządu przyjęli propozycję. Musk zarobił na sprzedaży około 250 milionów dolarów, co dało mu 180 milionów po opodatkowaniu. Dość by spełnić wszystkie jego szalone marzenia. Epizod z PayPalem miał różnorakie skutki dla Maska. W pokłosiu przejęcia ucierpiała jego reputacja przywódcy, a media zwróciły się przeciwko niemu po raz pierwszy na poważnie. Eric Jackson, jeden z pierwszych pracowników Confinity, napisał w 2004 roku książkę zatytułowaną The PayPal Wars: Battles with eBay, the Media, the Mafia, And the rest of planet Earth. Wojny Paypala, bitwy z eBayem, mediami, mafią i resztą planety Ziemia, w której zrelacjonował burzliwe dzieje firmy. Sportretował w niej Maska jako zadufanego w sobie upartego dupka, który na każdym kroku podejmował złe decyzje, a Tila i Lewcina jako heroicznych geniuszy. Waliłak, plotkarska witryna z branży technologicznej, również dołożyła swoje, Obierając maska na jeden z ulubionych tematów. Krytyka urosła do takiego poziomu, że ludzie zaczęli się głośno zastanawiać, czy naprawdę był współzałożycielem Paypala, czy może dojechał do sławy i pieniędzy na plecach Tila. Wymowa książki oraz posty na blogu sprowokowały maska w 2007 roku do napisania do Waliwag e-maila na 2200 słów prostującego fakty, w którym wyłożył swoją wersję wydarzeń. W treści autor zaprezentował nie tylko swój talent literacki, ale również wojowniczą stronę. Opisał Jacksona jako wierno-poddańczą sierotę, która ledwie się ze stażu wygrzebała, z bardzo bladym pojęciem w zakresie wewnętrznych powiązań na wysokim szczeblu. W związku z bałwochwalczym oddaniem Erika wobec Petera efekt był oczywisty. Peter jawi się niczym Mel Gibson w walecznym sercu, ja zaś plasuję się gdzieś pomiędzy kompletnym zerem a pomiotem zła pisał Mask. Następnie wyłożył siedem powodów, dla których zasługiwał na tytuł współzałożyciela Paypala, w tym ze względu na swoją rolę głównego udziałowca zatrudnienie najzdolniejszych pracowników, wymyślenie szeregu planów biznesowych, które przyniosły firmie największy sukces oraz rządy na stanowisku dyrektora, w trakcie których firma rozrosła się z sześćdziesięciu do kilkuset pracowników. Niemal wszyscy ówcześni pracownicy Paypala zgodzili się z ogólnymi opiniami Maska. Stwierdzili, że relacje Jacksona balansowały na granicy fantazji będących efektem odsunięcia Maska od władzy. Wiele osób w Paypalu cierpi na skrzywienie pamięci, powiedział Bota. Jednak ci sami ludzie okazali się zgodni w kwestii opinii, że Mask nie poradził sobie z brandingiem, infrastrukturą techniczną i nadużyciami finansowymi. Moim zdaniem firma nie przetrwałaby, gdyby Elon został na stanowisku przez kolejne pół roku, powiedział Bota. Jego błędy zwiększały ryzyko biznesowe. Więcej informacji na temat zachowania maska w latach Paypala znajdziecie w dodatku numer dwa. Sugestie, że mask nie powinien się zaliczać do prawdziwych współzałożycieli Paypala, wydają się z perspektywy czasu głupie. Till, Lefcin, oraz reszta kierownictwa Paypala powiedzieli to po latach od przejęcia. Jedyną pożyteczną rzeczą płynącą z tej krytyki były pompatyczne kontrofensywy ze strony Maska, które ujawniły brak pewności siebie oraz powagę, z jaką traktuje on życzenie, by historia odzwierciedlała jego wizję wydarzeń. On wywodzi się z tej szkoły PR, zgodnie z którą każda nieścisłość powinna być prostowana, powiedział Vince Solito. Były szef działu komunikacji w PayPalu. To stwarza precedens, zgodnie z którym należy walczyć zaciekle o każdy źle postawiony przecinek. On bierze wszystko do siebie i zazwyczaj wkracza na wojenną ścieżkę. Silniejszą krytykę w tym okresie życia Mask zawdzięczał temu, że w dużej mierze osiągnął sukces mimo własnych wad. Jego osobowość agresywnego mądrali. Oraz rozbuchane ego stworzyły głębokie, trwałe rozłamy w firmach. Świadome wysiłki temperowania własnych wyskoków nie wystarczyły, aby przeciągnąć na swoją stronę inwestorów i bardziej doświadczone kierownictwo. Zarówno w Ziptu, jak i w PayPalu zarządy doszły do wniosku, że nie dorósł jeszcze do roli dyrektora generalnego. Można także postawić tezę, że był rozdętym handlowcem, który przeholował i przeszacował technologię swoich firm. Jego najbardziej zagorzali krytycy wywlekli wszystkie te argumenty albo na forum publicznym, albo też w dyskusji prywatnej, a przynajmniej pół tuzina z nich opowiedziało mi znacznie gorsze rzeczy, opisując maska jako nieetycznego w biznesie i złośliwego w relacjach prywatnych. Niemal wszyscy odmówili upublicznienia swoich danych, obawiając się wszczęcia postępowania sądowego lub zniszczenia ich firm. Krytykę tę należy wyważyć wobec życiorysu Maska. Wykazał się wrodzoną zdolnością rozgryzania ludzi oraz trendów technologicznych w momencie narodzin powszechnego dostępu do internetu. Podczas gdy inni próbowali zrozumieć implikacje sieci, on miał już opracowany celowy plan ataku. Przewidział wiele wczesnych wynalazków technologicznych wskazówki do jazdu, mapy, witryny skoncentrowane na rynkach branżowych, które miały stać się filarami sieci. A gdy już zakupy w serwisach takich jak Amazon.com czy eBay weszły ludziom w krew, on wykonał największy skok w kierunku pełnoprawnej bankowości internetowej. Wprowadził standardowe instrumenty finansowe do sieci, a potem zmodernizował branżę dzięki szeregowi nowych pomysłów. Wykazał się głębokim wglądem w ludzką naturę, który pomógł jego firmom osiągnąć niezwykły sukces marketingowy, technologiczny i finansowy. Mask rozgrywał karty na najwyższym poziomie, sterując prasą, inwestorami, tak jak niewielu potrafiło. Czy w międzyczasie zbytnio podkoloryzował pewne fakty i wkurzył kilka osób? Oczywiście. I zrobił to spektakularnie. W dużej mierze dzięki doradztwu Maska. PayPal przetrwał pęknięcie bańki dotkomów, odniósł ogromne giełdowe sukcesy po atakach z 11 września, a następnie został sprzedany eBayowi za astronomiczną sumę, podczas gdy reszta branży technologicznej tonęła w dramatycznym kryzysie. Przetrwanie, a co dopiero sukces w takim otoczeniu, były niemal nierealne. PayPal stał się również symbolem jednego z największych skupisk talentów biznesowych i technologicznych w historii Doliny Krzemowej. Zarówno Musk, jak i Till mieli nosa do młodych i genialnych inżynierów. W PayPalu pracowali założyciele takich startupów jak YouTube, Palantir Technologies czy Yelp. Kolejna grupa osób, do której należeli Reid Hoffman, Till i Bota, dołączyła do największych inwestorów w branży technologicznej. Zespół PayPala opracował przełomowe techniki do walki z nadużyciami w sieci, po udoskonaleniu wykorzystane przez CIA i FBI do śledzenia terrorystów. Co więcej, legły one u podstaw oprogramowania używanego przez największe banki świata do walki z przestępczością. Ten zespół genialnych pracowników stał się znany jako Mafia Paypala i w mniejszym lub większym stopniu urósł do rangi obecnej klasy panującej Doliny Krzemowej, a Mask został jego najsłynniejszym i odnoszącym największe sukcesy członkiem. Z perspektywy czasu, niepohamowana wizja Maska wydaje się być korzystniejsza dla rozwoju Zip-2 oraz Paypala niż bardziej wyważony pragmatyzm zarządów. Gdyby Zip-2 była bardziej zorientowana na pogoń za klientem, być może zostałaby potentatem z branży map i opinii. Jeśli zaś chodzi o Paypala, Wciąż można debatować nad zbyt wczesną decyzją o sprzedaży i skłaniać się ku argumentom, że inwestorzy powinni posłuchać maska i utrzymać niezależność. Do 2014 roku firma zgromadziła 153 miliony użytkowników, a jej wartość oszacowano na blisko 32 miliardy dolarów. Na fali popularności X.com wypłynęło wiele startupów z branży finansowej. Żeby wymienić tylko trzy, na literę S były to Square, Stripe i Simple, które miały nadzieję urzeczywistnić wizję pierwowzoru. Gdyby zarząd XCOM okazał Maskowi nieco więcej cierpliwości, mogłoby mu się udać stworzenie jednego internetowego banku, by wszystkimi rządzić. Historia wykazała, że choć jego cele w danej chwili mogły wydawać się absurdalne, to z pewnością w nie wierzył, a jeśli otrzymał na ich realizację odpowiednio dużo czasu, potrafił je osiągać. Jego rozumienie rzeczywistości było zawsze nieco inne niż nasze, podsumowała Ankenbrand. On jest po prostu inny. W trakcie kierowania biznesową zawieruchą Zip2 i Paypala, Musk znalazł chwilę spokoju w życiu prywatnym. Spędził całe lata. Utrzymując z Justin Wilson związek na odległość i płacąc za jej bilety, by mogła go odwiedzać w weekendy. Przez długi czas jego nieludzkie godziny pracy i współlokatorzy kładli się cieniem na ich związku. Jednak sprzedaż ZIPTU pozwoliła mu kupić własne mieszkanie i poświęcić dziewczynie więcej czasu. Mieli lepsze i gorsze chwile, jak każda para, ale udało im się zachować młodzieńczą namiętność. Często się kłóciliśmy ale gdy nie było kłótni, istniało między nami głębokie współczucie rodzaj więzi, powiedziała Justin. Przez kilka dni para sprzeczała się o telefony od byłego chłopaka Justin. Ilonowi to się nie podobało. To zakończyło się ogromną scysją w trakcie spaceru przed biurami X.com. Pamiętam na tyle ostre awantury, że jeśli miałam przejść nad tym do porządku dziennego, to moglibyśmy się równie dobrze pobrać, powiedziałam mu. Że powinien mi się po prostu oświadczyć. Wspominała Justine. Jej chłopak potrzebował kilku minut na ochłonięcie, a potem właśnie to zrobił. Oświadczył się na miejscu. Kilka dni później znacznie bardziej rycerski mask powrócił w to samo miejsce, ukląkł i podarował swojej dziewczynie pierścionek zaręczynowy. Narzeczona znała wszystkie ponure szczegóły z dzieciństwa swojego przyszłego męża, a także całą gamę intensywnych emocji, jakie potrafił uwolnić. Jej romantyczna wrażliwość odsuwała na dalszy plan wszelkie obawy, jakie mogła żywić wobec trudniejszych obszarów biografii i osobowości Ilona, skupiając się raczej na jego sile. Opowiadał często z czułością o Aleksandrze Wielkim, a ona widziała w nim swojego własnego bohatera i zdobywcę. Nie bał się odpowiedzialności, podkreślała, nie uciekał od niej. Chciał wziąć ślub i szybko mieć dzieci. Uosabiał pewność siebie i pasję, dzięki którym wierzyła, że życie z nim zawsze będzie w porządku. Pieniądze nie są jego motywacją i szczerze mówiąc myślę, że po prostu przychodzą po drodze, dodawała. Po prostu są. On wie, że potrafi je zarobić. Na przyjęciu weselnym Justin poznała drugą stronę swego zdobywcy. Mąż przyciągnął ją do siebie w tańcu i poinformował. To ja jestem samcem alfa w tym małżeństwie. Po dwóch miesiącach świeżo upieczona żona podpisała umowę poślubną, która miała ją prześladować przez lata i rozpoczęła wieloletnią walkę o władzę. Po latach opisała wszystko w artykule dla Marie Claire. Nieustannie wypominał mi braki. Jestem twoją żoną, nie pracownikiem, powtarzała mu wielokrotnie. Gdybyś nim była, zwolniłbym cię. Odpowiadał równie często. Nowożeńcom nie pomagały problemy Wixcom. Najpierw musieli przełożyć swój miesiąc miodowy, a drugi został zrujnowany przez firmowy zamach stanu. Dopiero w grudniu 2000 roku sprawy uspokoiły się na tyle, by Mask pojechał na swój Pierwszy urlop od lat. Zarezerwował dwutygodniową wyprawę, której połowę miał spędzić w Brazylii, a drugą w Afryce Południowej, w rezerwacie dzikich zwierząt niedaleko granicy z Mozambikiem. W trakcie pobytu na czarnym lądzie złapał najbardziej zjadliwy i cechujący się najwyższą śmiertelnością szczep wirusa malarii, falciparum malaria. Musk wrócił do Kalifornii w styczniu i właśnie wtedy zachorował. Źle się poczuł i przeleżał w łóżku kilka dni, zanim żona zabrała go do lekarza, który zlecił natychmiastowe przewiezienie go karetką do Sequoia Hospital w Redwood City. Lekarze źle postawili diagnozę i nieprawidłowo rozpoczęli leczenie, niemalże doprowadzając do śmierci pacjenta. Przypadkowo w szpitalu znalazł się facet z innego szpitala, który widział znacznie więcej przypadków malarii opowiadał Mask. Prześledził wyniki krwi po czym zalecił natychmiastową maksymalną dawkę antybiotyku doksycykliny lekarz powiedział maskowi, że gdyby przywieziono go dzień później lekarstwo prawdopodobnie już nie byłoby skuteczne. Mask spędził dziesięć straszliwych dni na oddziale intensywnej terapii doświadczenie szokowało justin on jest jak czołg — powiedziała. Ma wytrzymałość i odporność na stres, na poziomie którego nie widziała mu żadnej innej osoby. Widok Ilona powalonego w kompletnej nędzy był dla mnie jak wizyta w alternatywnym wszechświecie. Mask wracał do siebie przez pół roku. Choroba kosztowała go dwadzieścia kilogramów i szafę ubrań, które już na niego nie pasowały. Byłem na granicy śmierci stwierdził. To moja nauczka z wyjazdów na urlop. Urlop możecie zabić. Myszy w kosmosie. Elon Musk skończył 30 lat w czerwcu 2001 roku, a urodziny były dla niego ciężkim przeżyciem. Nie jestem już cudownym dzieckiem, powiedział Justin, żartując tylko w połowie. Tego samego miesiąca Xcom oficjalnie zmieniła nazwę na Paypal przypominając boleśnie swojemu dawnemu właścicielowi, że została mu wydarta i oddana we władanie komuś innemu. Startupowe życie, jakie opisywał przez analogię do jedzenia szkła i spoglądania w otchłań, zestarzało się, podobnie jak Dolina Krzemowa. Maskowi zdawało się, że jego życie przypominało targi, gdzie każdy pracował w branży technologicznej, więc ciągle gadał o finansowaniu, wejściach na giełdę i terminach rozliczeń. Ludzie lubili się chwalić szalonymi godzinami pracy, a Justin wybuchała śmiechem, wiedząc, że jej mąż doświadczył znacznie bardziej ekstremalnej wersji tutejszego stylu życia. Moje przyjaciółki narzekały, że ich mężowie wracali do domów o siódmej albo ósmej wieczorem, wspominała. Ilon wracał czasem o dwudziestej trzeciej i pracował jeszcze trochę. Ludzie często nie rozumieli ofiar, jakie ponosił, aby osiągnąć swoją pozycję. Idea rezygnacji z tego niezwykle lukratywnego wyścigu szczurów zaczęła się wydawać coraz bardziej pociągająca. Całe życie Maska było dotychczas pościgiem za czymś więcej, a Palo Alto wydawało się być raczej odskocznią niż przystankiem końcowym. Para zdecydowała się na przeprowadzkę na południe i rozpoczęcie nowego rozdziału swojego życia w Los Angeles. On ma w sobie coś, Dzięki czemu polubił styl, ekscytację i kolorystykę takiego miejsca jak Alej, podkreślała Justin. on lubi być w centrum wydarzeń. Niewielka grupa jego znajomych o podobnym usposobieniu również przeniosła się do Los Angeles, by razem spędzić tam kilka szalonych lat. Wcale nie chodziło jedynie o blichtr i blask miasta aniołów, lecz także o zew kosmosu. Po usunięciu z Paypala, Musk powrócił do dziecięcych marzeń o rakietach i podróżach kosmicznych, czując powołanie do czegoś więcej niż tworzenie usług internetowych. Te zmiany w nastawieniu szybko stały się oczywiste dla jego znajomych, w tym kierownictwa Paypala, które zebrało się pewnego wieczoru w Las Vegas, by świętować sukces firmy. Imprezowaliśmy przy plaży w Hard Rock Cafe, a Elon siedział i czytał jakiś dziwny radziecki poradnik rakietowy, cały zapleśniały i kupiony chyba na eBayu. Wspominał jeden z pierwszych inwestorów Paypala, Kevin Hartz. Studiował go otwarcie mówiąc o podróżach kosmicznych i zmianie świata. Mask celowo wybrał Los Angeles. Tutaj zyskał dostęp do kosmosu albo przynajmniej do przemysłu kosmicznego. Łagodny, stabilny klimat południowej Kalifornii uczynił to miasto ulubionym miejscem przemysłu lotniczego już od lat dwudziestych XX wieku, gdy Lockheed Aircraft Company otworzyła swój salon w Hollywood. Howard Hughes, US Air Force, NASA, Boeing oraz ogrom innych osób i organizacji tutaj lokowało swoje fabryki i tu prowadziło nowatorskie eksperymenty. Dziś miasto pozostaje głównym ośrodkiem rozwoju lotnictwa wojskowego oraz przemysłowego. I choć Musk nie wiedział dokładnie, co chciałby właściwie robić w kosmosie, zdawał sobie sprawę, że w Los Angeles będzie otoczony najlepszymi specjalistami w tej dziedzinie. Mogli pomóc mu wykrystalizować pomysły, a także znalazłby tu mnóstwo osób, które mogłyby dołączyć do jego nowego przedsięwzięcia. Pierwszy kontakt z branżą nastąpił poprzez grupę miłośników kosmosu, członków Stowarzyszenia Non-Profit o nazwie Mars Society. Organizacja poświęcona była badaniu i kolonizacji czerwonej planety i planowała zbiórkę charytatywną w połowie 2001 roku. Zbierano po 500 dolarów od osoby. Impreza miała się odbyć w domu jednego z zamożnych członków, a zaproszenia rozesłano w ramach grupy. Jej szef Robert Zubrin był zdumiony, gdy otrzymał odpowiedź od jakiegoś Ilona Maska, którego nikt nie zaprosił. Przekazał nam czek na pięć tysięcy dolarów, powiedział Zubrin. To zwróciło naszą uwagę. Zubrin zaczął szukać informacji o tajemniczym dobroczyńcy. Dowiedział się, że jest bogaty i zaprosił go na kawę jeszcze przed imprezą. Chciałem się upewnić, że wiedział o planowanych przez nas projektach, wyjaśnił. Raczył maska opowieściami o centrum badawczym, jakie stowarzyszenie zbudowało na Arktyce, aby imitować trudne warunki Marsa, a także eksperymenty prowadzone w związku z projektem o nazwie Translife Mission, w którym obracająca się kapsuła miała trafić na ziemską orbitę pilotowana przez załogę złożoną z myszy. Ruch wirowy miał symulować marsjańską grawitację równą jednej trzeciej ziemskiej. A myszy miałyby żyć i rozmnażać się w kapsule, powiedział Zubrin Maskowi. W czasie imprezy Mask został posadzony przy stole VIP-ów obok Zubrina, reżysera i miłośnika kosmosu Jamesa Camerona oraz Karol Stoker, planetorok z NASA, wyjątkowo zainteresowanej Marsem. Ilon wygląda bardzo młodo, a wówczas wyglądał jak nastolatek, powiedziała Stoker. Cameron od razu próbował go namówić do inwestycji w swój kolejny film, a Zubrin nakłaniał go do przekazania dużej dotacji na rzecz Mars Society. W zamian za to, Musk sądował pomysły i pozyskiwał kontakty. Mąż Stoker był inżynierem lotnictwa w NASA i pracował nad pomysłem samolotu, który przeszybowałby nad Marsem w poszukiwaniu wody. Maskowi od razu bardzo się spodobał ten pomysł był znacznie bardziej pełen entuzjazmu niż inni milionerzy. Wspominał Zublin. Nie wiedział zbyt wiele o kosmosie, ale miał ścisły umysł. Chciał dokładnie wiedzieć, co planowaliśmy w kwestii Marsa i co z tego mogło wyniknąć. Musk od razu zaangażował się w działalność Mars Society i wstąpił do jej zarządu. Przeznaczył także kolejne 100 tysięcy dolarów na budowę stacji badawczej na pustyni. Przyjaciele, Maska. Nie byli pewni, czy wszystko było w porządku z jego równowagą psychiczną. W czasie choroby straszliwie schudł i przypominał chodzący szkielet. Niewiele mu było trzeba, aby poczuć potrzebę dokonania czegoś znaczącego w swoim życiu. Jego kolejny krok miał dokonać się albo w branży energii solarnej, albo kosmicznej. Powiedział Logiczną rzeczą byłaby teraz energia słoneczna, ale nie potrafię na razie wymyślić, jak zarobić na tym pieniądze. Wspominał inwestor i przyjaciel maska George Zakary, przywołując jeden ze wspólnych lunchów. Potem zaczął mówić o przestrzeni kosmicznej, a ja myślałem, że chodzi mu o przestrzeń biurową, że ma na myśli branżę nieruchomości. Tymczasem on myślał w perspektywie szerszej niż Mars Society. Zamiast wysyłać kilka myszy na orbitę okołoziemską, chciał wysłać je na Marsa. Po szeregu wstępnych kalkulacji wyliczył, że podróż kosztowałaby piętnaście milionów dolarów. Zapytał, czy uważam to za szaleństwo, wspominał zakary. Spytałem. A myszy wrócą? Bo jeśli nie, to tak. Większość ludzi uzna to za szaleństwo. Okazało się, że planował nie tylko ich podróż w dwie strony, ale również rozmnażanie się w trakcie trwającego kilka miesięcy lotu. Jeff's call, Inny przyjaciel Maska, który dorobił się fortuny na eBayu, podkreślił, że cudzołożące myszy będą potrzebować ogromnych ilości sera i kupił Maskowi ogromne koło Le Brewer w typie Glière. Maskowi nie przeszkadzało bycie przedmiotem serowych żartów. Im więcej myślał o kosmosie, tym ważniejsza wydawała mu się jego eksploracja. Czuł, że społeczeństwo utraciło w pewnym stopniu ambicje i nadzieje na przyszłość. Przeciętny człowiek mógł postrzegać loty kosmiczne jako stratę czasu i wysiłków oraz stroić sobie z niego żarty za samomówienie na ten temat, ale on myślał o podróżach międzyplanetarnych zupełnie na poważnie. Chciał zainspirować tłumy i ożywić w nich pasję do odkryć i obietnic, jakie dawała nauka. Jego obawy, że ludzkość utraciła większość swojej energii do przesuwania granic, zostały potwierdzone pewnego dnia w trakcie wizyty na stronie NASA. Oczekiwał znaleźć tam szczegółowy plan eksploracji Marsa, a tymczasem nie znalazł nic. Na początku pomyślałem, że może szukam w niewłaściwym miejscu, opowiadał w wywiadzie dla magazynu Wired. Dlaczego nie było żadnego planu, harmonogramu? Nie znalazłem niczego. To wydawało się nierealne. Musk wierzył, że sama idea istnienia Stanów Zjednoczonych była sprzęgnięta z pragnieniem ludzkości do odkrywania uznał to za smutne, że rządowa agencja, której zadaniem były śmiałe wyprawy w kosmos i badanie nowych światów, wcale nie była zainteresowana eksploracją Marsa. Duch boskiego przeznaczenia uleciał albo spotkał go przygnębiający koniec, a co gorsza, nikogo to nie obchodziło. Podobnie jak wiele misji mających na celu odnowienie ducha w narodzie i tchnięcie nadziei w ludzkość, Podróż Maska rozpoczęła się w hotelowej sali konferencyjnej. Do tego czasu udało mu się stworzyć całkiem porządną sieć kontaktów w branży kosmicznej, a najbardziej prominentnych zbierał na seriach spotkań, czasem w hotelu Renaissance na lotnisku w Los Angeles, innym razem w Sheratonie w Palo Alto. Nie był im w stanie jeszcze przedstawić oficjalnego planu do umówienia, w większości chciał, aby pomogli mu rozwinąć pomysł z misją wysłania myszy na Marsa, albo przynajmniej wymyślić coś porównywalnego. Miał nadzieję na wielki krok dla ludzkości. Jakieś wydarzenie, które przyciągnęłoby uwagę świata, sprawiłoby, że ludzie znów zaczęliby myśleć o Marsie i zastanawiać się nad możliwościami własnego gatunku. Naukowcy i wybitni ludzie obecni na spotkaniach Mieli wymyślić widowisko, które byłoby technicznie możliwe do realizacji w kwocie około 20 milionów dolarów. Musk zrezygnował ze swojego stanowiska dyrektora Mars Society i ogłosił powołanie własnej organizacji pod nazwą Life to Mars Foundation. Wśród utalentowanych ludzi obecnych na owych spotkaniach w 2001 roku były imponujące nazwiska. Pojawili się naukowcy, z laboratorium napędu odrzutowego NASA. Przyszedł także James Cameron, oblewając imprezę blaskiem swojej sławy. Do innych obecnych należał m.in. Michael Griffin, którego dorobek akademicki był spektakularny. Obejmował dyplomy z inżynierii lotnictwa, elektrotechniki, budownictwa lądowego i wodnego oraz fizyki stosowanej. Griffin pracował dla Funduszu Wysokiego Ryzyka CIA o nazwie In-Q-Tel w NASA oraz w laboratorium napędu odrzutowego, a obecnie odchodził z pracy w Orbital Sciences Corporation, produkującej satelity i statki kosmiczne, gdzie pełnił funkcję dyrektora technicznego i dyrektora generalnego w grupie zajmującej się systemami kosmicznymi. Prawdopodobnie nikt na planecie nie wiedział więcej o wysyłaniu w kosmos od niego. Dlatego to właśnie on został głównym mózgiem do spraw kosmosu w zespole Maska. Po czterech latach, w 2005 roku, Griffin objął kierownictwo w NASA. Eksperci byli podekscytowani wizją pojawienia się kolejnego bogatego gościa, skłonnego zainwestować w ciekawy kosmiczny projekt. Z radością debatowali nad korzyściami i możliwościami wysłania gryzoni w kosmos i podglądania ich wybryków. Jednak w miarę rozwoju dyskusji narastał konsensus wobec zupełnie innego projektu noszącego nazwę Mars Oasis. Zgodnie z nim, Musk miałby zbudować rakietę i wystrzelić w niej na Marsa zautomatyzowaną szklarnię. Grupa badaczy pracowała już nad przystosowaną do warunków kosmicznych komorą wzrostu dla roślin. Chodziło o zmodyfikowanie jej tak, aby mogła otworzyć się na krótki czas, by pobrać nieco marsjańskiego regolitu, czyli gleby, a potem wykorzystać ją do wzrostu rośliny, która później wytworzyłaby na planecie pierwszy tlen. Ku zadowoleniu maska ten nowy plan wydawał się zarówno pokazowy, jak i wykonalny. Mask chciał, aby budowla miała okno i możliwość przesyłania materiałów wideo na Ziemię, by ludzie mogli oglądać rozwój rośliny. Grupa rozmawiała również o możliwości przesłania zestawów dla studentów w całym kraju, którzy mogliby hodować równocześnie swoje rośliny i analizować, że przykładowo marsjańska rozwija się dwukrotnie szybciej niż jej ziemski odpowiednik w tym samym czasie. Ten pomysł przewijał się przez jakiś czas w różnych wersjach, powiedział weteran branży kosmicznej Dave Bearden, który był obecny na spotkaniach. Chodziło o pokazanie, że na Marsie jest życie i że to my je tam zawieźliśmy. Mieliśmy nadzieję pokazać tysiącom dzieciaków, że planeta wcale nie jest taka straszna. Mogłyby zacząć myśleć, że może warto tam polecieć. Entuzjazm maska udzielił się grupie, w której były osoby sceptyczne wobec pomysłów nowych rzeczy dziejących się w kosmosie. To bardzo inteligentny, zmotywowany gość z ogromnym ego. powiedział Birden. W pewnym momencie ktoś wspomniał, że może trafić na okładkę magazynu Time jako człowiek roku, i widziało się, jak rozbłysły mu oczy. On głęboko wierzy, że może zmienić świat. Największą bolączką ekspertów kosmicznych był budżet, Maska. Po spotkaniach wydawało się, że chce przeznaczyć na projekt pomiędzy 20 a 30 milionami dolarów. A wszyscy wiedzieli, że koszt wystrzelania rakiety pochłonie ten budżet i jeszcze trochę. Według mnie, żeby zrobić to porządnie, potrzebowaliśmy 200 milionów dolarów, powiedział Birden. Ale inni nie byli zbyt chętni, aby sprowadzać pomysł na ziemię i ryzykować, że wszystko padnie z hukiem. Były również ogromne wyzwania dla inżynierów, które trzeba było rozwiązać. Wielkie okno stanowiło poważny problem termiczny. Nie dało się utrzymać dostatecznie ciepłej komory, aby cokolwiek w niej przeżyło, dodał. Pobieranie marsjańskiej gleby wydawało się z kolei nie tylko trudnym w realizacji, ale kompletnie złym pomysłem, ponieważ regolit był toksyczny. Przez jakiś czas naukowcy rozważali wyhodowanie rośliny na żelu, bogatym w substancje odżywcze, ale byłoby to oszustwo i podkopanie całego przedsięwzięcia. Nawet momenty optymizmu kończyły się wielką niewiadomą. Jeden z badaczy znalazł bardzo odporne nasiona gorczycy, które miały szansę przetrwać w zmodyfikowanej marsjańskiej glebie. Przedsięwzięcie miało jednak jeden spory minus, powiedział Birden. Możesz mieć martwy ogród na Marsie, który zafunduje ci efekt całkowicie przeciwny do zamierzonego. Musk nigdy nie stchórzył. Zmienił część wolontariuszy pomysłodawców w konsultantów, i kazał im pracować nad projektem kosmicznej szklarni. Zaplanował podróż do Rosji, aby poznać dokładny koszt wystrzelenia rakiety. Chciał kupić od Rosjan odnowiony międzykontynentalny pocisk balistyczny ICBM który miał zostać użyty jako rakieta. O pomoc zwrócił się w tej sprawie do Jima Cantrela, niezwykłego faceta, który dokonał szeregu tajnych i jawnych operacji dla Stanów Zjednoczonych oraz innych rządów. Na jego długiej liście roszczeń do sławy znajdowały się rosyjskie zarzuty o szpiegostwo, po których został w 1996 roku umieszczony w areszcie domowym, gdy umowa o sprzedaż satelity nie poszła według planu. Po kilku tygodniach Al Gore wykonał parę telefonów i wszystko się ułożyło, wspominał Kentrel. A ja już nie chciałem mieć do czynienia z Rosjanami. Musk miał jednak inne plany. Pewnego gorącego lipcowego wieczoru w Utah Kentrell jechał swoim kabrioletem, gdy ktoś do niego zadzwonił. Ten gość z zabawnym akcentem powiedział: Naprawdę musimy porozmawiać. Jestem miliarderem. Rozpoczynam program kosmiczny. Kentrell nie słyszał zbyt dobrze swojego rozmówcy. Myślał, że przedstawił się jako Ian Musk, więc powiedział, że odzwoni z domu. Obydwaj mężczyźni byli wobec siebie nieufni. Mask odmówił podania Cantrellowi swojego numeru telefonu i zadzwonił z faksu. Z kolei Kentrell uznał Maska za intrygującego, ale nieco nadgorliwego. Spytał, czy w okolicy jest lotnisko i czy moglibyśmy się tam spotkać następnego dnia. Opowiadał Cantrell. Zaświeciła mi się czerwona lampka. W obawie przed zasadzką ze strony któregoś z dawnych wrogów, Kentrel poprosił o spotkanie na lotnisku Salt Lake City, gdzie miał wynająć salkę konferencyjną obok Holu Delta. Zaplanowałem spotkanie niedaleko ochrony, żeby nie mógł wziąć spluwy, wyjaśniał. Gdy w końcu doszło do spotkania, mężczyźni od razu znaleźli wspólny język. Musk wyłożył swoją ideę pragnienia ludzkości zostania gatunkiem międzyplanetarnym, a Kentrell odpowiedział, że jeśli mówił poważnie, to on chętnie znów pojedzie do Rosji i pomoże kupić tę rakietę. Pod koniec października 2001 roku Musk, Kentrell i przyjaciel Muska z czasów studenckich, Adeo Ressi, polecieli lotem komercyjnym do Moskwy. Ressi pełnił funkcję ochroniarza swojego przyjaciela, a także próbował wybadać, czy Elon wciąż był przy zdrowych zmysłach. Przygotowano kompilację filmików z eksplodującymi rakietami, a przyjaciele Maska próbowali przekonać go, że to strata pieniędzy. Gdy te metody zawiodły, Adeo poleciał z nim do Moskwy, starając się jak najlepiej hamować jego zapędy. Adeo wołał mnie na stronę i mówił: To, co robi Elon, to szaleństwo. Filantropia? Nie, to szaleństwo wspominał Kentrel. Naprawdę się martwił, ale mimo to poleciał z nami. Właściwie to czemu nie? Mężczyźni zmierzali do postsowieckiej Rosji u szczytu odprężenia, gdy bogaci mogli najwyraźniej kupować pociski na wolnym rynku. Zespół Maska powiększył się o majka Gryfina i spotkał się z Rosjanami trzykrotnie na przestrzeni trzech lub czterech miesięcy. Grupa Umówiła kilka spotkań z takimi firmami jak NPO Łowoczkin, która produkowała sondy przeznaczone na Marsa i Wenus dla Rosyjskiej Federalnej Agencji Kosmicznej oraz Kosmotras, komercyjną wyrzutnią rakietową. Wszystkie spotkania przebiegały tak samo, zgodnie z rosyjską tradycją. Gospodarze, którzy często nie jadali śniadań, prosili o spotkanie około 11 rano w swoich biurach na wczesny lunch. Przez około godzinę ucinano pogawędkę nad stołami zestawionymi kanapkami, kiełbasą i oczywiście wódką. W pewnym momencie Griffin zaczynał tracić cierpliwość. Ciężko znosi głupotę, tłumaczył Kentrel. Rozgląda się i zastanawia, kiedy wreszcie do jasnej cholery przejdziemy do rzeczy. Odpowiedź brzmiała nieprędko. Po lunchu przychodziła pora na długie palenie papierosów i picie kawy. Gdy już opróżniono stoły, Rosyjscy bosowie zwracali się do Maska i pytali, co właściwie chciałbyś kupić? Przedłużające się wprowadzenie nie byłoby dla niego takie irytujące, gdyby gospodarze traktowali go poważniej. Patrzyli na nas w taki sposób, jakbyśmy nie byli dostatecznie wiarygodni, wspominał Kentrell. Jeden z ich głównych projektantów opluł mnie i Ilona, bo uznał nas za gówno wartych. Najbardziej emocjonalne spotkanie miało miejsce w bogato dekorowanym, opuszczonym budynku sprzed rewolucji niedaleko centrum stolicy. Wznoszono wódką toasty, za kosmos, za Stany Zjednoczone, podczas gdy Musk siedział na walizce z dwudziestoma milionami dolarów, mającymi wystarczyć, jak miał nadzieję, na zakup trzech pocisków, a które później miały zostać adaptowane do wysłania w kosmos. Oszołomiony wódką spytał wprost, Ile będzie kosztować jeden pocisk? Padła odpowiedź – osiem milionów dolarów. Odmówił i zaoferował tyle za dwa pociski. Siedzieli tam i patrzyli na niego, powiedział Cantrell, a potem powiedzieli coś w stylu – nie, chłopczyku. Dawali także do zrozumienia, że nie miał wcale pieniędzy. W tym momencie Musk zdecydował, że Rosjanie albo nie chcą robić poważnych interesów, albo próbują oskubać milionera dotkomów. Wyszedł ze spotkania jak burza. Nastrój w ekipie był grobowy. Zbliżał się koniec lutego, a oni wyszli złapać taksówkę na lotnisko w śniegu i w błocie moskiewskiej zimy. Wewnątrz taksówki wszyscy milczeli. Mask przyleciał do Rosji z nadzieją na wielkie wydarzenie dla ludzkości, a wyjeżdżał rozdrażniony i rozczarowany ludzką naturą. Tylko Rosjanie dysponowali pociskami w zakresie jego budżetu. To była długa przejażdżka, wspominał Kentrel. Panowała cisza, patrzeliśmy na miejscowych rolników robiących zakupy w śniegu. Posępny nastrój towarzyszył mężczyznom aż na pokład samolotu, do momentu, gdy zaczęto rozwozić drinki. Zawsze robi się przyjemniej, gdy samolot odrywa się od ziemi na rosyjskim lotnisku. Myślisz sobie, Boże drogi, udało się, żartował Kentrel. Więc ja i Gryfin zamówiliśmy po drinku i wznieśliśmy toast. Ilon siedział w rzędzie przed nami, pisząc coś na komputerze. Myśleliśmy sobie, co za pieprzony nerd, co on tam robi? A wtedy on odwrócił się i pokazał stworzoną przez siebie prezentację. — Hej, wiecie co? — powiedział. — Myślę, że sami możemy zbudować taką rakietę. Griffin i Kentrell wypili do tej pory parę drinków i byli zbyt rozluźnieni, żeby myśleć o takich rzeczach. Zbyt dobrze znali historię napalonych milionerów, którym zdawało się, że mogą zdobyć kosmos, a tymczasem stracili własny majątek. Ledwie rok wcześniej geniusz z branży nieruchomości i finansów z Teksasu, Andrew Bill, poszedł z torbami po tym, jak wpompował miliony dolarów w ogromny projekt testowy. Pomyśleliśmy sobie, ta, w dupie byłeś i gówno widziałeś, zakpił Kentrell. Ale on powiedział, nie, mówię poważnie, mam tu arkusz kalkulacyjny. Musk podał laptop Gryfinowi i Kentralowi, a im opadły szczęki. Wyliczenia zawierały koszty materiałów do budowy, montażu i wystrzelenia rakiety. Zgodnie z nimi, mógł obniżyć koszty w stosunku do konkurencji, budując niewielką rakietę, która byłaby przeznaczona na część rynku specjalizującego się w transporcie kosmicznym małych satelitów i ładunków badawczych. Arkusz przedstawiał także dość szczegółowo hipotetyczne parametry użytkowe. Spytałem, Ilon, skąd ty to wziąłeś? Powiedział Kentrell. Mask przez całe miesiące studiował zawiłości branżowe oraz fizykę stojącą za lotami kosmicznymi. Od Kentrella i innych pożyczał książki: Rocket Propulsion Elements, Fundamentals of Astrodynamics oraz Aerothermodynamics of Gas Turbine and Rocket Propulsion, a także nowsze pozycje powrócił do dawnego zwyczaju pochłaniania informacji i wyszedł ze swoich studiów w nowej dziedzinie z przekonaniem, że rakiety mogą i powinny być budowane znacznie taniej niż życzyli sobie Rosjanie. Zapomnijcie o myszach. Zapomnijcie o roślinie z przekazem wideo na żywo, która rosłaby, a prawdopodobnie umierałaby na Marsie. Musk miał zainspirować ludzi do ponownych marzeń o podboju kosmosu, dzięki obniżeniu kosztów takich przedsięwzięć. Gdy wieści o planach Maska rozchodziły się coraz szerszym echem w branży kosmicznej, dało się słyszeć zbiorowe westchnienie, a ludzie tacy jak Zubrin wielokrotnie byli świadkami tego typu przedstawień. Wielu bogaczom inżynierowie wciskali takich historyjki, podkreślał Zubrin. Z moim mózgiem i twoimi funduszami, Damy radę zbudować zyskowny statek rakietowy, który otworzy przed nami granice kosmosu. Potem ci mózgowcy wydawali przez dwa lata kasę swoich nadzianych sponsorów, a oni się nudzili i odcinali ich od źródełka. W przypadku Ilona każdy wywracał oczami i mówił: Cóż, mógł wydać 10 milionów dolarów i wysłać myszy w kosmos, ale zamiast tego wyda setki milionów i zapewne poniesie klęskę, jak wszyscy przed nim. Z pełną świadomością ryzyka, związanego z założeniem firmy produkującej rakiety, Musk miał przynajmniej jeden powód, by mieć nadzieję na powodzenie. Tym powodem był Tom Mueller. Mueller był synem drwala i dorastał w schludnym miasteczku St. Mary's w stanie Idaho, gdzie dorobił się reputacji dziwaka. Gdy reszta dzieciaków biegała zimą po lasach, on siedział w ciepłej bibliotece albo w domu oglądając Star Treka. Lubił także majsterkować. Pewnego dnia, w drodze do szkoły podstawowej, znalazł w bocznej uliczce zniszczony zegar, który odtąd stał się jego ulubionym projektem. Każdego dnia naprawiał jakąś zębatkę lub sprężynę, aż w końcu udało mu się go uruchomić. Podobny los spotkał rodzinną kosiarkę, którą chłopiec pewnego popołudnia rozmontował dla zabawy na trawniku przed domem. Tata wrócił do domu, i wściekł się na mnie, ponieważ sądził, że będzie musiał kupić nową kosiarkę, wspominał Müller. Ale ja złożyłem ją z powrotem i działała. Potem zafiksował się na rakietach. Zaczął zamawiać pocztą małe zestawy rakiet i składać je zgodnie z instrukcjami. Wkrótce nauczył się budować własne urządzenia. W wieku dwunastu lat złożył makietę promu kosmicznego, który można było przymocować do rakiety, wystrzelić w powietrze i sprowadzić z powrotem na Ziemię. Na potrzeby projektu naukowego, kilka lat później nastolatek pożyczył palnik acetylenowo tlenowy od ojca, aby zbudować prototyp silnika rakietowego. Schłodził urządzenie, umieszczając je do góry dnem w puszce kawy napełnionej wodą. Dzięki temu pracowało cały dzień. I opracował równie kreatywne sposoby pomiaru jego wydajności. Sprzęt okazał się na tyle dobry, by zapewnić swojemu wynalazcy szereg nagród w lokalnych konkursach organizowanych na targach naukowych i pomóc mu dotrzeć na wydarzenie o zasięgu międzynarodowym. Tam od razu skopali mi tyłek, wspominał Müller. Wysoki, chudy, o kanciastej twarzy, Müller jest wyluzowanym gościem, który usiłował przebrnąć przez studia ucząc przyjaciół, jak robić świece dymne, aż w końcu spoważniał i poradził sobie świetnie, studiując inżynierię mechaniczną. Wkrótce po studiach podjął pracę w Hughes Aircraft przy satelitach. To nie były rakiety, ale było blisko. A potem przeniósł się do TRW Space and Electronics. U schyłku lat osiemdziesiątych program Gwiezdnych Wojen Ronalda Reagana Sprawił, że wszystkie techniczne świry marzyły o broni kinetycznej i rozpętaniu chaosu. W TRW Mueller eksperymentował z dziwacznymi rodzajami paliw. Przewidział również opracowanie silnika TR-106 gigantycznej maszyny napędzanej ciekłym tlenem i azotem. W ramach hobby spędzał czas z setkami entuzjastów rakiet z założonego w 1943 roku Reaction Research Society, którego celem było propagowanie budowy i wystrzeliwania rakiet. W weekendy Mueller podróżował na pustynię Mojave z innymi członkami stowarzyszenia, gdzie przesuwali granice amatorskich urządzeń. Był jednym z najlepszych klubowiczów, którego rakiety faktycznie działały. W dodatku. Eksperymentującym z niektórymi bardziej radykalnymi pomysłami, jakie jego szefowie w TRW byli skłonni dusić w zarodku. Jego perłą w koronie był 36-kilogramowy silnik, zdolny do wytworzenia ciągu o sile niemal sześciu tysięcy kilogramów, który zyskał uznanie jako największy na świecie amatorski silnik na paliwo ciekłe. Wciąż trzymam te rakiety w swoim garażu, powiedział Müller. W lutym 2002 roku Mueller przebywał w warsztacie Johna Garveya, który odszedł z pracy w firmie z branży astronautycznej McDonnell Douglas, aby budować własne rakiety. Siedzibę swojej firmy umieścił w Huntington Beach, gdzie wynajął przestrzeń przemysłową o powierzchni garażu na sześć samochodów. Dwóch mężczyzn grzebało przy silniku, gdy Garvey wspomniał, że może wpaść ktoś nazwiskiem Elon Musk. Środowisko konstruktorów było bardzo zamknięte i to Kentrell zarekomendował Maska, by obejrzał pracownię Garveya i projekty Müllera. W pewną niedzielę, Ilon przyjechał z ciężarną żoną, ubrany w stylowy czarny płaszcz ze skóry, w którym wyglądał jak płatny zabójca. Müller trzymał prawie kilogramowy silnik na ramieniu i próbował go przykręcić do konstrukcji nośnej, gdy mask zasypał go pytaniami. A zapytał, Jaki ciąg byłby zdolny wytworzyć? Powiedział Mueller. Chciał także wiedzieć, czy kiedykolwiek pracowałem nad większymi rzeczami. Odpowiedziałem, że owszem, nad silnikiem o ciągu 250 tysięcy kilogramów w TRW i znałem każdy jego szczegół. Mueller odłożył swój silnik i próbował nadążyć z odpowiedziami na pytania swojego rozmówcy. Ile kosztowałby taki silnik? Padło pytanie. Odpowiedź brzmiała, że T.R.W. skonstruowała go za około 12 milionów dolarów. Mask odpalił. No dobra, a za ile ty byś go zbudował? Mueller gawędził z Maskiem całymi godzinami, a w następny weekend został zaproszony do domu nowego znajomego, aby tam mogli kontynuować rozmowę. Elon wiedział, że znalazł kogoś, kto od podszewki znał proces budowania rakiet. Później przedstawił Mullera reszcie swojej ekipy kosmicznych ekspertów i wprowadził w tajne spotkania. Format zespołu zaimponował nowemu przybyszowi, który odrzucał już wcześniej oferty pracy od Billa i innych magnatów kosmicznych z powodu szalonych pomysłów. Tymczasem Musk, w przeciwieństwie do reszty, zdawał się wiedzieć co robi i stopniowo eliminował krytykantów, tworząc zespół zdolnych, oddanych inżynierów. Mueller pomógł Maskowi wypełnić arkusz kalkulacyjny analizą wydajności i kosztów nowej taniej rakiety, a następnie razem z resztą zespołu szlifowali pomysł. Rakieta nie miała wynosić satelitów o rozmiarze ciężarówek, jak giganty wystrzeliwane przez Boeinga, Lockheed'a, Rosjan i inne kraje. Zamiast tego miała być wymierzona w małą niszę na rynku satelitów. I mogła okazać się idealną dla zyskującej popularność klasy niższych ładunków, wykorzystujących ogromne postępy w informatyce i elektronice na przestrzeni ostatnich lat. Rakieta brała na celownik branżową teorię, zgodnie z którą dla ładunków komercyjnych i badawczych mógł otworzyć się zupełnie nowy rynek, o ile firma drastycznie obniżyłaby koszty wystrzeleń i oferowałaby regularne usługi. Mask rozkoszował się myślą bycia w czołówce tego trendu, który zdawał się być początkiem nowej ery w kosmosie. Oczywiście początkowo wszystko było teorią, aż nagle przestało nią być. PayPal w lutym trafił na giełdę z akcjami awansującymi o 55%, a Mask wiedział, że eBay chce wykupić firmę. Gdy pomysł rakiety był w fazie dywagacji, wartość netto udziałów Maska. Wzrosła z dziesiątek do setek milionów dolarów. W kwietniu 2002 roku całkowicie porzucił pomysł z chwytem reklamowym i poświęcił się budowie firmy z branży kosmicznej. Wziął na bok Kentrela, Grifina, Müllera i Chrisa Thompsona, inżyniera lotnictwa i kosmonautyki z Boeinga i powiedział: "Chcę stworzyć tę firmę. Jeśli w to wchodzicie, zróbmy to." Griffin chciał dołączyć do zespołu, ale ostatecznie zrezygnował, gdy Musk odrzucił jego wymóg zamieszkania na wschodnim wybrzeżu. A Kentrell wytrzymał kilka miesięcy, uznając przedsięwzięcie za zbyt ryzykowne. Założone w czerwcu 2002 roku Space Exploration Technologies powstało w skromnym otoczeniu. Musk wynajął stary magazyn przy 1310 East Grand Avenue w El Segundo, na przedmieściach Los Angeles, w otoczeniu branży lotniczej. Poprzedni najemca budynku o powierzchni siedmiu tysięcy metrów kwadratowych często wysyłał swoje towary i wykorzystywał południową część magazynu jako zajezdnię, wyposażając ją w rampy załadowcze dla ciężarówek dostawczych. Dzięki temu Musk mógł wjeżdżać swoim srebrnym McLarenem prosto do budynku. Poza tym nie było tam wiele. Zakurzona podłoga i dwunastometrowy łukowy sufit, sparty na drewnianych belkach z odsłoniętą izolacją, dzięki czemu w budynku można się było poczuć jak w hangarze. Północna część obejmowała przestrzeń biurową z boksami i miejscem do pracy dla około pięćdziesięciu osób. W trakcie pierwszych tygodni działania SpaceX przyjeżdżały ciężarówki pełne laptopów Dell, drukarek i składanych stolików, które miały służyć za pierwsze biurka. Mask podszedł do jednej z ramp, podciągnął roletę i rozładował samodzielnie sprzęt. Szybko nadano biurom SpaceX flagową estetykę właściciela. Błyszcząca powłoka epoksydowa pokryła betonowe podłogi, a świeża warstwa białej farby ściany. Biel miała sprawiać wrażenie czystości i dodawać energii. Biurka przemieszano po budynku, aby informatycy z Ligi Bluszczowej oraz inżynierowie projektujący sprzęt mogli siedzieć razem ze spawaczami i ślusarzami budującymi maszyny. To podejście było pierwszym dużym przełomem, jaki SpaceX wprowadziła w branży, zrywając z typowym zwyczajem izolowania od siebie różnych grup zawodowych w ramach jednej firmy oraz zwyczajowego separowania inżynierów i mechaników o tysiące mil, umieszczając ich fabryki w krajach, gdzie nieruchomości i praca są tanie. Gdy pierwszy tuzin pracowników przyszedł do biura, powiedziano im, że misją SpaceX będzie osiągnięcie pozycji tanich linii lotniczych w kosmosie. Firma miała budować własne silniki, a potem pozyskiwać od dostawców pozostałe komponenty rakiety. Przewagę konkurencyjną miało gwarantować budowanie lepszych, tańszych silników oraz końcowe dopracowanie procesu montażu, dzięki czemu rakiety miały być szybsze i tańsze niż te dostępne u konkurencji. Wizja ta obejmowała budowę mobilnej wyrzutni, która mogła podróżować w różne miejsca, ustawiać rakietę w pozycji pionowej lub poziomej i wystrzelić ją w kosmos gładko jak po maśle. W przyszłości firma miała stać się w tym na tyle dobra, że w miesiącu takich usług można byłoby wykonywać wiele i na każdej zarobić, rezygnując z konieczności uzależnienia się jako dostawca od funduszy rządowych. SpaceX miała być amerykańskim podejściem do czystego konta w biznesie rakietowym rodzajem zmodernizowanego resetu. Musk czuł, że branża właściwie nie rozwinęła się przez ostatnie pół wieku. Firmy nie miały zbyt wielkiej konkurencji, więc pozwalały sobie na windowanie cen na produkty o maksymalnej wydajności. Dla każdego wystrzelenia tworzyły Ferrari, choć możliwe było, że Honda Accord też sobie poradzi. Dla odmiany, Musk chciał wykorzystać kilka technik startupowych, jakie opanował w Dolinie Krzemowej, by poprowadzić swoją firmę oszczędniej i szybciej, zarabiając na ogromnym postępie w zakresie technologii i materiałów, jaki nastąpił na przestrzeni ostatnich kilku dekad. Jako firma prywatna SpaceX uniknęłaby również strat oraz przekroczenia kosztów wiążących się z przyjmowaniem przetargów rządowych. Musk zadeklarował, że pierwsza rakieta będzie nosiła nazwę Falcon 1 jako ukłon w stronę sokoła Millennium z gwiezdnych wojen i roli, jaką odegrał w zapewnieniu przyszłości uniwersum. W czasach, gdy koszt wysyłki w kosmos ładunku o masie 250 kg zaczynał się od 30 milionów. Mask obiecywał, że Falcon uzyska udźwig 635 kg za 6 milionów 900 tysięcy dolarów. W typowy dla siebie sposób Musk ustalił szaleńczo ambitny harmonogram prac. Jedna z pierwszych prezentacji sugerowała ukończenie pierwszego silnika w maju 2003 roku, drugiego w czerwcu, kadłuba rakiety w lipcu, a zmontowanie całości w sierpniu. Wyrzutnia miałaby zostać przygotowana do września, a pierwszy start miałby miejsce w listopadzie, czyli około piętnaście miesięcy po założeniu firmy. Podróż na Marsa naturalnie została zaplanowana gdzieś na początek dekady. To był cały on. Logiczny do bólu, naiwny optymista, kalkulujący, jak długo fizycznie zajmie ludziom wykonanie całej tej pracy. To było minimum, jakiego oczekiwał od siebie, i jakiemu jego pracownicy ze wszystkimi swoimi ludzkimi słabościami starali się sprostać. Gdy entuzjaści kosmosu dowiedzieli się o istnieniu nowej firmy, nie martwili się zbytnio tym, na ile prognozowane terminy wydawały się realne. Byli po prostu podekscytowani, że ktoś zdecydował się na tanie i szybkie podejście do rzeczy. Część wojskowych zaczęła już zwracać się w stronę pomysłu nadania armii bardziej agresywnych możliwości działania, tzw. strategii responsywnego kosmosu. Na wypadek konfliktu wojsko chciało mieć możliwość odpowiedzi za pomocą specjalnie do tego celu skonstruowanych satelitów. Oznaczało to odchodzenie od modelu, w którym budowa i wystrzelenie satelity zaprojektowanego w konkretnym celu trwała dekadę. Zamiast tego wojsko oczekiwało tańszych, mniejszych, niemalże jednorazowych satelitów, które można było przekonfigurować za pomocą oprogramowania i wysłać w krótkim czasie. Gdyby udało nam się coś takiego, to byłoby naprawdę przełomowe, powiedział Pete Warden, emerytowany generał sił powietrznych, który spotkał się z maskiem w czasie służby jako konsultant w departamencie obrony. Moglibyśmy reagować w kosmosie podobnie jak na lądzie, na morzu i w powietrzu. Praca „Wordena” wymagała od niego przyglądania się rewolucyjnym technologiom. Wiele napotkanych przez niego osób okazywało się ekscentrycznymi marzycielami, lecz Mask wydawał się twardo stąpającym po ziemi kompetentnym i zdolnym. Rozmawiałem z ludźmi budującymi w garażach miotacze i tym podobne rzeczy. Nie ulegało wątpliwości, że Elon różnił się od nich był wizjonerem naprawdę rozumiejącym technologię rakietową i zaimponował mi. Nie tylko armia, ale również naukowcy chcieli zyskać tani i szybki dostęp do kosmosu oraz możliwość wysyłania eksperymentów i regularnego zbierania danych. Niektóre firmy z branży medycznej i artykułów powszechnego użytku także były zainteresowane przejażdżką w kosmos, aby zbadać wpływ braku grawitacji na swoje produkty. I choć tani pojazd do startu rakiety może brzmiał dobrze, to szanse na zbudowanie przez prywatnego obywatela czegoś działającego wydawały się nikłe. Szybkie wyszukiwanie w serwisie YouTube, filmików opisanych jako eksplozja rakiety, zwracało tysiące filmików z kompilacjami dokumentującymi katastrofy w trakcie startów amerykańskich i sowieckich rakiet na przestrzeni dekad. Od 1957 do 1966 roku Stany próbowały wystrzelić na orbitę ponad 400 rakiet, z których około setka spłonęła. Rakiety nośne to zazwyczaj zmodyfikowane pociski, zbudowane metodą prób i błędów, na które przeznaczono miliardy rządowych dolarów. SpaceX miał przewagę w postaci doświadczenia przeszłości. Oraz osób w zespole, które nadzorowały projekty w takich firmach jak Boeing i TRW. Co więcej, startup nie przewidywał serii eksplozji w swoim budżecie. W najlepszym razie SpaceX mogła pozwolić sobie na trzy lub cztery podejścia do uruchomienia Falcona. A ludzie myśleli, że po prostu zwariowaliśmy, wspominał Mueller. W TRW miałem sztab ludzi i fundusze rządowe. Teraz mieliśmy zbudować tanią rakietę od zera w małym zespole. Ludzie po prostu nie wierzyli, że to możliwe. W lipcu 2002 roku Musk był niezwykle podekscytowany swoim śmiałym przedsięwzięciem, a eBay podjął agresywne próby wykupienia Paypala za półtora miliarda dolarów. Dzięki temu Musk zyskał dodatkową płynność i ponad 100 milionów dolarów, które mógł przeznaczyć na SpaceX. Dzięki takiemu potężnemu dofinansowaniu nikt już nie mógłby odebrać mu kontroli nad firmą, jak to miało miejsce w przeszłości z Ziptu i Paypalem. Dla pracowników, którzy zgodzili się towarzyszyć Maskowi w tej najwyraźniej niemożliwej podróży, zastrzyk gotówki oznaczał przynajmniej kilka lat stabilności finansowej. Przejęcie Paypala wpłynęło pozytywnie na jego reputację i wzmocniło sławę. Co wykorzystał do spotkań z przedstawicielami rządu najwyższego szczebla oraz do wywierania wpływu na dostawców. Aż nagle wszystko to straciło znaczenie. Justin urodziła syna, który otrzymał imiona Nevada Alexander Musk. Chłopczyk zmarł, mając jedynie 10 tygodni. Tego samego dnia, gdy eBay oficjalnie ogłosił przejęcie PayPala. Rodzice otulili malca do snu i ułożyli na plecach, jak to się zwykle robi. Gdy po chwili przyszli sprawdzić, czy wszystko w porządku, malec już nie oddychał. Zmarł z powodu tak zwanego zespołu nagłej śmierci łóżeczkowej. Zanim sanitariusze zaczęli reanimację, był niedotleniony tak długo, że doszło do śmierci mózgu. Pisała Justine w artykule dla Marie Claire Spędził trzy dni podpięty do respiratora w szpitalu w hrabstwie Oręcz, zanim zdecydowaliśmy o odłączeniu. Trzymałam go w ramionach, gdy umierał. Ilon jasno dał mi do zrozumienia, że nie chce mówić o śmierci Nevady. Nie rozumiałam tego tak jak on nie rozumiał mojej jawnej żałoby, którą postrzegał jako emocjonalną manipulację. Ukryłam więc swoje uczucia i przebolałam śmierć syna dzięki wizycie w klinice in vitro niespełna dwa miesiące później. Ilon i ja jak najszybciej planowaliśmy kolejne dziecko. W ciągu następnych pięciu lat urodziłam bliźnięta, a potem trojaczki. Po latach Justin złożyła reakcję męża na karp mechanizmu obronnego, wyniesionego z pełnego cierpień dzieciństwa. On nie radzi sobie dobrze w mroku. Powiedziała w wywiadzie dla magazynu Esquire. Jest typem człowieka prącego do przodu. Wszystko jest dla niego kwestią przetrwania. Mask otworzył się przed kilkorgiem bliskich przyjaciół, którym wyjawił głębie swojego cierpienia, ale Justin raczej dobrze odczytała jego reakcję. Po prostu nie widział potrzeby publicznego przeżywania żałoby. Straszliwie smuciło mnie rozmawianie o tym. Powiedział. Nie jestem pewien, dlaczego miałbym chcieć rozmawiać o najbardziej przykrych wydarzeniach z mojego życia. To w żaden sposób nie służy przyszłości. Jeśli masz inne dzieci i zobowiązania, wówczas pogrążanie się w smutku nie służy osobom wokół ciebie. Nie jestem pewien, co powinno się robić w takich sytuacjach. Po śmierci syna, Mask rzucił się w wir pracy, dramatycznie poszerzając firmowe cele. Jego rozmowy z dostawcami z branży dotyczące możliwych zleceń dla SpaceX kończyły się rozczarowaniem. Wydawało się, że wszyscy cenią się wysoko, za to pracują wolno. Plan wdrożenia komponentów wytwarzanych przez tego rodzaju firmy utorował drogę decyzji, żeby je tworzyć na miejscu. Czerpiąc z pomysłów poprzednich programów rakietowych od Apollo do X-34 Fastrak, SpaceX na własną rękę budowano całą rakietę Falcon od zera, w tym obydwa silniki, turbopompę, zbiornik kryogeniczny oraz system naprowadzania, ogłosiła firma na swojej stronie. Rozwój od podstaw zwiększa trudności i wymagane nakłady finansów, ale żadna inna ścieżka nie zagwarantuje wymaganych ulepszeń w cenie dostępu do przestrzeni kosmicznej. Kierownictwo zatrudnione do firmy przez Maska obejmowało zespół samych gwiazd. Mueller natychmiast zaczął pracę nad budową dwóch silników, Merlina i Kestrela, nazwanych od dwóch gatunków sokołów. Chris Thompson, były żołnierz piechoty morskiej, który nadzorował produkcję rakiet Delta i Titan w Boeingu, został wicedyrektorem oddziałów. Z Boeinga przeszedł także Tim Baza, cieszący się reputacją jednego z najlepszych testerów rakiet. Steve Johnson, który pracował w laboratorium napędu odrzutowego oraz w dwóch komercyjnych firmach z branży został starszym inżynierem mechanikiem. Z kolei inżynier lotnictwa i kosmonautyki Hans Koenigsmann miał zająć się avioniką, systemami naprowadzania i kontroli. Musk zatrudnił również weterankę z branży Gwynne Shotwell, która została pierwszym handlowcem SpaceX, a w kolejnych latach prezesem i prawą ręką Maska. Pracę rozpoczęła wówczas także legendarna dziś, zarówno w dziejach SpaceX, jak i Tesli, Mary Beth Brown. Zwana przez wszystkich MB, została lojalną asystentką Maska, stając się rzeczywistą wersją Pepper Potts u boku prawdziwego tonego Starka z Ironmana. Razem potrafili pracować całą dobę. Przez lata przynosiła Maskowi posiłki, umawiała spotkania biznesowe i rodzinne, odbierała ubrania z pralni, radziła sobie z prasą, a w razie konieczności wyciągała szefa ze spotkań, aby trzymał się harmonogramu. Stała się jedynym mostem pomiędzy nim a całą resztą interesantów, będąc nieocenionym zasobem firmy. Brown odegrała kluczową rolę w ukształtowaniu kultury organizacyjnej SpaceX. Przywiązywała wagę do małych rzeczy, takich jak firmowe kosze na śmieci w kształcie statków kosmicznych i pomagała równoważyć atmosferę w pracy. Gdy jednak chodziło o sprawy dotyczące bezpośrednio maska, Braun przybierała surowe oblicze i twarde, zdroworozsądkowe podejście. Poza tymi przypadkami prezentowała szeroki, serdeczny uśmiech i rozbrajała każdego urokiem. Zawsze mawiała: Ojej, co u ciebie, serdeńko? wspominał jeden z techników. Braun zbierała dziwaczne e-maile, które przychodziły do maska, i rozsyłała je pod tytułem Czubek Tygodnia żeby rozbawić pracowników. Jeden z lepszych wpisów zawierał szkic księżycowego pojazdu kosmicznego, na którym znajdowała się czerwona plama. Osoba, która go wysłała, zakreśliła plamę na własnym rysunku i napisała obok: "Co to jest? Czy to krew?". A w innych e-mailach znajdowały się plany perpetuum mobile i propozycja gigantycznego nadmuchiwanego królika, który służyłby do zatykania wycieków ropy. Przez krótki czas Brown zajmowała się również zarządzaniem lekturami swojego szefa oraz prowadziła firmę pod jego nieobecność. Ona właściwie podejmowała decyzję, powiedział technik. Mawiała tego chciałby Ilon. Największym talentem Brown była być może umiejętność odczytywania nastroju maska. Zarówno podczas pracy w SpaceX, jak i w Tesli umieściła swoje biurko około dwa metry od biurka szefa aby ludzie zmierzający na spotkanie z nim musieli przejść obok niej. Jeśli ktoś potrzebował pozwolenia na większe zakupy, zatrzymywał się na chwilę przed biurkiem Brown i czekał na jej skinienie, by zobaczyć się z maskiem lub też odchodził z kwitkiem, gdy dawała do zrozumienia, że szef ma dziś zły dzień. Ten system potwierdzeń i zaprzeczeń stał się szczególnie istotny w okresach miłosnych konfliktów w jego życiu, gdy miewał nerwy napięte niczym postronki. Jeszcze bardziej niż zazwyczaj. Szeregowi inżynierowie w SpaceX byli młodymi mężczyznami z tendencją do przerostu ambicji. Musk osobiście zwracał się do wydziałów lotnictwa i kosmonautyki na najlepszych uczelniach w kraju, gdzie wypytywał o najlepszych studentów na roku. Nie było niczym dziwnym, wydzwanianie do akademików i werbowanie przez telefon. Myślałem, że ktoś sobie żartuje. Wspomina Michael Colono, który odebrał telefon od Muska w trakcie studiów na Stanford. Nawet przez chwilę nie wierzyłem, że gość miał firmę produkującą rakiety. Gdy jednak studenci sprawdzali maska w sieci, dalej szło z górki. Po raz pierwszy od lat, jeśli nie dekad, młodzi speces z branży, usychający z tęsknoty za badaniem kosmosu, otrzymali szansę pracy w naprawdę ekscytującej firmie, z którą mogli się identyfikować, oraz ścieżkę rozwoju w kierunku projektowania rakiet a nawet możliwość zostania astronautą, nie wymagającą wiązania się z rządową biurokracją. Gdy po świecie rozeszły się wieści o ambicjach SpaceX, najlepsi inżynierowie z Boeinga, Lockheed Martin czy Orbital Sciences, z dostatecznie wysoką tolerancją ryzyka, od razu się przenieśli. Przez pierwszy rok działalności SpaceX niemal każdego tygodnia do pracy przychodziły jedna lub dwie nowe osoby. Kevin Brogan przeszedł z TRW gdzie przywykł do różnych regulaminów wewnętrznych torpedujących jego pracę, i został dwudziestym trzecim pracownikiem z kolei. Nazywałem swoją firmę Country Clubem, bo wszyscy się tam obijali, podsumował. Brogan rozpoczął pracę w SpaceX następnego dnia po rozmowie kwalifikacyjnej i powiedziano mu, żeby znalazł sobie w biurze jakiś komputer do pracy. Jechało się do marketu elektronicznego i kupowało wszystko, co było potrzebne do pracy, a potem do sklepu z artykułami biurowymi po fotel, dodał. Natychmiast wpadł po uszy i pracował po dwanaście godzin. Jechał do domu, spał dziesięć godzin, a potem wracał do pracy. Byłem wyczerpany fizycznie i psychicznie, opowiadał, ale szybko pokochałem ten kocioł i błyskawicznie się wkręciłem. Jednym z pierwszych firmowych projektów była budowa gazogeneratora. Urządzenia zbliżonego do niewielkiego silnika rakietowego, które wytwarzało gorący gaz. Mueller, baza i kilku innych młodych inżynierów, złożyło generator w Los Angeles, po czym zapakowali go na pakę pickupa i zawieźli na pustynię Mohavi w Kalifornii, aby wykonać testy. Pustynne miasteczko Mohavi, oddalone o około 160 km od Los Angeles, stało się siedzibą takich firm z branży lotniczej i kosmicznej jak. Scaled Composites czy X-Core. Wiele projektów lokowano poza lotniskiem Mojave, gdzie firmy miały swoje warsztaty i skąd wysyłały różne zaawansowane samoloty czy rakiety. Zespół SpaceX idealnie wpasował się w to środowisko i wypożyczył stanowisko testowe od x o idealnych wymiarach dla generatora. Pierwsza próba miała miejsce o 11 przed południem i trwała 90 sekund. Generator zadziałał, ale wyrzucił z siebie chmurę czarnego dymu, która w ten bezwietrzny dzień postanowiła osiąść tuż nad wieżą kontroli lotów. Kierownik kontroli lotów, zszedł na obszar testów, by nie przebierając w słowach wyrazić swoje niezadowolenie, Müllerowi i bazie. Przedstawiciele lotniska i część gości z Excor, którzy starali się pomóc, nakłonili inżynierów ze SpaceX, aby odpuścili sobie testy do kolejnego dnia. Zamiast tego baza, silny przywódca, skłonny do wcielenia w życie firmowego etosu niezłomności, załatwił paliwo na kilku ciężarówkach, uspokoił kierownika kontroli lotów i przygotował stanowisko pod następny test. W kolejnych dniach inżynierowie ze SpaceX udoskonalili harmonogram, który umożliwiał im przeprowadzenie kilku testów dziennie, niesłychanej dotychczas praktyki na lotnisku, i po dwóch tygodniach pracy ujarzmili niesforny generator. Zorganizowano jeszcze kilka wypraw na pustynię i w szereg innych miejsc, takich jak stanowiska testowe w bazie Edwards Air Force Base oraz w Mississippi. W trakcie tej ogólnokrajowej wycieczki inżynierowie natknęli się na poligon testowy o powierzchni 1,21 setnych kilometra kwadratowego w McGregor w stanie Texas, leżący niemal w sercu stanu. Naprawdę im się tu spodobało i namówili maska na zakup. Marynarka testowała tutaj przed laty rakiety, podobnie zresztą jak Andrew Bill, zanim splajtowała jego firma. Po tym jak Bill wyliczył, że budowa rakiety zdolnej wynieść na orbitę większe satelity, będzie go kosztować 300 milionów dolarów, zwinął biznes, zostawiając za sobą sporo użytecznej dla SpaceX infrastruktury, w tym statyw betonowy z nogami o średnicy Pnisekwoi. Pisał dziennikarz Michael Belfiore w swojej książce Rocketeers, poświęconej narodzinom prywatnych firm z branży kosmicznej. Jeremy Holman był jednym z młodych inżynierów, którzy wkrótce przeprowadzili się do Teksasu i rozpoczęli pracę nad przystosowaniem powierzchni testowej na potrzeby firmy. Był uosobieniem idealnego rekruta. Dyplom inżyniera lotnictwa i kosmonautyki zdobył na Iowa State University. A magistra astronautyki na University of Southern California. Przez kilka lat pracował jako inżynier do spraw testów w Boeingu przy dyszach, rakietach i statkach kosmicznych. Braki w Boeingu pozostawiły w Holmanie niedosyt związany z wielkimi przedsiębiorstwami w branży. Pierwszego dnia w firmie akurat kończono fuzję z McDonnell Douglas. Powstały w rezultacie potężny rządowy wykonawca, zorganizował piknik, aby podbudować morale, ale nie udało mu się osiągnąć nawet tak prostego celu. Szef jednego z wydziałów mówił o wspólnej wizji dla jednej firmy, a potem dodał, że będą cięcia kosztów, wspominał Holman. I stwierdził, że każdy powinien się ograniczyć do jednej porcji kurczaka. Sprawy nie zmieniły się na lepsze z biegiem czasu. Każdy projekt w Boeingu wydawał się rozległy, kłopotliwy i kosztowny, więc gdy pojawił się Musk z propozycją radykalnej zmiany, Holman się skusił. — Wydawało mi się, że nie mogę przegapić takiej szansy — powiedział. Miał dwadzieścia trzy lata, był młody, samotny i skłonny zaryzykować pozory normalnego życia na rzecz możliwości nieprzerwanej pracy w SpaceX i zostania zastępcą Muska. Mueller opracował dwa trójwymiarowe modele komputerowe obydwu silników, które chciał zbudować. Merlin miał być przeznaczony dla pierwszego stopnia Falcona 1, który oderwałby rakietę od powierzchni, a Kestrel miał być mniejszym silnikiem, zasilającym jej wyższy drugi stopień, zabierający ją w kosmos. Wspólnie Holman i Mueller wymyślili które elementy silników SpaceX miała zbudować w fabryce, a które miałyby zostać kupione. W celu zakupu Holman miał udać się do różnych sklepów z częściami, uzyskując wycenę i termin realizacji. Często słyszał od producentów, że harmonogramy SpaceX były wariackie. Inni byli bardziej uprzejmi, próbując dostosować istniejące produkty do wymogów, zamiast budować je od nowa. Holman odkrył ponadto, że kreatywność zaprowadziła go daleko. Przykładowo po wymianie uszczelek w łatwo dostępnych zaworach z myjni samochodowych można było używać ich z paliwem rakietowym. Po zakończeniu budowy pierwszego silnika SpaceX w Kalifornii Holman załadował go oraz mnóstwo innych urządzeń na przyczepę u -Hall. Zaczepił ją do białego hamera H2 i przewiózł ponad 1800 kg sprzętu autostradą międzystanową nr 10 z Los Angeles do Teksasu na poligon. Przybycie silnika stało się początkiem jednego z największych ćwiczeń w tworzeniu więzi w historii firmy. Pośród grzechotników, mrówek ognistych, w odosobnieniu i palącym słońcu grupa pod przewodnictwem Bazy i Mullera rozpoczęła proces badania szczegółów budowy silników. Owe wysokociśnieniowe rąbnięcia w wyniku eksplozji, czy też coś, co inżynierowie ładnie nazywają szybkimi, nieplanowanymi rozmontowaniami, miały określić, czy niewielki zespół naprawdę był w stanie dorównać wysiłkom i kompetencjom na poziomie narodów. Pracownicy SpaceX odpowiednio ochrzcili poligon, Dzięki wypitej na spółkę z papierowych kubków butelce koniaku Remi Martin za 1200 dolarów, a następnie przeszli badanie alkomatem w drodze hamerem do firmy. Od tej pory trasa z Kalifornii na miejsce testów zyskała miano teksańskiej trasy do przewozu bydła. Inżynierowie z firmy pracowali przez bite 10 dni. Zjeżdżali do Kalifornii na weekend, a potem wracali. Aby ulżyć im w podróży, Mask czasem pożyczał swój prywatny odrzutowiec. Mógł przewieźć sześć osób, powiedział Müller. Cóż, siedem, jeśli ktoś siedział w toalecie, co zdarzało się notorycznie. Choć sporo sprzętu zostało po marynarce i bilu, SpaceX wciąż musiała zbudować urządzenia dostosowane do własnych wymogów. Jednym z największych było poziome stanowisko testowe o wymiarach 9 metrów długości na 4,5 metra szerokości oraz 4,5 metra wysokości. Było też pionowe stanowisko o wysokości dwóch kondygnacji. Gdy trzeba było odpalić silnik, przymocowywano go do jednego ze stanowisk, wyposażano w czujniki do zbierania danych i monitorowano za pomocą kilku kamer. Inżynierowie chronili się w bunkrze zabezpieczonym z jednej strony wałem ziemnym. Jeśli coś poszło nie tak, patrzyli na wskaźniki z kamer albo powoli podnosili klapy jednego z włazów w bunkrze, słuchając co się dzieje. Mieszkańcy miasteczka raczej nie narzekali na hałas, choć zwierzętom na pobliskich farmach niezbyt odpowiadało takie sąsiedztwo. Krowy mają naturalny mechanizm obronny zbijania się w stado i biegania w kółko, powiedział Holman. Za każdym razem, gdy odpalaliśmy silnik, krowy rozpraszały się, a potem zbijały w grupkę z cielakami po środku. Ustawiliśmy krowią kamerkę, aby je obserwować. Zarówno kestrel, jak i merlin zaserwowały swoim konstruktorom wyzwania, które potraktowano jako dodatkowe ćwiczenia inżynierskie. Odpalaliśmy merlina, dopóki nie skończył nam się sprzęt albo coś nie poszło źle. Odpowiadał Müller, A potem odpalaliśmy kestrela i ciągle było coś do roboty. Przez całe miesiące inżynierowie SpaceX przyjeżdżali do pracy o ósmej rano i pracowali przy silnikach dwanaście godzin, po czym szli na obiad do Outback Steakhouse. Müller miał wyjątkowy talent do przeglądania wyników testów i wyszukiwania miejsc, gdzie silnik rozgrzewał się lub oziębiał, albo innych błędów. Dzwonił do Kalifornii i nakazywał wprowadzenie zmian sprzętowych, a inżynierowie modyfikowali komponenty i wysyłali je do Teksasu. Często pracownicy z Teksasu sami wprowadzali zmiany za pomocą przywiezionych przez Müllera frezarki i tokarki. Kestrel wymagał dużo pracy i dużo satysfakcji przyniosło mi przyczynienie się do jego doskonałych wyników dzięki rzeczom kupionym przez nas w sieci i wykonanym w warsztatach, powiedział Müller. Niektórzy członkowie ekipy z Teksasu doszlifowali swoje umiejętności na tyle, że potrafili zbudować nadający się do testów silnik w zaledwie trzy dni. Od tych samych ludzi oczekiwano biegłej znajomości informatyki. Pracowali nocami, budując turbopompę, a kolejnej nocy adaptowali pakiet aplikacji, który miał kontrolować silnik. Holman, jako firmowa gwiazda, nieustannie pracował w ten sposób. Choć nie należał do tej grupy młodych i prężnych inżynierów, którzy łamali zasady z konieczności, popychani przez ducha przygody. To doświadczenie było niemal uzależniające, podkreślał. Miałeś te dwadzieścia cztery czy dwadzieścia pięć lat, a oni obdarzali cię tak dużym zaufaniem. To było bardzo inspirujące. Aby znaleźć się w przestrzeni kosmicznej, silnik Merlin musiał pracować przez sto osiemdziesiąt sekund. Ten czas wydawał się dla inżynierów wiecznością na początku ich teksańskiego okresu, gdy silnik pracował ledwie przez pół sekundy, a potem padał. Czasem Merlin w trakcie testów za bardzo wibrował. Innym razem źle reagował na nowe materiały. A czasami psuł się i wymagał poważnej wymiany części, jak zmiana kolektora aluminiowego na wykonany z bardziej egzotycznego Inconelu stopu odpornego na działanie ekstremalnych temperatur. Pewnego razu zawór paliwa odmówił działania i spowodował eksplozję całego silnika. Kolejna nieudana próba zakończyła się pożarem całego stanowiska testowego. Zazwyczaj to na bazę albo Müllera spadała przykra konieczność wykonania telefonu do Maska i streszczenia bieżących niepowodzeń. Ilon był całkiem cierpliwym facetem. Mówił Müller Pamiętam, gdy raz wykonywaliśmy dwa testy i wysadziliśmy tego samego dnia obydwie rzeczy. Powiedziałem mu, że możemy uruchomić nowy silnik, ale byłem naprawdę bardzo sfrustrowany, zmęczony i zły, więc się streszczałem. Powiedziałem: Możemy tam wsadzić kolejne gówno, ale na dziś mam zajebiście dość wysadzania. A on na to: W porządku, dobrze, tylko się uspokój. Zrobimy to jutro. Współpracownicy z El Segundo mówili później, że Musk był bliski łez w trakcie tej rozmowy, gdy usłyszał frustrację i ból w głosie Muellera. Rzeczą, której Musk nie tolerował, były wymówki oraz brak wyraźnego planu działania. Holman był jednym z wielu inżynierów, który doświadczył flagowej próby wyciśnięcia informacji przez Maska. Najgorszy był pierwszy telefon wspominał Holman. Coś poszło nie tak. Ilon zapytał mnie, ile zajmie powrót do pełnej operacyjności, a ja nie byłem w stanie odpowiedzieć natychmiast. Stwierdził: Musisz to wiedzieć. To ważne dla firmy. Wszystko od tego zależy. Dlaczego tego nie wiesz? Wciąż zarzucał mnie tymi ostrymi, bezpośrednimi pytaniami. Zdawało mi się, że ważniejsze było poinformowanie go od razu o tym, co się wydarzyło, ale nauczyłem się, że lepiej było mieć pełną informację. Od czasu do czasu sam mask brał udział w procesie testowania. Jednym z bardziej pamiętnych był przypadek, w którym starano się udoskonalić komorę chłodzącą dla jednego z silników. Firma zakupiła kilka takich komór za 75 tysięcy dolarów od sztuki i próbowała oszacować ich wytrzymałość na ciśnienie, polewając je wodą. W trakcie wstępnego testu jedna z cennych komór popękała. Potem druga uległa uszkodzeniu w tym samym miejscu. Mask zalecił trzeci test, a inżynierowie spojrzeli po sobie z przerażeniem. Sądzili, że test może narazić komorę na niepotrzebne ryzyko i że szef marnuje niezbędny sprzęt. Gdy trzecia komora również pękła, Musk zabrał sprzęt z powrotem do Kalifornii, zawiózł do fabryki i z pomocą kilku inżynierów spróbował naprawić uszkodzenia żywicą epoksydową. On nie boi się ubrudzić sobie rąk, podkreślał Mueller. Stał tam w swoich drogich włoskich butach i ciuchach cały upoprany żywicą. Pracowali całą noc, potem znów przeprowadzili testy, a komora ponownie pękła. Mask w zniszczonym ubraniu zdecydował, że sprzęt nie nadawał się do niczego. Uznał swoją hipotezę za przetestowaną, a inżynierów poprosił o znalezienie nowego rozwiązania. Tego typu incydenty były częścią burzliwego, ale produktywnego procesu. SpaceX stała się niewielką rodziną o silnych więziach, zjednoczoną przeciwko całemu światu. Pod koniec 2002 roku firma miała pusty magazyn. Rok później wyglądała już jak prawdziwa fabryka rakiet. Działające silniki Merlin przyjeżdżały z Teksasu i lądowały na linii montażowej, gdzie mechanicy mogli je podłączyć do głównego kadłuba lub pierwszego stopnia rakiety. Zbudowano więcej stacji, na których łączono pierwszy stopień z wyższym stopniem rakiety. Na podłodze umieszczono dźwigi, aby umożliwić podnoszenie ciężkich elementów, a niebieskie metalowe szyny transportowe służyły kierowaniu kadłuba rakiety od stacji do stacji. SpaceX rozpoczęła także budowę czepca chroniącego ładunek na rakiecie podczas wystrzelenia, a następnie otwierającego się niczym małż, by go wypuścić. SpaceX znalazła również klienta. Zgodnie z relacją Maska pierwsza rakieta miała wystartować na początku 2004 roku z kosmodromu Vandenberg Air Force Base, wynosząc w kosmos satelitę Taksat na zlecenie Departamentu Obrony. Mając taki cel w perspektywie, 12-godzinny dzień pracy w sześciodniowym tygodniu uważano za normę, choć wiele osób pracowało nawet dłużej przez znaczne okresy. Chwile wytchnienia, o ile się zdarzały, przychodziły około ósmej wieczorem w weekendy, gdy mask pozwalał wszystkim na nagranie na służbowych komputerach w FPS-y takie jak Quake 3 Arena czy Counter Strike. O wyznaczonej godzinie po biurze zaczynały rozchodzić się odgłosy wystrzałów z broni, gdy około dwudziestu osób zbroiło się do walki. Mask, grający pod podnikiem Random 9, często wygrywał klnąc i bezlitośnie rozwalając swoich pracowników. Dyrektor strzela do nas z rakiet i pistoletów plazmowych, mówił kolono. Co gorsza, jest w tym zatrważająco dobry i reaguje niewiarygodnie szybko. Znał wszystkie sztuczki i wiedział, jak się podkradać do ludzi. Zbliżająca się data startu rozbudziła w masku instynkty handlowca. Chciał pokazać światu osiągnięcia swoich niestrudzonych pracowników i podsycić zainteresowanie wokół SpaceX. Zdecydował się pokazać prototyp Falcona 1 w grudniu 2003 roku. Firma przeciągnęła siedmiopiętrową rakietę przez kraj na specjalnie zbudowanej platformie, a potem zostawiła ją wraz z systemem SpaceX do wystrzelania rakiety na zewnątrz siedziby Federalnej Administracji Lotnictwa w Waszyngtonie. Na konferencji prasowej dano Waszyngtonowi jasno do zrozumienia, że pojawił się nowoczesny, inteligentniejszy i tańszy producent rakiet. Ta marketingowa przyśpiewka nie brzmiała zbyt dobrze dla inżynierów SpaceX. Pracowali ponad 100 godzin tygodniowo nad zbudowaniem prawdziwej rakiety potrzebnej do podbicia branży. Musk chciał, by oprócz tego jeszcze zbudowali sprytną makietę. Ściągnięto inżynierów z Teksasu i wyznaczono kolejny przyprawiający o ból głowy termin, aby ją zbudować. Według mnie to było marnotrawstwo, uważał Holman. Nie było w tym nic rozwojowego. Ale Ilon uważał, że zapewni nam wsparcie od ważnych ludzi w rządzie. W trakcie pracy nad prototypem na potrzeby pokazu Holman doświadczył pełnego spektrum wad i zalet pracy dla maska. Inżynier Stracił swoje okulary kilka tygodni wcześniej, gdy zsunęły mu się z nosa i spadły prosto w kanał ognia na teksańskim poligonie. Od tamtej pory radził sobie ze starą parą okularów ochronnych, dopóki nie porysował soczewek, kucając pod silnikiem w fabryce SpaceX. Bez wolnej chwili na wizytę u optyka Holman zaczął czuć, że traci rozum. Nadgodziny, zarysowania, gra pod publiczkę — miał już tego dość. Pewnego wieczoru w fabryce wyrzucił to wszystko z siebie zupełnie nieświadomy, że mask stał niedaleko i słyszał każde słowo. Dwie godziny później pojawiła się Mary Beth Brown z wizytówką. Został umówiony na wizytę do chirurga okulisty na zabieg laserowej korekty wady wzroku. Gdy poszedł do lekarza, odkrył, że jego szef uzgodnił już opłacenie kosztów zabiegu. Ilon potrafi być bardzo wymagający ale upewni się, że wszelkie przeszkody na twojej drodze zostaną usunięte, wyjaśniał Holman. Po namyśle przekonał się także do długoterminowej strategii stojącej za waszyngtońskim planem Maska. Sądzę, że chciał wzbogacić SpaceX o element realizmu, a jeśli zaparkuje się rakietę na czyimś trawniku, to trudno o większą autentyczność, podsumował. Wydarzenie zostało dobrze przyjęte, a kilka tygodni później SpaceX opublikowała kolejne zadziwiające oświadczenie. Pomimo, że jeszcze nie wystrzelono żadnej rakiety, ujawniono już plany startu drugiej. Razem z Falconem 1 budowano już Falcona 5, który zgodnie z nazwą miał zostać wyposażony w pięć silników i zyskać udźwig ponad czterech tysięcy kg, wynosząc obiekty na niską orbitę okołoziemską. Co ważniejsze, Falcon 5 mógł teoretycznie dolecieć z misjami dostawczymi do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, otwierając przed firmą możliwość zawarcia dużych umów z NASA. Spełniając wyśrubowane normy bezpieczeństwa, rakieta mogła ukończyć swoje misje, nawet jeśli trzy z pięciu silników zawiodły, co oznaczało poziom rzetelności nieosiągalny na rynku przez dekady. Jedynym sposobem na realizację tych celów było utrzymanie przez firmę kursu obranego na początku i działanie w duchu startupu Doliny Krzemowej. Musk nieustannie szukał sprytnych inżynierów, którzy nie tylko wyróżniali się w szkole, ale zrobili coś wyjątkowego ze swoim talentem. Gdy znalazł kogoś dobrego, niestrudzenie nakłaniał jego lub ją do dołączenia do zespołu. Na przykład Brian Gardner Poznał maska po raz pierwszy na kosmicznej imprezie w hangarach na lotnisku Mohavi, a chwilę później rozmawiali już o pracy. Niektóre z naukowych działań Gardnera sponsorował Northrop Grumman. Ilon powiedział, wykupimy ich, wspominał Gardner. Wysłałem mu swoje CV o wpół do trzeciej nad ranem, a on odpowiedział w ciągu pół godziny, odnosząc się punkt po punkcie do każdego szczegółu. Powiedział, na rozmowie kwalifikacyjnej upewnij się, że rozmawiasz o konkretach, a nie posługujesz się wytrychami. Byłem w szoku, że poświęcił na to czas. Po rozpoczęciu pracy zadaniem gardnera było ulepszenie systemu testowania zaworów w silniku Merlin. Były ich tam dziesiątki, a manualne testy wszystkich zajmowały trzy do pięciu godzin. Pół roku później, Gardner zbudował zautomatyzowany system do testowania, który wykonywał te prace w ciągu kilku minut. Urządzenie indywidualnie wykrywało zawory, by inżynier w Teksasie mógł poprosić o wyniki pomiarów dla konkretnej części. Dano mi taką robotę głupiego, której nikt nie chciał, ale dzięki niej potwierdziłem swoją inżynierską wiarygodność, podsumował. W miarę przyjmowania nowych pracowników SpaceX rozrastała się, a pracownicy wypełniali kolejne budynki w kompleksie El Segundo. Inżynierowie pracowali na wymagającym oprogramowaniu i renderowali duże pliki graficzne, więc potrzebowali szybkiego łącza pomiędzy wszystkimi biurami. Firma miała jednak sąsiadów, którzy blokowali inicjatywę połączenia budynków przewodami światłowodowymi. Zamiast targować się o najlepsze wyjście z sytuacji, szef działu IT. Brandon Spikes, który wcześniej pracował z maskiem w ZipTu i PayPalu, wpadł na znacznie szybsze i bardziej chytre rozwiązanie. Jego znajomy pracował dla firmy telefonicznej i narysował schemat pokazujący, jak bezpiecznie wcisnąć przewody sieciowe między przewody elektryczne zasilające i telefoniczne wewnątrz słupa telekomunikacyjnego. O drugiej nad ranem pojawiła się szemrana ekipa z podnośnikiem, która przeprowadziła światłowód do słupów, a potem prosto do budynków SpaceX. Zrobiliśmy to przez weekend, zamiast czekać całe miesiące na pozwolenia, powiedział Spikes. Zawsze mieliśmy poczucie, że stoi przed nami jakieś wyzwanie nie do pokonania i że musimy się zjednoczyć w dobrej wierze. Najemca SpaceX, Alex Lido, śmiał się z tych wybryków ekipy Maska. Wiem, że robili po nocach dużo pokątnych rzeczy. Byli mądrzy, potrzebowali mieć to zrobione, a nie zawsze mieli czas, żeby czekać na wszystkie pozwolenia. Musk zawsze oczekiwał od swoich pracowników, aby robili więcej, byli lepsi. Czy to w biurze, czy w trakcie aktywności nadprogramowych. Jednym z zadań Spikesa było zbudowanie indywidualnie skonfigurowanych komputerów do gier do domu Musk'a, które maksymalnie rozciągały możliwości obliczeniowe, i musiały być chłodzone za pomocą wewnętrznego systemu rurek, przez które płynęła woda. Gdy jeden z nich ciągle się psuł, Spikes doszedł do wniosku, że w rezydencji Maska są zanieczyszczone przewody zasilające, więc rozwiązał problem poprzez budowę osobnego, dedykowanego obwodu zasilania dla pokoju gier. Ta przysługa nie zapewniła mu specjalnego traktowania. Pewnego dnia padł firmowy serwer poczty. A Elon powiedział, cedząc słowa, żebyś nigdy, kurwa, więcej do czegoś takiego nie dopuścił, wspominał Spikes. Patrzył na ciebie w taki sposób i przyszpilał cię wzrokiem, aż zrozumiałeś. Musk musiał znaleźć wykonawców, którzy byliby w stanie nadążyć za kreatywnością i tempem SpaceX. Zamiast jednak ograniczać się do przemysłu kosmicznego, namierzył dostawców z podobnym doświadczeniem, ale z innych branż. Na początku firma potrzebowała kogoś do budowy zbiorników paliwa oraz kadłubów rakiet. A Mask trafił na środkowy zachód kraju, gdzie rozmawiał z producentami silosów stosowanych w branży przetwórstwa nabiału i żywności. Ci dostawcy również walczyli o dotrzymanie szalonych terminów SpaceX, a Mask latał przez cały kraj, żeby składać im wizyty bywało, że niezapowiedziane i sprawdzić postępy w realizacji zleceń. Jedna z takich inspekcji miała miejsce w siedzibie firmy o nazwie Spincraft w stanie Wisconsin. Musk i kilkoro pracowników SpaceX wsiadło w samolot i wylądowało późnym wieczorem, oczekując pracowników na dodatkowej zmianie, spieszących z realizacją zlecenia w terminie. Gdy Musk dowiedział się o znacznym opóźnieniu, spojrzał na pracownika Spincrafta i powiedział: Rąbiecie nas w dupę, a to nic przyjemnego. David Schmitz, ówczesny dyrektor naczelny, stwierdził, że Musk dorobił się reputacji twardego negocjatora, który wszystkiego osobiście pilnował. Jeśli Elon nie był zadowolony, od razu było to widać. Mogło się zrobić nieprzyjemnie, wspominał. W kolejnych miesiącach po tym spotkaniu SpaceX zwiększyła swoje wewnętrzne możliwości spawalnicze, aby produkcja zbiorników ruszyła w El Segundo i można było zrezygnować ze SpinCrafta. Tymczasem do SpaceX przyleciał kolejny handlowiec, żeby sprzedać jakiś sprzęt do tworzenia infrastruktury technologicznej. Wykonywał standardowe ćwiczenie z zakresu tworzenia relacji, jakie praktykuje się w branży od stuleci. Pokazać się, chwilę pogadać, wyczuć się nawzajem, a potem w przyszłości zacząć robić interesy. Nie z maskiem te numery. Wchodzi ten facet, a Elon pyta go po co to spotkanie opowiadał Spikes. On odpowiada aby zbudować relacje. Ilon na to. W porządku. Miło Cię poznać. Co praktycznie znaczyło. Wypierdalaj z mojego biura. Ten gość leciał cztery godziny na dwuminutowe spotkanie. Ilon po prostu nie trawił takich bzdur. Potrafił być równie konkretny w stosunku do pracowników, którzy nie spełniali jego oczekiwań. Często powtarzał. Im dłużej czekasz, żeby kogoś zwolnić, tym bardziej powinieneś zwolnić taką osobę już dawno temu. Dodał Spikes. Większość pracowników SpaceX była podekscytowana, czując się częścią wielkiej przygody i starała się nie zawieść wyśrubowanych wymagań swojego szefa, ani nie dopuścić do sytuacji, w których byłby wobec nich ostry. Mimo to zdarzały się momenty, gdy posuwał się za daleko. Ekipa inżynierów wpadła w zbiorową furię, gdy przyłapali maska na prasowym oświadczeniu, że zaprojektował Falcona praktycznie samodzielnie zatrudnił także ekipę dokumentalistów, która chodziła za nim przez jakiś czas a ten bezczelny krok mocno rozdrażnił harujących w fabryce ludzi czuli że rozbuchane ego ich szefa przejęło nad nim kontrolę na tyle, że przedstawiał firmę jako potentata w branży kosmicznej, gdy tymczasem nadal nie wystrzelono ani jednej rakiety. Pracownicy, którzy opracowywali szczegółowe raporty na temat znajdowanych przez siebie błędów w projekcie Falcona 5 albo przedstawiali praktyczne propozycje mogące przyspieszyć sprzedaż Falcona 1, byli często ignorowani albo gorzej. Przez długi czas personel był źle traktowany, wspominał jeden z inżynierów. Wielu dobrych inżynierów, którzy byli ważnym zasobem dla firmy, zdaniem każdego poza kierownictwem, zmuszano do odejścia albo bezceremonialnie zwalniano po obarczeniu winą za rzeczy, których nie zrobili. Jeśli powiedziałeś Silonowi, że się w czymś mylił, to był twój koniec. Nadszedł i przeminął początek 2004 roku, gdy SpaceX miała nadzieję wystrzelić swoją pierwszą rakietę. Silnik Merlin, który zbudował Mueller ze swoim zespołem, okazał się jednym z najbardziej efektywnych silników rakietowych w historii. Po prostu testy wymagane do startu rakiety trwały dłużej niż przewidywał mask. W końcu, jesienią, silniki konsekwentnie spalały paliwo i spełniały wszystkie wymogi. To oznaczało, że Mueller i jego zespół mogli odetchnąć z ulgą, a cała reszta firmy powinna przygotować się na najgorsze. Cała dotychczasowa kariera Muellera w SpaceX Odbywała się na krytycznej ścieżce, osoby wstrzymującej firmę przed osiągnięciem kolejnego kroku, jakim była praca pod kontrolą maska. Z gotowym silnikiem nastąpił moment masowej paniki, wspominał Müller. Pozostali nie mieli pojęcia, co znaczyła praca na krytycznej ścieżce. Wiele osób szybko się o tym dowiedziało, w miarę narastania poważnych problemów. Awionika, która obejmowała elektronikę do nawigacji, komunikacja i ogólne sterowanie rakietą, wszystkie zmieniły się w koszmar. Pozorne błahostki, jak komunikacja między pamięcią Flash i głównym komputerem, nie działały z nieznanych powodów. Oprogramowanie konieczne do zarządzania rakietą również stało się prawdziwą gehenną. Dowiadujesz się, że w tych dziesięciu procentach, gdzie wszystko powinno się integrować, zupełnie nic nie gra powiedział Müller. Ten proces trwał przez pół roku. W końcu w maju 2005 roku SpaceX przetransportował rakietę 290 kilometrów do kosmodromu Vandenberg Air Force Base na testy, gdzie wykonano pięciosekundowe odpalenie na wyrzutni. Start z kosmodromu byłby bardzo dogodny dla SpaceX. Znajdował się blisko Los Angeles i miał kilka platform do wyboru. Jednak SpaceX była tam nieproszonym gościem. Lotnictwo powitało ją chłodno, a ludzie wyznaczeni do zarządzania platformami nie starali się pomóc. Lockhida i Boeinga, którzy wystrzeliwali dla wojska warte po miliard dolarów satelity szpiegowskie, także nie obchodziła obecność SpaceX. Częściowo ze względu na zagrożenie dla ich biznesu, a częściowo ponieważ ten starta robił burdel obok ich cennego ładunku. Gdy SpaceX zaczęła przygotowywać się do startu po zakończeniu testów, kazano się jej ustawić w kolejce miała czekać całe miesiące. Nawet jeśli powiedziano nam, że możemy polecieć, jasne było, że tak nie jest, podsumowała Gwynne Shotwell. Szukając nowego miejsca, Shotwell i Hans Kenixman wyświetlili na rzutniku mapę świata Merkatora i poszukali znajomej nazwy wzdłuż równika tam, gdzie planeta obraca się szybciej i dodaje przyspieszenia rakietom. Pierwszą nazwą, jaka im wpadła do głowy, była wyspa Kwadzelain lub Kłacz, największa na atolu, pomiędzy Guamem a Hawajami na Pacyfiku, część wysp Marszala. Shotwell zapamiętała to miejsce, ponieważ armia amerykańska używała go od dekad jako poligonu do testowania pocisków. Sprawdziła nazwisko pewnego pracującego tam pułkownika i wysłała mu e-mail. A trzy tygodnie później armia zadzwoniła i powiedziała, że bardzo chętnie przyjmie u siebie SpaceX i pozwoli im wystrzelić rakietę. W czerwcu 2005 inżynierowie rozpoczęli pakowanie sprzętu do kontenerów, aby wysłać je na Kłacz. Do atolu Kłajlein należy około stu wysp. Wiele z nich ciągnie się zaledwie na kilkaset metrów i są znacznie dłuższe niż szerokie. Z lotu ptaka miejsce wygląda jak piękne koraliki na sznurku, powiedział Pete Warden, który odwiedził poligon w ramach pracy konsultanta Departamentu Obrony. Większość osób w okolicy żyje na wyspie o nazwie Ibaj, podczas gdy wojsko przejęło w posiadanie Lane, najbardziej wysuniętą na południe wyspę, zmieniając ją częściowo w tropikalny raj, a częściowo w tajne laboratorium jakiegoś szalonego naukowca. Przez lata testowano tutaj międzykontynentalne rakiety balistyczne, a także eksperymentowano nad bronią kosmiczną w okresie gwiezdnych wojen. Z kosmosu celowano w wyspę wiązkami laserowymi, aby sprawdzić, czy są na tyle dokładne i czułe, by strącić pocisk pędzący w jej stronę. Wojsko wzniosło szeregi dziwacznych budynków, w tym ogromne, pozbawione okien betonowe struktury o trapezoidalnych bryłach, wyraźnie stworzone przez kogoś, kto żyje z zarabiania na śmierci. Aby dotrzeć na Kładż, pracownicy SpaceX albo korzystali z odrzutowca maska, albo z komercyjnych lotów na Hawaje. Nocowano na wyspie Quadge Lane w bardziej przypominających akademiki niż hotel w pokojach z dwoma sypialniami, wojskowymi komodami i biurkami. Wszelkie potrzebne inżynierom materiały musiały zostać przywiezione albo odrzutowcem maska, albo łodzią z Hawajów, albo drogą lądową. Każdego dnia ekipa SpaceX zbierała sprzęt i płynęła na 45-minutowy rejs na Omelek, porośniętą palmami i roślinnością wyspą o powierzchni 200 km2, która miała zostać zmieniona w platformę startową. Na przestrzeni kolejnych miesięcy niewielka grupa ludzi oczyściła podłoże, wylała beton dla wzmocnienia platformy i zmieniła podwójny, przenośny dom mieszkalny w biura. Praca była wyczerpująca. Odbywała się w warunkach, w których można było utonąć we własnym pocie, a słońce paliło skórę nawet przez koszulkę. Po jakimś czasie część osób wolała nocować na ołmelek niż wracać przez niespokojne wody na główną wyspę. Niektóre zbiór zmieniono w sypialnie, rozkładając na podłogach materace i składane łóżka, powiedział Holman. A potem przywieźliśmy całkiem niezłą lodówkę, grill i podłączyliśmy prysznic. Staraliśmy się uczynić to miejsce bardziej naszym domem niż polem namiotowym. Słońce wstawało codziennie o siódmej rano i właśnie wtedy zespół brał się do pracy. Odbywała się seria spotkań, na których spisywano zadania i omawiano rozwiązania powracających problemów. W miarę docierania większych elementów, pracownicy umieszczali kadłub rakiety poziomo w prowizorycznym hangarze i spędzali całe godziny składając razem jego części. Zawsze było co robić, wspominał Holman. Jeśli silnik nie sprawiał akurat problemów, to sprawiała je awionika albo oprogramowanie. Do siódmej wieczorem inżynierowie kończyli pracę. Jedna lub dwie osoby decydowały, że dziś będą gotować i robiły na kolację steki, ziemniaki i makaron, opowiadał Holman. Mieliśmy mnóstwo filmów i odtwarzacz DVD, a niektórzy łowili ryby w porcie. Dla wielu inżynierów to doświadczenie było jednocześnie makabryczne i magiczne. W Boeingu miało się ciepłą i spokojną posadkę, w SpaceX to było niemożliwe podkreślał Walter Sims, ekspert techniczny w SpaceX, który w trakcie pobytu na Kłacz jakimś cudem znalazł czas na kurs nurkowania. Każda osoba na tej wyspie była zajebistą gwiazdą ciągle prowadzili seminaria na temat odbiorników radiowych albo silnika. To było takie ożywcze miejsce. Inżynierowie byli nieustannie zbijani z tropu decyzjami finansowymi, maska. W siedzibie firmy ktoś poprosił o zakup wartego 200 tysięcy dolarów urządzenia albo kosztownej części koniecznej do powodzenia misji Falcon One, ale on odrzucał prośbę. Z drugiej strony nie miał problemów z wyrzuceniem takiej sumy na położenie lśniącej na wierzchni, na podłodze fabryki, żeby wyglądała ładniej. Na Omelek pracownicy chcieli wybrukować ponad 180 metrów drogi między hangarem i platformą, aby ułatwić transport rakiety, ale on odmówił. Przez to inżynierowie musieli transportować rakietę wraz z jej kołową konstrukcją nośną, za pomocą metody starożytnych Egipcjan. Ułożyli szereg desek i przetoczyli po niej rakietę, wyciągając ostatnią deskę z tyłu i podkładając naprzód. Cała sytuacja była absurdalna. Startupowa firma produkująca rakiety wylądowała na końcu świata, próbując dokonać jednego z najtrudniejszych osiągnięć w dziejach ludzkości i prawdę mówiąc, ledwie garstka zespołu miała blade pojęcie o tym, jak poprowadzić start rakiety. Raz po raz rakietę przenoszono na platformę startową i wyciągano do pionu za pomocą dźwigu na kilka dni, po czym testy techniczne i bezpieczeństwa ujawniały szereg nowych problemów. Inżynierowie pracowali nad rakietą tak długo, jak dawali radę, a następnie kładziono ją poziomo i zawożono do hangaru, by uniknąć uszkodzeń wywołanych słonym powietrzem. Zespoły pracujące dotychczas osobno przez całe miesiące w fabryce SpaceX specjaliści od napędu, awioniki, programiści zostali rzuceni razem na wyspę i zmuszeni do stworzenia interdyscyplinarnej ekipy. Efektem była ekstremalna lekcja doświadczenia i wzmocnienie więzi rodem z komedii pomyłek. To było jak Wyspa Gilligana, tyle że z rakietami, podsumował Holman. W listopadzie 2005 roku, około pół roku po przybyciu na wyspę, zespół poczuł, że można by spróbować wystrzelić rakietę. Musk przyleciał razem z bratem Kimblem i dołączył do większości pracowników w barakach na Kładz. 26 listopada garstka ludzi wstała o trzeciej nad ranem, by napełnić zbiorniki ciekłym tlenem. Potem dla bezpieczeństwa uciekli prawie pięć kilometrów dalej, podczas gdy reszta ekipy SpaceX monitorowała systemy startowe z pomieszczenia kontrolnego oddalonego o ponad 40 kilometrów. Wojsko dało firmie sześciogodzinne okno startowe. Każdy liczył na start pierwszego stopnia rakiety z prędkością jedenastu tysięcy km na godzinę, zanim pracę podjąłby wyższy, który wzbiłby się w powietrze z prędkością ponad dwudziestu siedmiu tysięcy km na godzinę. Jednak w trakcie kontroli przed startem inżynierowie odkryli dużą usterkę. Zawór zbiornika ciekłego tlenu nie zamykał się, a paliwo uciekało z prędkością 500 galonów na godzinę. SpaceX starało się jak najszybciej naprawić problem, ale zabrakło paliwa, aby zdążyć ze startem przed zamknięciem okna. Po wstrzymaniu misji firma zamówiła dużą dostawę paliwa z Hawajów i przygotowała się do kolejnej próby w połowie grudnia. Wietrzna pogoda, szwankujące zawory i inne problemy storpedowały tę próbę. Zanim można było podjąć kolejną, pewnego sobotniego wieczoru odkryto, że systemy dystrybucji zasilania zaczęły wysiadać i potrzebowały nowych kondensatorów. W niedzielę rano rakietę opuszczono i rozmontowano na dwa stopnie, żeby technik mógł wejść do środka i usunąć tablice elektryczne. Ktoś znalazł dostawcę części elektronicznych w Minnesocie pracującego w niedzielę, więc jeden z pracowników leciał po zakup nowych kondensatorów. Do poniedziałku był w Kalifornii, gdzie testował części w siedzibie firmy, aby upewnić się, że przejdą próby temperatury i wibracji, a potem znów wskoczył w samolot i wrócił na wyspy. W mniej niż 80 godzin przywrócono funkcjonalność elektronice i zainstalowano ją w rakiecie. Dziarska wycieczka do Stanów dowiodła, że 30-osobowa ekipa potrafiła być naprawdę dzielna w obliczu przeciwności losu i zainspirowała wszystkich na wyspie. Tradycyjnie licząca 300 osób załoga, zaangażowana w start rakiety, nigdy nie próbowałaby jej naprawić na poczekaniu. Jednak energia, spryt i zaradność zespołu SpaceX wciąż nie były w stanie pokonać braku doświadczenia ani trudnych warunków. Pojawiło się jeszcze więcej problemów, które storpedowały marzenia o starcie. W końcu, 24 marca 2006 roku, wszystkie systemy były w gotowości. Falcon 1 stał na swojej czworokątnej platformie z odpalonymi silnikami. Poszybował w niebo, zmieniając wyspę pod sobą w zieloną plamkę pośród bezkresnego błękitu oceanu. W pokoju kontrolnym, mask chodził niespokojnie w tej i z powrotem, obserwując wydarzenie w szortach, klapkach i t shirtcie I nagle, około 25 sekund później, stało się jasne, że nie wszystko poszło jak spłatka. Nad silnikiem Merlin wybuchł pożar, i raptownie rakieta, która dotychczas leciała prosto, zaczęła się obracać i w sposób niekontrolowany spadła na ziemię. Falcon One Rozbił się na miejscu startu. Większość szczątków spadła na rafę 76 metrów od platformy, a ładunek satelity przebił się przez dach warsztatu mechanicznego i wolądował mniej lub bardziej uszkodzony na podłodze. Niektórzy inżynierowie założyli sprzęt do nurkowania i zebrali części rakiety, które zmieściły się do dwóch skrzynek wielkości lodówek. Warto zapewne zauważyć, że te firmy z branży, którym się udało odnieść sukces, też zebrały po drodze Bęcki. Napisał Mask w oświadczeniu z autopsji. Przyjaciel napisał do mnie, że tylko pięć z pierwszych dziewięciu startów Pegasusa zakończyło się powodzeniem, podobnie jak trzy z pięciu startów Arian, dziewięć z dwudziestu dla Atlasa, dziewięć z dwudziestu jeden dla Sojuza i dziewięć z osiemnastu dla Protona. Po przekonaniu się na własnej skórze, jak trudno jest dotrzeć na orbitę, mam wielki szacunek do tych, którzy wytrwali w produkcji pojazdów będących filarami współczesnej branży lotów kosmicznych. Musk zakończył swój list słowami SpaceX ma zamiar działać na dłuższą metę i choćby się waliło i paliło, poradzimy sobie z tym. Musk i reszta kierownictwa zrzuciła winę za niepowodzenie na jakiegoś technika powiedzieli że pracował przy rakiecie dzień przed startem i nie dokręcił złącza na przewodzie paliwowym przez co pękło problematyczne złącze było zwyczajną aluminiową nakrętką jaką często łączy się parę przewodów a technikiem był holman w następstwie katastrofy holman poleciał do los angeles na bezpośrednią konfrontację z maskiem latami poświęcał całe dnie i noce dla falcona One i był wściekły że teraz spadły na niego i jego zespół gromy Wiedział, że poprawnie zamocował złącze i że obserwatorzy z NASA patrzyli mu przez ramię, nadzorując jego pracę. Gdy wpadł wściekły do siedziby firmy, Mary Beth Brown próbowała go uspokoić, powstrzymać przed spotkaniem z szefem. Nie udało jej się i doszło do bitwy słownej w gabinecie maska. Po analizie szczątków okazało się, że złącze pękło niemal na pewno z powodu korozji w wyniku miesięcy wystawienia na słone powietrze wyspy. Rakieta była z jednej strony dosłownie pokryta warstwą soli i trzeba ją było zeskrobywać, tłumaczył Müller. Ale trzy dni wcześniej robiliśmy start testowy i wszystko było w porządku. Firma próbowała zaoszczędzić około 22 kg masy, używając komponentów aluminiowych zamiast stali nierdzewnej. Były żołnierz piechoty morskiej Thompson potwierdził, że aluminiowe części sprawdzały się w helikopterach lądujących na lotniskowcach. A Mueller widział samolot uziemiony przed bazą na przylądku Canaveral przez czterdzieści lat ze złączami w dobrym stanie. Po latach część kierownictwa SpaceX nadal zadręcza się tym, jak potraktowano Holmana i jego zespół. To byli nasi najlepsi ludzie, a zrobiono z nich kozła ofiarnego, żeby przedstawić światu wyjaśnienie, powiedział Mueller. To było naprawdę okropne. Później okazało się, że to był łód szczęścia. Po katastrofie w barze na Głównej wyspie wypito mnóstwo alkoholu. Musk chciał powtórzyć start w ciągu pół roku, ale zmontowanie kolejnej rakiety wymagało bezkresnej ilości pracy. SpaceX miała już niektóre elementy gotowe w El Segundo, ale zdecydowanie nie była to gotowa do startu rakieta. Wraz z kolejnymi drinkami inżynierowie poprzysięgli bardziej zdecydowane podejście do kolejnych zadań i lepsze działanie w drużynie. Warden oczekiwał od nich również usprawnienia pracy. Obserwował ich na zlecenie Departamentu Obrony i bardzo podobała mu się ich energia, ale metody pracy już nie. Pracowali jak zgraja dzieciaków z doliny krzemowej, piszących oprogramowanie. Powiedział, siedzieli po nocach, próbując trochę tego, trochę tamtego. Widziałem to setki razy i to nigdy nie działało. Przed pierwszym startem Warden próbował ostrzec Maska, wysyłając list do niego oraz dyrektora Wydziału Badań Departamentu Obrony, w którym wyraził swoje obawy. Elon nie zareagował dobrze. Odpowiedział Co ty możesz o tym wiedzieć? Jesteś tylko astronomem, wspominał Warden. Po eksplozji rakiety, Musk polecił go do przeprowadzenia dochodzenia dla rządu. Mam dla niego za to ogromny szacunek, dodał Warden. Niemal dokładnie po roku SpaceX była gotowa na kolejną próbę. 15 marca 2007 roku odbył się zakończony sukcesem start testowy. Następnie, 21 marca, Falcon 1 w końcu spełnił oczekiwania. Startując z otoczonej palmami platformy, rakieta wzleciała w kosmos. Przez kilka minut leciała. A inżynierowie raportowali, że systemy pracowały nominalnie albo prawidłowo. Po trzech minutach lotu pierwszy stopień rakiety odłączył się i spadł na ziemię, a silnik Kestrel odpalił tak, jak planowano, wynosząc drugi stopień na orbitę. Radosne okrzyki podniosły się w pokoju kontrolnym. Po czterech minutach czepiec na szczycie rakiety otworzył się zgodnie z planem. Wszystko szło idealnie, opowiadał Müller. Siedziałem obok Ilona, popatrzyłem na niego i powiedziałem: Udało nam się. Ściskaliśmy się i uwierzyliśmy, że rakieta dotrze na orbitę. A wtedy ona zaczęła się obracać. Przez ponad pięć minut inżynierowie SpaceX czuli, że zrobili wszystko dobrze. Kamera na pokładzie rakiety pokazywała oddalającą się Ziemię, a rakieta leciała w kosmos. Ale później drgania. Dostrzeżone przez Müllera, zmieniły się w szarpaninę. Lot osłabł, rakieta rozpadła się i eksplodowała. Tym razem inżynierowie błyskawicznie rozgryźli problem. W miarę spalania paliwa, jego pozostałości rozchlapywały się po brzegach zbiornika, podobnie jak wino kręcące się wokół wnętrza kieliszka. Wirujące paliwo wywołało drgania i w pewnym momencie wychlapało się dość, by otworzyć zbiornik. Gdy silnik zassał dość powietrza, nastąpiła eksplozja. Porażka była kolejnym miażdżącym ciosem dla inżynierów. Niektórzy spędzili niemal dwa lata na podróżach pomiędzy Kalifornią, Hawajami i Kłacz. Do wystrzelenia kolejnej rakiety miało minąć około czterech lat od pierwotnego terminu, a firma przejadała sporą część internetowej fortuny swojego szefa w zatrważającym tempie. Mask publicznie obiecał, że doprowadzi sprawy do końca, ale ludzie zarówno wewnątrz, jak i spoza firmy dokonywali pobieżnych obliczeń i wiedzieli, że SpaceX może pozwolić sobie najwyżej na jedną lub dwie próby. Nawet jeżeli wytrącało to maska z równowagi, to rzadko, no ile kiedykolwiek, dawał to po sobie poznać pracownikom. Ilon świetnie radził sobie ze skrywaniem zmartwień, powiedział Spikes. Zawsze mówił o tym, jak ważne były spryt i orientacja na sukces, ale nigdy nie rozważał rezygnacji. Był ogromnym optymistą. Porażki ani nie nadszarpnęły jego wizji przyszłości, ani nie wzbudziły wątpliwości co do kompetencji. Pośrodku całego chaosu zwiedził wyspy z Wordenem. Zaczął nagło myśleć o tym, że można byłoby je połączyć w jedną masę lądu. Zasugerował postawienie murów, w niewielkich przesmykach pomiędzy wyspami i pompowanie wody na wzór stworzonego ludzką ręką systemu jak ten istniejący w Holandii. Wordenowi, który również jest znany ze swoich niestandardowych pomysłów, spodobała się zuchwałość maska. To całkiem fajne, że myśli o takich rzeczach, powiedział. Od tamtej pory zaczęliśmy prowadzić dyskusję nad kolonizacją Marsa. Naprawdę zrobiło na mnie wrażenie, że mam przed sobą faceta z tak wielkimi marzeniami. Cały ten prąd. Strobel ma pięciocentymetrową bliznę przecinającą jego lewy policzek. To pamiątka z eksperymentu przeprowadzanego na lekcji chemii w szkole średniej. Strobel zmieszał złą miksturę substancji chemicznych. Trzymana przez niego zlewka eksplodowała mu w dłoni, a jeden ze szklanych odłamków rozciął skórę na twarzy. Blizna jest jego honorową odznaką Majsterkowicza. Pojawiła się pod koniec okresu dzieciństwa, pełnego eksperymentów z chemikaliami i sprzętem mechanicznym. Dorastając w stanie Wisconsin, Strobel zbudował w piwnicy swojego domu rodzinnego spore laboratorium chemiczne, pełne dygestoriów i substancji, które zamawiał, pożyczał lub podkradał. W wieku lat trzynastu znalazł na śmietniku stary wózek golfowy, który zabrał do domu i odrestaurował, co wymagało od niego przebudowy silnika elektrycznego. Wydawało się, że chłopak nieustannie coś rozkręca, ulepsza i składa z powrotem. Wszystko to pasowało do rodzinnej tradycji majsterkowania. Pod koniec lat 90. XIX wieku pradziadek chłopaka założył Strobel Machine Company która zbudowała jeden z pierwszych amerykańskich silników spalinowych i wykorzystała go do zasilania łodzi. Ciekawskie usposobienie zaprowadziło Strobla na Stanford University, gdzie rozpoczął studia w 1994 roku z zamiarem zostania fizykiem. Po ukończeniu wszystkich najtrudniejszych kursów, na jakie tylko mógł się zapisać, stwierdził, że dyplom mu nie wystarczy. Zaawansowane kursy były zbyt teoretyczne, a on lubił ubrudzić sobie ręce. Rozpoczął własną specjalizację o nazwie inżynieria i systemy energetyczne. Chciałem kontrolować energię za pomocą oprogramowania i prądu, powiedział Strobel. Pragnąłem połączyć informatykę z energoelektroniką i zebrać to, co kocham robić, w jednym miejscu. W tamtych czasach nie istniał jeszcze ruch czystej technologii, ale istniały firmy zainteresowane nowymi zastosowaniami dla energii solarnej i pojazdów elektrycznych. Strobel zaczął polować na takie startupy, zaglądając do ich warsztatów i prześladując inżynierów. Powrócił także do majsterkowania w garażu domu, który dzielił z kilkorgiem przyjaciół. Kupił gówniane Porsche za 1600 dolarów i zmienił je w samochód elektryczny. Musiał zbudować sterownik do silnika elektrycznego, skonstruował od zera ładowarkę i napisał oprogramowanie, które umożliwiało funkcjonowanie całej maszyny. Ustanowił rekord świata przyspieszenia dla pojazdu elektrycznego, przejeżdżając 400 metrów w 17,28 sekundy. Problem w tym, że choć elektronika była super i można było uzyskać przyspieszenie przy niewielkim budżecie, to akumulator był do bani. Wspominał strobel. Pozwalał przejechać ledwie pięćdziesiąt kilometrów, więc na własnej skórze poznałem limity pojazdów elektrycznych. Zdecydował się na doładowanie hybrydowe, budując zasilane benzyną ustrojstwo, które można było holować za samochodem i używać do doładowania akumulatorów. Dzięki niemu mógł przejechać ponad 640 kilometrów do Los Angeles i z powrotem. Do 2002 roku. Strobel przeprowadził się do miasta aniołów. Miał już dyplom uniwersytecki ze Stanford i doświadczenie z kilku firm, ale wciąż poszukiwał czegoś, co by do niego przemówiło. W końcu zdecydował się na pracę dla Rosen Motors, która budowała jedne z pierwszych samochodów hybrydowych: auta z kołem zamachowym, turbiną gazową i silnikami elektrycznymi. Gdy firma zwinęła biznes, Strobel wraz z Haroldem Rosenem inżynierem i wynalazcą satelity geostacjonarnego, planował zbudować samolot elektryczny. Jestem pilotem i kocham latać, więc uznałem to za idealny plan. Pomysł był taki, że mógłby pozostawać w górze przez dwa tygodnie i unosić się nad wskazanym miejscem. To było jeszcze przed dronami. Aby związać koniec z końcem, Strobel pracował na nocki i w weekendy jako konsultant do spraw elektronicznych dla startupu. W trakcie bojów związanych z próbami uruchomienia tych projektów, do Strobla odezwali się jego dawni koledzy z czasów studenckich. Grupa niepokornych inżynierów ze Stanford od lat pracowała nad samochodami zasilanymi energią solarną, budując je w blaszaku z czasów II wojny światowej pełnym toksycznych chemikaliów i z zaciemnionymi oknami. Dziś uczelnia z radością skorzystałaby z szansy wsparcia takiego projektu, ale wówczas Stanford próbował zniszczyć tę dziwaczną, pseudonaukową ich zdaniem inicjatywę. Studenci dowiedli umiejętności pracy na własną rękę i wzięli udział w krajowych wyścigach samochodów zasilanych energią solarną. Strobel pomagał budować auta w czasie nauki, a także później, nawiązując więzi z tworzącym się środowiskiem inżynierów. Zespół przejechał ponad 3,5 tysiąca kilometrów z Chicago do Los Angeles, a Strobel zaoferował spłukanym, wyczerpanym dzieciakom miejsce do spania. Około półtuzina studentów pojawiło się w jego domu, wzięło prysznic po raz pierwszy od wielu dni, a potem położyło się spać na podłodze. Rozmowy trwały do późna, a Strobel wraz z ekipą od Energii Słonecznej skupili się na jednej kwestii. Zdali sobie sprawę, że akumulator litowo-jonowy, a więc taki, Jakie znajdowały się w ich autach zasilanych promieniami słonecznymi, uległ dużo większym ulepszeniom niż sądziło większość osób. Wiele urządzeń z zakresu elektroniki użytkowej, jak choćby laptopy, posiadało tak zwane akumulatory litowojonowe 18650, które wyglądały jak baterie paluszki AA i mogły być połączone. Zastanawialiśmy się, co by się stało, gdyby połączyć ze sobą dziesięć tysięcy ogniw akumulatora, mówił Strobel. Policzyliśmy to i doszliśmy do wniosku, że można byłoby wówczas przejechać ponad półtora tysiąca kilometrów. To było kompletnie nerdowskie myślenie i w końcu wszyscy posnęliśmy, ale pomysł utkwił mi głęboko w mózgu. Niedługo potem Strobel zaczął męczyć ekipę budowniczych, aut zasilanych energią solarną, Próbując namówić ich do budowy samochodu elektrycznego opartego o akumulatory litowo-jonowe. Poleciał do Palo Alto, przespał noc w swoim samolocie, a potem pojechał na rowerze na kampus Stanfordu, aby przeforsować swój pomysł, równocześnie pomagając przy obecnych projektach realizowanych na uczelni. Projekt stworzony przez Strobla. Był niezwykle aerodynamicznym pojazdem, którego 80% masy stanowiły akumulatory, przez co wyglądał w dużej mierze jak torpeda na kołach. Nikt nie znał do końca szczegółów długoterminowej wizji autora projektu co do dalszego zastosowania jego dzieła, w tym również on sam. Plan wydawał się mniej dotyczyć budowy samej firmy motoryzacyjnej niż modelu koncepcyjnego którego celem miało być skłonienie ludzi do uświadomienia sobie mocy akumulatorów litowo-jonowych. Z odrobiną szczęścia mogliby wystartować z nim w jakichś zawodach. Studenci zgodzili się dołączyć do projektu, o ile udałoby mu się zebrać jakieś fundusze. Zaczął więc jeździć na targi i rozdawać broszury, w których opisywał swój pomysł, a także rozsyłał e-maile do każdego, kto tylko przyszedł mu na myśl. Byłem bezczelny. Wspominał. Jedynym problemem był brak zainteresowania. Inwestorzy jeden po drugim odrzucali jego pomysł. W końcu, jesienią 2003 roku, Strobel poznał Ilona Maska. Harold Rosen umówił lunch z Maskiem w restauracji serwującej owoce morza niedaleko głównej siedziby SpaceX w Los Angeles. I zabrał ze sobą Strobla, by ten pomógł mu w rozmowie o pomyśle budowy elektrycznego samolotu. Gdy ten pomysł nie trafił do Maska, Strobel powiedział o swoim pobocznym projekcie stworzenia samochodu elektrycznego, który natychmiast trafił na podatny grunt, bo właściciel SpaceX myślał o tym od lat. I choć sam skupiał się głównie na zastosowaniu superkondensatorów, był podekscytowany i zaskoczony, słysząc, jak bardzo zaawansowana stała się technologia akumulatorów litowojonowych. Wszyscy powtarzali mi, że zwariowałem, ale Elon podchwycił ten pomysł, wspominał Strobel. Powiedział: Jasne, że dam ci trochę pieniędzy. Musk obiecał Stroblowi dziesięć tysięcy ze stu, których potrzebował. Od razu mężczyźni zawiązali głębokie porozumienie, mające przetrwać ponad dekadę ekstremalnych wzlotów i upadków, w trakcie których próbowali zmienić świat. Po spotkaniu z Maskiem, Strobel skontaktował się z przyjaciółmi z AC Propulsion, firmą z Los Angeles założoną w 1992 roku, która tworzyła twarde fundamenty branży pojazdów elektrycznych, budując wszystko. Od zrywnych i zwrotnych średniej wielkości aut pasażerskich do samochodów sportowych. Strobel bardzo chciał pokazać maskowi T-Zero, nazwa od T-Zero, najwyższej klasy pojazd w stajni firmy. Był to tak zwany kit car z nadwoziem z włókna szklanego na stalowym podwoziu, po raz pierwszy pokazany w roku 1997, a rozpędzał się do setki w 4,9 sekundy. Strobel spędził wiele lat, przyjaźniąc się z ekipą AC Propulsion, więc poprosił dyrektora firmy, Toma Gage'a, żeby sprowadził jedno z takich aut dla Muska, by ten mógł nim się przejechać. Szef SpaceX od razu się w nim zakochał. Dostrzegł w aucie potencjał demona prędkości, dzięki któremu mogło się zmienić postrzeganie samochodów elektrycznych jako nudnych i powolnych, w otwierający nowy rozdział dla przyszłości. Przez kilka miesięcy Musk proponował sfinansowanie projektu przebudowy T zero w auto komercyjne, ale wciąż mu odmawiano. To było autokoncepcyjne i trzeba było zmienić je w rzeczywistość, powiedział Strobel. Kocham gości z AC Propulsion, ale nie nadają się do robienia interesów i odmówili. Ciągle próbowali wcisnąć Ilonowi model e-box, który wyglądał jak gówno, miał gówniane osiągi i był po prostu nudny. I choć spotkania z AC Propulsion nie zakończyły się podpisaniem umowy, Utwierdziły maska w przekonaniu, że powinien wesprzeć coś znacznie większego niż projekt naukowy Strobla. Pod koniec lutego 2004 roku napisał w e-mailu do Gage'a: Mam zamiar przemyśleć najlepsze rozwiązanie dla wysokowydajnego samochodu podstawowego i elektrycznego układu napędowego, a później udam się w tym kierunku. Strobel nie był tego świadomy. Ale mniej więcej w tym samym czasie dwóch partnerów biznesowych w Kalifornii Północnej również zakochało się w pomyśle zbudowania samochodu elektrycznego z akumulatorem litowojonowym. Martin Eberhard i Mark Tarpening założyli w 1997 roku firmę Newvo Media, która stworzyła jeden z pierwszych elektronicznych czytników książek o nazwie Rocket e-book. Praca w firmie pozwoliła Martinowi i Markowi, Zyskać doskonałe rozeznanie w najbardziej zaawansowanej elektronice użytkowej oraz znacznie ulepszonych akumulatorach litowo-jonowych stosowanych do zasilania laptopów i innych urządzeń przenośnych. Choć Rocket e-book był zbyt nowoczesny jak na swoje czasy i nie odniósł przez to finansowego sukcesu, okazał się na tyle innowacyjny, by przyciągnąć uwagę Gemstar International Group, właściciela TV Guide, oraz kilku innych poradników w zakresie technologii programowania elektronicznego. Gemstar zapłacił w marcu 2000 roku za przejęcie New Media 187 milionów dolarów. Obłowieni współzałożyciele utrzymywali kontakt po sfinalizowaniu umowy. Obydwaj pozostali w Woodside, jednym z najbogatszych miasteczek Doliny Krzemowej, i czasem rozmawiali o tym, czym warto by się zająć dalej. Wpadaliśmy na jakieś krytyńskie pomysły, wspominał tarpening. Raz powstał plan stworzenia takich wypasionych systemów nawadniających dla firm i użytkowników domowych w oparciu o inteligentne sieci czujników. Ale nic z tego nie wyszło, a my chcieliśmy stworzyć coś naprawdę znaczącego. Eberhard był niezwykle utalentowanym inżynierem z wysokim poczuciem misji zmiany świata na lepsze martwiło go nieustanne zaangażowanie jego kraju w konflikty na Bliskim Wschodzie i podobnie jak wiele innych osób o ścisłym umyśle, około roku dwutysięcznego zaczął akceptować globalne ocieplenie jako nieuniknioną rzeczywistość. Szukał jednak alternatyw dla żłopiących paliwo samochodów. Badał możliwość paliwa wodorowego, ale stwierdził, że brak jest ogniw wodorowych. Nie widział także zbytniego sensu w leasingowaniu czegoś w typie F1 od koncernu General Motors. Jednakże zainteresowały go w pełni elektryczne auta od AC Propulsion, które wyśledził w sieci. Pojechał do siedziby firmy około roku 2001, aby odwiedzić jej sklep. To miejsce wyglądało jak wymarłe miasto, jakby wszyscy wypadli z interesu, opowiadał Eberhard. Dofinansowałem ich na 500 tysięcy dolarów, żeby mogli zbudować mi jedno ze swoich aut z akumulatorami litowo-jonowymi zamiast kwasowo-ołowiowych. On również próbował przeforsować komercjalizację działalności, a gdy spotkał się z odmową, zdecydował się założyć własną firmę i sprawdzić, na co naprawdę stać takie akumulatory. Podróż Eberharda rozpoczęła się od budowy modelu technicznego auta elektrycznego na arkuszu kalkulacyjnym. Dzięki temu mógł dostosowywać różne komponenty i sprawdzać, jak będą wpływać na wygląd i wydajność pojazdu. Zmieniał parametry wagi, liczby akumulatorów, wytrzymałość opon i karoserii, a potem otrzymywał odpowiedź zwrotną na pytanie, ile akumulatorów będzie potrzebować do zasilania różnych wersji. Modele dowiodły, że popularne wówczas suwy i dostawczaki nie były zbyt dobrymi kandydatami. Technologia wydawała się za to faworyzować lżejsze auta sportowe wysokiej klasy, które byłyby szybkie, fajnie się prowadziły i oferowały znacznie lepszy zasięg niż ludzie sądzili. Specyfikacje techniczne uzupełniały wnioski Tarpeninga, który opracowywał model finansowy dla samochodu. W Kalifornii właśnie ruszyła sprzedaż Toyoty Prius, którą kupowali zamożni ekopodróżnicy. Dowiedzieliśmy się także że średnie zarobki właścicieli EV1 wynosiły około 200 tysięcy dolarów rocznie, powiedział Tarpening. A ludzie zainteresowani zakupem Lexusa, BMW albo Cadillac'a postrzegali auta elektryczne czy hybrydowe jako nowy symbol statusu. Mężczyźni wykombinowali, że mogliby zbudować coś przeznaczonego na rynek samochodów luksusowych, które kupowałyby osoby zarabiające rocznie 3 miliardy dolarów. Aby one też mogły dobrze się bawić i fajnie się poczuć. Ludzie płacą za szałowe, seksowne i zadziwiające cacka z jak najkrótszym czasem do setki. Podsumował tarpening. 1 lipca 2003 roku Eberhard i Tarpening zarejestrowali nazwę swojej firmy. Kilka miesięcy wcześniej w Disneylandzie w trakcie randki ze swoją żoną, Eberhard wymyślił nazwę Tesla Motors. Zarówno w hołdzie dla wynalazcy i pioniera silnika elektrycznego Nikoli Tesli, jak i dlatego, że brzmiała świetnie. Współzałożyciele wynajęli biuro z trzema biurkami i dwoma małymi pokojami w walącym się budynku z lat 60. przy 845 Oak Grove Avenue w Menlo Park. Trzecie z biurek zajął kilka miesięcy później Ian Wright inżynier, który dorastał na nowozelandzkiej farmie, a który był sąsiadem obydwu mężczyzn w Woodside i podjął z nimi współpracę, by móc rozkręcić swój startup z branży internetowej. Gdy nie udało mu się zebrać funduszy od inwestorów, dołączył do zespołu Tesli. Kiedy we trzech zaczęli zdradzać zaufanym osobom swoje plany, spotykali się z powszechnym szyderstwem. W trakcie wyjścia z przyjaciółką do pubu w Woodside powiedzieliśmy jej, że postanowiliśmy w końcu zrobić elektryczne auto. Wspominał Tarpening, a ona na to, jaja sobie ze mnie robisz. Każdy, kto próbuje rozkręcić firmę w branży motoryzacyjnej w Stanach Zjednoczonych, szybko usłyszy, że ostatnim startupem, jakiemu udało się odnieść sukces, był założony w 1925 roku Chrysler. Zaprojektowanie i zbudowanie samochodu od podstaw wiąże się z mnóstwem wyzwań, ale to zebranie funduszy i know-how umożliwiających seryjną produkcję zazwyczaj udaremniało wysiłki poprzednich śmiałków. Założyciele Tesli byli tego świadomi. Wiedzieli, że Nikola Tesla zbudował silnik elektryczny sto lat wcześniej i postawienie go na kołach było wykonalne. Naprawdę przerażającą częścią biznesu miało być zbudowanie fabryki produkującej auto i jego części. Im lepiej goście od Tesli poznawali branżę, tym bardziej zdawali sobie sprawę, że najwięksi producenci właściwie nie produkowali już swoich samochodów. Dawno minęły czasy, gdy Henry Ford otrzymywał surowce do jednej części swojej fabryki w stanie Michigan, a z drugiej wysyłano gotowe samochody. BMW nie robiło już ani szyb, ani tapicerki, ani lusterek wstecznych, podkreślał Tarpening. Duzi producenci zatrzymali u siebie jedynie dział badań nad spalaniem wewnętrznym, sprzedaż i marketing oraz montaż końcowy. Naiwnie sądziliśmy, że możemy otrzymać dostęp do tych samych dostawców dla naszych części. Współzałożyciele Tesli opracowali plan uzyskania licencji na część technologii AC Propulsion stosowanej w T zero oraz do zastosowania podwozia Lotus Elise dla swojego samochodu. Angielski producent Lotus wyprodukował dwudrzwiową Elise w 1996 roku, a model z pewnością miał elegancką, sportową linię, skłonną przemówić do zamożnych odbiorców. Po rozmowach z wieloma osobami z branży dilerskiej, zespół Tesli zdecydował się zrezygnować ze sprzedaży poprzez partnerów i przyjął model bezpośredni. Mając podstawowy plan, trzej mężczyźni zabrali się za poszukiwanie inwestorów w styczniu 2004 roku. Aby projekt wydawał się poważniejszy, założyciele Tesli pożyczyli T-Zero od AC Propulsion i przejechali nim przez Sand Hill Road, gdzie rezydowali potencjalni inwestorzy. Auto przyspieszało szybciej od Ferrari, a to naprawdę robiło wrażenie. Problem stanowił fakt, że inwestorzy nie mają zbyt bujnej wyobraźni, więc trudno było im spojrzeć poza kiepskie plastiki wspaniałego koncepcyjnego auta. Jedynymi zainteresowanymi okazali się Compass Technology Partners i SDL Ventures, którzy bynajmniej nie padli z zachwytu. Główny partner Compass dobrze zarobił na Newomedia i poczuł się po prostu lojalny wobec Eberharda i Tarpeninga. Powiedział. To głupota, ale inwestowałem w każdy startup z branży motoryzacyjnej przez ostatnie cztery dekady, więc właściwie to czemu nie? Wspominał Tarpening. Mimo to Tesla wciąż potrzebowała głównego inwestora, który wyłożyłby siedem milionów dolarów niezbędnych do konstrukcji tzw. muła, czyli pojazdu prototypowego. To miał być pierwszy krok milowy, coś, co mogliby zaprezentować światu i zebrać dzięki temu drugą turę funduszy. Eberhard i Tarpening od początku mieli w zanadrzu nazwisko Ilona Maska jako potencjalnego głównego inwestora. Obydwaj widzieli go kilka lat wcześniej, przemawiającego na konferencji Mars Society na Stanford, gdzie przedstawił wizję wysłania myszy w kosmos i odebrali wrażenie, że myślał nieco inaczej, więc mógłby podchwycić pomysł zbudowania elektrycznego auta. Plan wciągnięcia go do projektu wykrystalizował się, gdy Tom Gage z AC Propulsion zadzwonił do Eberharda i powiedział mu że Musk szukał czegoś do sfinansowania w branży samochodów elektrycznych. Eberhard i Wright polecieli do Los Angeles i spotkali się z Muskiem w piątek. A w weekend zasypał Tarpeninga, który wyjechał na wycieczkę, gradem pytań o model finansowy. Pamiętam, że odpowiadałem na niekończącą się liczbę pytań, powiedział Tarpening. W poniedziałek Martin i ja znów polecieliśmy na spotkanie, a on zdecydował. W porządku. Wchodzę w to. Założyciele Tesli czuli, że idealny inwestor spadł im z nieba. Musk miał umysł inżyniera, więc wiedział, co budują. Co więcej, podzielał ich wizję położenia kresu krajowemu uzależnieniu od ropy. Potrzebujesz anielskich inwestorów, którzy uwierzą w to, co robisz, a dla niego to nie była czysto finansowa transakcja, podkreślał Tarpening. Chciał zmienić bilans energetyczny kraju. Z inwestycją w wysokości 6,5 miliona dolarów Musk został największym udziałowcem Tesla Motors oraz jej prezesem. Później wykorzystywał swoją silną pozycję, tocząc z Eberhardem walkę o kontrolę nad firmą. To był błąd, przyznał Eberhard. Chciałem pozyskać inwestorów. Gdybym jednak miał to zrobić ponownie, wziąłbym jego pieniądze. Jak to mówią, lepszy wróbel w garści. Potrzebowaliśmy ich. Niedługo po spotkaniu, Mask zadzwonił do Strobla i nakłonił go do spotkania z zespołem Tesli. Strobel dowiedział się, że ich biura w Menlo Park były niespełna kilometr od jego domu. Był także zaintrygowany, choć sceptycznie nastawiony do całej historii. Nikt na całej planecie nie był bardziej zafiksowany na pojazdy elektryczne od niego i trudno mu było uwierzyć, że jakimś gościom udało się dojść tak daleko, a on nic o tym nie wiedział. Mimo to wstąpił do ich biura na spotkanie i od razu dostał pracę w maju 2004 roku z pensją w wysokości 95 tysięcy dolarów rocznie. Powiedziałem im, że buduje potrzebne im akumulatory kilka przecznic dalej za pieniądze Ilona, wspominał Strobel. Zgodziliśmy się połączyć siły i zmontowaliśmy ten cyrk. Gdyby ktokolwiek z Detroit znalazł się w tym czasie w Tesla Motors, wpadłby niewątpliwie w histerię. Całość firmowej ekspertyzy z zakresu motoryzacji zasadzała się na tym, że kilku facetów naprawdę lubiło samochody, a jeden był autorem serii projektów naukowych opartych na technologii, którą branża motoryzacyjna uznawała za absurdalną. Co więcej, Założyciele nie mieli zamiaru zwracać się do gigantów z Detroit poradę jak założyć firmę produkującą auta. Nie Tesla Motors miała zamiar zrobić to, co każdy inny startup przed nimi, a więc zatrudnić młodych, głodnych wyzwań inżynierów i jakoś radzić sobie z problemami, jakie pojawiały się po drodze. Nieważne, że w Bay Area taki model biznesowy nigdy w historii nie sprawdził się do budowy firmy, ani też że budowa złożonego. Fizycznego obiektu miała niewiele wspólnego z pisaniem aplikacji komputerowej. Tesla miała jednak jedną przewagę: mianowicie zdawała sobie sprawę, że akumulator litowo-jonowy 18650 uległ znacznym ulepszeniom i miał stać się jeszcze lepszy. Przy dobrych wiatrach oraz odrobinie wysiłku i sprytu mogło to zaowocować przepisem na sukces. Strobel miał bezpośredni dostęp do inteligentnych, pełnych energii inżynierów na Stanford, którym powiedział o firmie. Gene Berdiczewski, jeden z członków zespołu pracującego nad zasilanym energią słoneczną autem, od razu zapalił się do współpracy. Będąc na pierwszym roku studiów przeddyplomowych, zgodził się porzucić naukę, pracować za darmo i myć podłogi w Tesli, jeśli tylko dzięki temu miałby dostać pracę. Współzałożyciele byli pod wrażeniem jego energii i dali mu posadę po pierwszej rozmowie. To postawiło chłopaka w niekomfortowej sytuacji, w której musiał zadzwonić do swoich rodziców, inżynierów łodzi podwodnych rosyjskiego pochodzenia mieszkających w Stanach i powiedzieć im, że rzucił studia na Stanford, aby pracować w startupie zajmującym się samochodami elektrycznymi. Jako pracownik numer siedem spędzał część dniówki w biurze przy Menlo Park, a resztę w salonie u strobla, projektując trójwymiarowe modele układu napędowego na komputerze i budując w garażu prototyp akumulatora. Dopiero dziś zdaję sobie sprawę, jakie to było zwariowane, wspominał. Tesla Motors wkrótce potrzebowała więcej miejsca dla swojej przyszłej armii inżynierów oraz na warsztat, w którym miałby zostać powołany do życia Roadster, bo taką nazwę otrzymał samochód. W tym celu firma przeniosła się do dwupiętrowego budynku przemysłowego przy 1050 Commercial Street w San Carlos. Powierzchnia 929 m2 nie była może imponująca, ale wystarczyła na stworzenie warsztatu badawczo-rozwojowego, w którym można było budować prototypowe auta. Od strony dojazdowej znajdowały się hale montażowe i dwie pary drzwi z roletami na tyle duże, by mogły przez nie przejechać samochody. Wright podzielił otwartą przestrzeń na segmenty. Silniki, akumulatory, energoelektronika i montaż końcowy. Lewa strona budynku przeznaczona została pod powierzchnię biurową, którą poprzedni lokator, firma z branży hydraulicznej, zmodyfikował w dziwaczny sposób. Główna sala konferencyjna miała bar z alkoholami i umywalkę z baterią w kształcie łabędziego dziobu, a kurki ciepłej i zimnej wody jego skrzydeł. Berdiczewski pewnego niedzielnego wieczoru pomalował biuro na biało, a w kolejnym tygodniu pracownicy zorganizowali wycieczkę do Ikei po biurka i zamówili komputery na stronie Dela. Firma miała jedną skrzynkę z narzędziami craftsman, załadowaną młotkami, gwoździami i innymi podstawowymi akcesoriami do prac stolarskich. Czasem Musk wpadał z wizytą z Los Angeles, a warunki pracy nie wywierały na nim wrażenia, bo pamiętał początki SpaceX. Pierwotny plan budowy prototypowego pojazdu wydawał się prosty. Firma miała wykorzystać układ napędowy T Zero od AC Propulsion i dopasować do nadwozia Lotusa Elise. Tesla pozyskała schemat silnika elektrycznego i postanowiono, że można by kupić skrzynie biegów od amerykańskiej albo europejskiej firmy, a pozostałe części pozyskać z Azji. Inżynierowie Tesli potrzebowali się skupić głównie na opracowaniu akumulatorów instalacji elektrycznej, a także docięciu i spawaniu metalu zgodnie z potrzebami, żeby stworzyć całość. Inżynierowie uwielbiają grzebać w sprzętach, a zespół Tesli Myślał o roadsterze jak o czymś na wzór przeróbki auta, której można byłoby dokonać dzięki dwóm lub trzem inżynierom mechanikom i kilkorgu osobom od montażu. Główną ekipę budowniczych prototypu stworzyli Strobel, Berdiczewski i David Lyons, bardzo zdolny inżynier mechanik oraz pracownik numer 12. Lyons miał około dekady doświadczenia w pracy dla firm z Doliny Krzemowej i poznał Strobla kilka lat wcześniej w fast foodzie, a ich znajomość zaczęła się od rozmowy o elektrycznym rowerze, na którym Strobel akurat jechał. Lyons pomógł Stroblowi opłacić rachunki, zatrudniając go jako konsultanta w firmie tworzącej urządzenie do pomiaru temperatury wnętrza ciała. Sprowadzenie Lyonsa do tak ekscytującego projektu było nie tylko wyrazem wdzięczności, ale i troski o firmę. Jak to ujął Berdyczewski, Dave Lyons zajebiście dobrze znał się na tej robocie. Inżynierowie zakupili niebieski podnośnik do samochodu i umieścili go wewnątrz budynku. Kupili również maszyny, narzędzia i reflektory umożliwiające nocną pracę i zaczęli zmieniać budynek w kuźnie R&D. Inżynierowie elektrycy studiowali podstawowe oprogramowanie Lotusa, aby zrozumieć, jak połączono ze sobą pedały, urządzenia mechaniczne i czujniki deski rozdzielczej. Naprawdę zaawansowane prace miały miejsce przy projektach akumulatorów. Nikt nie próbował dotychczas łączyć ze sobą równolegle setek ogniw litowojonowych, więc Tesla dotarła na sam szczyt najbardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Inżynierowie próbowali zrozumieć, jak rozproszy się ciepło i jak będzie płynąć prąd przez 70 ogniw, sklejając je razem w grupy zwane pakietami. Później umieszczano razem dziesięć pakietów, a inżynierowie testowali różne typy mechanizmów chłodzących wykorzystujących powietrze lub płyny. Gdy udało się opracować nadający się do eksploatacji akumulator, rozciągano żółte podwozie lotusa Elis, o niemal 13 cm, i opuszczano akumulator za pomocą dźwigu na tył samochodu, tam gdzie znajdowałby się silnik. Wysiłki te przybrały na sile 18 października 2004 roku i dość nieoczekiwanie po czterech miesiącach, 27 stycznia 2005 roku, 18-osobowa grupa ludzi zbudowała całkowicie nowy rodzaj samochodu. Można nawet było nim pojeździć. Tego dnia w firmie odbyło się posiedzenie zarządu, a Musk oczywiście skorzystał z okazji i wskoczył za kierownicę. Wyszedł z firmy zadowolony na tyle, żeby nie szczędzić kolejnego zastrzyku gotówki. Dołożył 9 milionów dolarów, a firma zebrała 13 milionów od innych inwestorów. Tesla Motors planowała rozpocząć sprzedaż Roadstera na początku 2006 roku. Gdy kilka miesięcy później zakończono budowę drugiego auta, inżynierowie Tesli zdecydowali, że muszą stawić czoła ogromnej potencjalnej usterce swojego elektrycznego pojazdu. 4 lipca 2005 roku w domu Eberharda w Woodside odbywała się impreza z okazji Dnia Niepodległości. Więc wymyślono, że to idealny moment na sprawdzenie, co stanie się, gdy akumulatory Roadstera staną w ogniu. Ktoś obkleił taśmą dwadzieścia akumulatorów, włożył pomiędzy nie drut grzewczy i wszystko to podpalił. Całość wybuchła jak zbitka rakiet z butelki, wspominał Lyons. Jednak w Roadsterze nie miało być dwudziestu akumulatorów, lecz prawie siedem tysięcy, a sama myśl o eksplozji na taką skalę przeraziła inżynierów. Jedną z zalet elektrycznego auta miało być uniknięcie łatwopalnej substancji, jaką była benzyna, i niezliczonej liczby eksplozji mających miejsce w silniku. Bogaci ludzie niechętnie płaciliby duże pieniądze za coś jeszcze bardziej niebezpiecznego, a prawdziwym koszmarem dla pracowników Tesli był scenariusz, że ktoś bogaty i sławny spłonąłby w jednym z ich samochodów. To był jeden z tych momentów, w których myślisz sobie o kurwa powiedział Lyons. Wtedy naprawdę otrzeźwieliśmy. Firma powołała sześcioosobowy oddział specjalny do rozprawienia się z problemem. Odciągnięto ich od poprzednich zadań i przekazano fundusze na eksperymenty. Pierwsze eksplozje miały miejsce w siedzibie Tesli, a inżynierowie nagrywali je w zwolnionym tempie. Gdy kontrole objęły rozsądniejsze umysły, Tesla przeniosła dział badań nad eksplozjami Poza obszar podstacji elektrycznej, zarządzanej przez Straż Pożarną. Wybuch po wybuchu inżynierowie poznawali wewnętrzne tajemnice akumulatorów. Opracowali metody postępowania z nimi tak, żeby ogień nie przedostawał się pomiędzy nimi, a także techniki unikania wybuchu. W trakcie eksperymentów eksplodowały tysiące akumulatorów, ale rezultaty były tego warte. Wciąż było wcześnie ale Tesla znajdowała się u progu wynalezienia technologii, która miała dać jej przewagę rynkową na całe lata i wyróżnić na tle rywali. Początkowy sukces w zbudowaniu dwóch prototypowych aut wraz z przełomami technologicznymi w zakresie akumulatorów oraz w innych sferach ogromnie zwiększył pewność siebie firmy. Przyszła pora na umieszczenie znaku rozpoznawczego Tesli na samochodzie. Pierwotny plan zakładał całkowite minimum, jakie uszłoby nam na sucho, przy czym samochód miał być stylistycznie inny od Lotusa oraz elektryczny, podkreślał Tarpenning. W międzyczasie Elon i reszta zarządu powiedzieli: macie tylko jedną szansę, to musi zachwycać klienta, a Lotus nie jest na to dość dobry. Podwozie Elis czy też jego rama bardzo dobrze nadawało się do prac inżynieryjnych Tesli. Ale nadwozie samochodu wiązało się z poważnymi problemami zarówno w kwestii formy, jak i funkcjonalności. Drzwi miały raptem 30 centymetrów wysokości i trzeba było albo do auta wskoczyć, albo do niego wpaść, zależnie od waszej elastyczności i lub godności. Na Nadwozie trzeba było także wydłużyć, aby pomieścić akumulator Tesli i bagażnik. Poza tym firma wolała wykonać roadstera z włókna węglowego zamiast światłowodowego. Musk miał wiele do powiedzenia w kwestii tych uwag projektowych. Chciał auto, do którego komfortowo mogłaby wsiadać jego żona i które byłoby do pewnego stopnia praktyczne. Jasno wyraził swoje opinie na posiedzeniach zarządu i przeglądach projektu. Tesla Motors zatrudniła grupę projektantów do opracowania makiety. Po wybraniu wersji końcowej firma zapłaciła za stworzenie modelu w skali 1 do 4 w styczniu 2005 roku, a później naturalnej wielkości w kwietniu. Dzięki temu kierownictwo Tesli dostąpiło kolejnego objawienia co do złożoności procesu budowania auta. Owinęli model błyszczącą folią poliestrową i odessali powietrze, aby można było zobaczyć kontury, połysk i cienie, opowiadał Tarpening. Srebrny model zmieniono następnie w cyfrowe renderowanie, które inżynierowie mogli obrobić na komputerach. Brytyjska firma stworzyła za pomocą pliku cyfrowego plastikową wersję auta do testów aerodynamicznych. Wysłali nam go statkiem, a my zabraliśmy go na Burning Man, powiedział Tarpening przywołując nazwę dorocznego, kipiącego od narkotyków festiwalu sztuki, organizowanego na pustyni w Newadzie. Mniej więcej rok później, po wielu finalnych poprawkach i miesiącach ciężkiej pracy, nastąpił moment przesilenia. Był maj 2006 roku, a firma rozrosła się do stu pracowników. Ten zespół zbudował czarną wersję Roadstera, znaną jako EP1 lub prototyp inżynieryjny numer jeden. Patrząc na nią, zrozumieliśmy, co tutaj tworzymy, wspominał Tarpening. To się dało poczuć. To prawdziwy samochód i to bardzo ekscytujący. Pojawienie się EP1 było doskonałą wymówką, by pokazać inwestorom, na co poszły ich fundusze oraz poprosić innych o więcej pieniędzy. Inwestorzy kapitału wysokiego ryzyka byli na tyle pod wrażeniem, że nie zauważyli faktu, iż inżynierowie musieli czasem pomiędzy jazdami próbnymi chłodzić auto za pomocą wentylatorów. Za to zaczęli dostrzegać długoterminowy potencjał firmy. Musk ponownie zainwestował w Tesla Motors. Tym razem 12 milionów dolarów, a za nim poszło całe grono chętnych. W tym firma Venture Capital, Draper Fisher Jurvetson, Vantage Point, Capital Partners, J.P. Morgan, Compass Technology Partners, Nick Pritzker, Larry Page i Sergey Brin, łącznie przeznaczając na dalszy rozwój Tesli 40 milionów dolarów. W lipcu 2006 roku firma zdecydowała się ogłosić światu swoje dalsze plany. Inżynierowie zbudowali czerwony prototyp EP2, który miał uzupełniać poprzedni. I obydwa modele pojechały reprezentować firmę na targach branżowych w Santa Clara. Prasa zleciała się na wieść o tym, a widok roadsterów zwalił reporterów z nóg. Obydwa modele były wspaniałe. Dwumiejscowe kabriolety, które mogły rozpędzić się do setki w około cztery sekundy. Do dziś wszystkie elektryczne auta były do Bani, powiedział Mask na tym wydarzeniu. Targi odwiedziło wiele sław. Takich jak ówczesny gubernator Arnold Schwarzenegger czy były dyrektor Disneya Michael Eisner. I wielu z nich postanowiło przejechać się roadsterami. Pojazdy były tak delikatne, że jedynie Strobel i kilku innych wtajemniczonych wiedziało, jak się z nimi obchodzić, a co pięć minut były zamieniane, aby uniknąć przegrzania. Firma ujawniła, że każde auto miało kosztować około 90 tysięcy dolarów i mogło przejechać 400 kilometrów na jednym ładowaniu. A zgodnie z oświadczeniem Tesli, 30 osób zapisało się na listę chętnych, w tym założyciele Google, Brin i Page oraz grupka innych miliarderów z branży technologicznej. Musk obiecał, że za około trzy lata zbudowany zostanie tańszy, czteromiejscowy i czterodrzwiowy model w cenie poniżej 50 tysięcy dolarów. Mniej więcej w tym czasie mini-profil firmowy Tesli zadebiutował w magazynie New York Times. Eberhard optymistycznie obiecywał rozpoczęcie wysyłek roadsterów w połowie 2007 roku, zamiast... Na początku 2006, jak to wcześniej planowano, i wyłożył strategię biznesową swojej firmy, zasadzającą się na produktach kosztownych, skierowanych do najdroższego segmentu rynku, a następnie stopniowej zmianie profilu na bardziej przystępne cenowo produkty w miarę rozwoju podstawowej technologii produkcji i zdolności wytwórczych. Musk i Eberhardt. Pokładali wiarę w tę strategię, wiedząc, że sprawdziła się wcześniej w przypadku wielu urządzeń elektronicznych. Telefony komórkowe, lodówki, telewizory kolorowe, te produkty nie trafiały od razu na masowy rynek, powiedział w wywiadzie Eberhard. Były relatywnie drogie, dostępne dla osób mogących sobie na nie pozwolić. Choć Tesla osiągnęła tak wiele przez ostatnie lata, Maskowi nie podobało się odsunięcie na boczny tor. Próbowaliśmy podkreślić jego rolę i wspominaliśmy o nim nieustannie reporterom, ale ich nie interesował zarząd firmy, powiedział tarpening. Elon był wściekły, wpadł w szał. Można było zrozumieć, dlaczego Mask chciał kąpać się w blasku firmowej sławy. Samochód stał się branżową sensacją. Pojazdy elektryczne zdawały się wywoływać histeryczne reakcje zarówno w obozie zwolenników, jak i przeciwników. A pojawienie się szybkiego cacka zasilanego prądem podsyciło emocje wszystkich. Tesla po raz pierwszy zmieniła Dolinę Krzemową, przynajmniej koncepcyjnie, w prawdziwe zagrożenie dla Detroit. Miesiąc po wydarzeniu w Santa Monica odbyło się Pebble Beach Concours d'Elegance, słynna wystawa egzotycznych samochodów. Tesla była tak gorącym tematem, że organizatorzy wydarzenia błagali o wystawienie Roadstera i obniżyli ceny za prezentację. Stoisko stanęło, a przed nim pojawiły się długie kolejki, w których dziesiątkami ustawiali się chętni, na miejscu wypisując czeki na sto tysięcy dolarów, aby zamówić swoje auto w przedsprzedaży. To było długo przed kickstarterem, a my nawet nie pomyśleliśmy o czymś takim, powiedział tarpening. Ale potem nagle zaczęliśmy dostawać miliony dolarów na tego typu wydarzeniach. Inwestorzy kapitału wysokiego ryzyka, celebryci i przyjaciele pracowników firmy podejmowali próby wkupienia się na listę oczekujących. Niektórzy członkowie bogatej elity Doliny Krzemowej posunęli się aż do tego, by zapukać do drzwi firmy i spróbować kupić w ten sposób samochód. Przedsiębiorcy Konstantin Otmer i Bruce Leak, którzy znali maskę z czasów stażu w Rocket Science Games, zrobili dokładnie tak pewnego dnia, i udało im się załapać na prywatną kilkugodzinną przejażdżkę autem z Maskiem i Eberhardem. Pod koniec powiedzieliśmy: Dobra, kupujemy jedno, powiedział Otmer. Właściwie nie wolno im było sprzedawać jeszcze samochodów, ale dołączyliśmy do klubu. Członkowstwo kosztowało 100 tysięcy dolarów, ale jedną z zalet było otrzymanie darmowego auta. Po zmianie modelu działalności firmy, z marketingowego ponownie na badawczo-rozwojowy, okazało się, że niektóre trendy działały na jej korzyść. Rozwój w zakresie informatyki sprawił, że małe firmy z branży motoryzacyjnej nie były na straconej pozycji wobec gigantów. Lata wcześniej producenci aut musieliby wyprodukować całą flotę do każdego testu zderzeniowego. Tesla nie miała na to budżetu i nie musiała tego robić. Trzeci prototyp roadstera, udał się do tej samej placówki testów zderzeniowych, której używali duzi producenci, a tym samym Tesla uzyskała dostęp do najwyższej klasy kamer szybkich i pozostałej technologii obrazowania. Jednakże tysiące innych testów zlecono firmie zewnętrznej specjalizującej się w symulacjach komputerowych, co ratowało Tesle przed koniecznością budowania floty pojazdów testowych. Uzyskała ona również dostęp do torów testowych konkurencji, Wykonanych z kostki brukowej i betonów wzmocnionych elementami metalowymi. W takich placówkach można było przeprowadzić testy odzwierciedlające 160 tysięcy przejechanych kilometrów i 10 lat zużycia. Dość często inżynierowie Tesli wnosili swoje podejście wyniesione z Doliny Krzemowej do ulubionych miejsc producentów samochodów. W północnej Szwecji, niedaleko koła podbiegunowego znajduje się tor testowania układu hamulcowego i trakcji, gdzie auta dostraja się na dużych lodowych równinach. Standardem byłoby testować samochód przez około trzy dni, zebrać dane, a potem wrócić do siedziby firmy, gdzie przez wiele tygodni dyskutowałoby się na spotkaniach, jak go dopracować. Proces wprowadzania poprawek może zająć całą zimę. Tesla tymczasem wysłała inżynierów wraz z testowanymi roadsterami i kazała im analizować dane na miejscu. Gdy trzeba było wprowadzić zmiany, przepisywali fragmenty kodu i znów wysyłali auto na lód. BMW organizowało konferencje między trzema albo czterema firmami, które nawzajem zrzucały na siebie winę za problem, mówił Tarpening. My naprawialiśmy go sami. Inna procedura testowa wymagała umieszczenia roadsterów w specjalnej komorze chłodzącej, aby sprawdzić reakcję na mrozy. Nie chcąc ponosić wywindowanych kosztów użycia takich komór, inżynierowie postanowili wynająć ciężarówkę dostawczą do lodów z dużą chłodziarką. Ktoś wjeżdżał roadsterem do środka, a oni wkładali zimowe kurtki i pracowali nad autem. Przy każdym kontakcie Tesli z Detroit Firmie dawano do zrozumienia, że nie obowiązuje tu już dawna tradycja, zgodnie z którą wszystko da się zrobić. Gdy firma próbowała w Motown wynająć małe biuro, którego koszty były niewiarygodnie niskie w porównaniu z tymi w Dolinie Krzemowej, storpedowała ją biurokracja. Właściciel żądał okazania siedmiu lat raportów z audytu, a Tesla wciąż była firmą prywatną. Potem chciał zaliczki za czynsz za dwa lata z góry. Tesla miała na koncie około 50 milionów dolarów i mogłaby od razu kupić budynek. — W Dolinie Krzemowej mówisz, że masz poręczenie inwestora kapitału wysokiego ryzyka i w ten sposób kończysz negocjacje — mówił Tarpening. Ale w Detroit wszystko wyglądało w ten sposób. Dostawaliśmy przesyłki Fedexem, a oni nawet nie potrafili się zdecydować, kto ma pokwitować odbiór. W pierwszych latach inżynierowie cenili Eberharda za szybkie i rzeczowe podejmowanie decyzji. Firma rzadko tkwiła w zbyt długim analizowaniu sytuacji. Wybierano plan działania, a gdy coś zawalono, starano się szybko pozbierać i obiecywano naprawę. To wiele zmian, które chciał wprowadzić mask, zaczęło opóźniać roadstera. Naciskał na większy komfort, żądał modyfikacji w fotelach i drzwiach. Priorytet położył na nadwozie z włókna węglowego i nalegał na elektroniczne czujniki na drzwiach, aby auto mogło być otwierane za pomocą dotknięcia palca, zamiast pociągnięcia za uchwyt. Eberhard narzekał, że te zmiany spowalniają działanie firmy i miał poparcie wielu inżynierów. Czasem czuło się, że Elon był taką niesprawiedliwie wymagającą nadrzędną siłą. Wspominał Berdiczewski Firma jako całość była solidarna wobec Martina, bo cały czas tam był i wszyscy czuliśmy, że samochód powinien trafić na rynek wcześniej. Do połowy roku 2007 Tesla miała już 260 pracowników i wydawało się, że dokonała niemożliwego. Wyprodukowała najszybszy i najpiękniejszy samochód elektryczny na świecie niemal z niczego. Wszystko, czego potrzebowała teraz, to zbudować wiele takich aut. Ten proces miał doprowadzić firmę na skraj bankructwa. Największym błędem, jakie popełniło kierownictwo Tesli na początku działalności, były założenia związane ze skrzynią biegów roadstera. Celem zawsze było jak największe przyspieszenie do setki, w nadziei, że dzika prędkość auta przyciągnie mnóstwo uwagi i sprawi, iż samochód będzie się doskonale prowadzić. W tym celu inżynierowie Tesli zdecydowali się umieścić w aucie dwubiegową skrzynię, stanowiącą podstawowy mechanizm przesyłający moc z silnika do kół. Pierwszy bieg miał rozpędzać auto od zera do setki w mniej niż 4 sekundy, a drugi do ponad 200 km na godzinę. Tesla zatrudniła do konstrukcji tego elementu brytyjską firmę XTRAC. I miała wszelkie powody, by wierzyć, że to będzie jeden z najbardziej godnych zaufania elementów w podróży roadsterem. Ludzie produkowali skrzynie biegów od czasów, gdy Robert Fulton zbudował silnik parowy, powiedział Bill Curry, doświadczony inżynier z Doliny Krzemowej i pracownik numer osiemdziesiąt Sądziliśmy, że po prostu się taką zamawia, jednak pierwsza, jaką dostaliśmy, przetrwała czterdzieści sekund. Początkowa skrzynia nie wytrzymała zmiany z pierwszego biegu na drugi i pojawiły się obawy, że drugi bieg przy wysokiej prędkości nie synchronizuje się prawidłowo z silnikiem, co mogłoby zakończyć się katastroficznymi zniszczeniami samochodu. Lyons i pozostali inżynierowie szybko zaczęli pracę nad rozwiązaniem problemu. Znaleźli innych wykonawców, którzy mieli zaprojektować części wymienne, i liczyli na to, że doświadczenie eksperci dostarczą szybko coś użytecznego. Wkrótce jednak stało się jasne, że wykonawcy niekoniecznie zlecali zadania dla maleńkiego startupu z Doliny Krzemowej swoim asom i w efekcie nowe skrzynie biegów nie były wcale lepsze od poprzednich. W trakcie testów Tesla stwierdziła, że psuły się czasem po 240 kilometrach użytkowania – a średni czas bezawaryjnej pracy wynosił około 3200 km. Gdy zespół z Detroit przeprowadził analizę przyczyn źródłowych w celu znalezienia usterek, odkrył 14 odrębnych problemów, które mogły prowadzić do awarii. Firma liczyła na rozpoczęcie sprzedaży Roadstera w listopadzie 2007 roku, ale problemy ze skrzynią biegów wciąż były nierozwiązane a do 1 stycznia 2008 roku zdarzały się regularnie, więc postanowiono ponownie spróbować z trzecią skrzynią biegów od samego początku. Inne problemy pojawiły się za granicą. Tesla postanowiła wysłać zespół swoich najmłodszych i najbardziej prężnych inżynierów do Tajlandii, by tam założyli fabrykę akumulatorów. Rozpoczęto partnerstwo z entuzjastycznie nastawionym, Acz niezbyt kompetentnym producentem. Inżynierowie Tesli usłyszeli, że mogą przylecieć i nadzorować budowę najbardziej zaawansowanej fabryki akumulatorów. Zamiast niej zastali betonową płytę z dachem na słupach. Budynek znajdował się około trzech godzin drogi od Bangkoku i przez większość czasu, z uwagi na straszliwy upał, stał otwarty, podobnie jak wiele innych fabryk. Pozostałe miejscowe placówki produkowały kuchenki, opony i towary, którym warunki pogodowe nie przeszkadzały. Wrażliwe akumulatory Tesli i elementy elektroniczne, jak części Falcona One, uległyby jednak zniszczeniu w słonym, wilgotnym klimacie. Ostatecznie partner zapłacił około 75 tysięcy dolarów za regipsy, wylewki i budowę magazynów z czujnikami temperatury. Inżynierowie Tesli tracili rozum poświęcając długie godziny na szkolenie tajskich robotników w zakresie prawidłowego obchodzenia się z elektroniką. Rozwój technologii akumulatorów, który do niedawna szedł jak spłatka, zwolnił do ślimaczego tempa. Fabryka akumulatorów była częścią globalnego łańcucha dostaw, który pociągał za sobą koszty i opóźnienia w produkcji roadstera. Panele do samochodu miały być produkowane we Francji, a silniki na Tajwanie. Ogniwa akumulatorów miały zostać zakupione w Chinach, a potem wysłane do Tajlandii i tam składane w pakiety. Te mogły być przechowywane przez krótki czas, by uniknąć degradacji, a następnie miały być wysyłane drogą morską do Anglii, gdzie przechodziły odprawę celną. Lotus miał budować nadwozie, montować akumulatory, a potem wysyłać roadstery drogą morską wokół Cape Horn do Los Angeles. Zgodnie z tym scenariuszem Tesla płaciłaby za większość samochodu i nie miałaby szansy na obliczenie przychodu uzyskanego na częściach do czasu upłynięcia od sześciu do dziewięciu miesięcy. Pomysł polegał na tym, żeby przenieść się do Azji, zrobić wszystko szybko i tanio, po czym zarobić na aucie, podsumował jeden z inżynierów wysłanych do Tajlandii, Forrest North. Dowiedzieliśmy się jednak, że bardziej skomplikowane rzeczy lepiej robić na miejscu bo wyjdzie taniej, z mniejszą liczbą opóźnień i problemów. Gdy do pracy przyszły nowe osoby, były przerażone odkryciem, jak bardzo chaotyczny wydawał się firmowy plan działania. Ryan Popl, który spędził cztery lata w wojsku, a potem zrobił magistra zarządzania na Harvardzie, rozpoczął pracę na stanowisku dyrektora finansowego, by przygotować firmę do wejścia na giełdę. Po przejrzeniu sprawozdań finansowych na początku swojej kadencji spytał kierownika działu produkcji i oddziałów zagranicznych, jak dokładnie zamierza zrobić ten samochód. Cóż, zdecydujemy się rozpocząć produkcję, a potem stanie się cud, usłyszał Popl. Gdy plotki o problemach z produkcją dotarły do uszu Maska, bardzo zaniepokoił się sposobem, w jaki Eberhard prowadził firmę i wezwał osobę, która miała zająć się tą sytuacją. Jednym z inwestorów Tesli była firma inwestycyjna z Chicago Valor Equity, która specjalizowała się w końcowych poprawkach przedsięwzięć produkcyjnych. Firma była zainteresowana technologią akumulatorów oraz układu napędowego Tesli i przekalkulowała, że nawet jeśli nie udałoby się jej sprzedać wielu wyprodukowanych przez siebie aut, to duzi producenci i tak byliby zainteresowani zakupem jej własności intelektualnej. Aby chronić swoją inwestycję, Valor wysłała swojego dyrektora naczelnego oddziałów zagranicznych, który szybko doszedł do przerażających wniosków. Watkins jest Brytyjczykiem z dyplomami z robotyki przemysłowej oraz inżynierii elektrycznej i reputacją faceta, któremu żaden problem nie jest straszny. Przykładowo, podczas pracy w Szwajcarii, znalazł sposób, aby obejść sztywne prawo ograniczające godziny pracy, dzięki automatyzacji w fabryce tłoczenia metali, przez co mogła działać całą dobę, a nie tylko szesnaście godzin dziennie, jak fabryki konkurencji. Watkins znany jest również z tego, że wiąże włosy w kucyk, za pomocą czarnej frotki nosi czarną skórzaną kurtkę i saszetkę na pasku. W saszetce trzyma paszport, książeczkę czekową, słuchawki, krem przeciwsłoneczny, jedzenie i kilka innych drobiazgów pierwszej potrzeby. Noszę w niej rzeczy niezbędne mi na co dzień do przeżycia, powiedział Watkins. Jeśli oddalę się od niej na trzy metry, wyczuwam ją. Odrobinę ekscentryczny spędził kilka tygodni rozmawiając z pracownikami i skrupulatnie analizując każde ogniwo łańcucha dostaw firmy, aby zrozumieć, ile kosztowała produkcja roadstera. Tesla wykonała przyzwoitą robotę, obniżając koszty pracy. Zatrudniano dzieciaki prosto po Stanford za 45 tysięcy dolarów rocznie zamiast doświadczonych pracowników, którzy nie chcieliby tak chorować choćby i za 120 tysięcy. Jednak w kwestii sprzętu i materiałów firma okazała się horrorem spod znaku radosnych wydatków. Nikt nie lubił używać firmowego programu śledzącego zestawienie materiałowe, więc część osób to robiła, a niektóre wcale. Ci, którzy go używali, Często popełniali ogromne błędy. Bazując na kosztach części z prototypowych aut, szacowali, ile zniżki otrzymaliby przy zakupie hurtowym, zamiast negocjować realną cenę. W pewnym momencie, według programu, każdy roadster kosztowałby około 68 tysięcy dolarów, a więc firma zarabiałaby 30 tysięcy na sztuce. Wszyscy wiedzieli, że te liczby były niewłaściwe, ale i tak przedstawiono je zarządowi. Mniej więcej w połowie 2007 roku Watkins przedstawił maskowi swoje ustalenia. Musk był przygotowany na duże liczby, ale był również pewny, że cena samochodu będzie maleć w miarę dopracowywania procesu produkcyjnego i zwiększania sprzedaży. Właśnie wtedy Tim przekazał mi naprawdę złe informacje, wspominał Musk. Wyglądało na to, że produkcja jednego roadstera miała kosztować nawet do dwustu tysięcy dolarów, a firma planowała je sprzedawać za zaledwie około osiemdziesiąt pięć tysięcy. Nawet gdyby produkcja ruszyła pełną parą, koszt wynosiłby około sto siedemdziesiąt tysięcy dolarów, czy coś podobnie wariackiego, powiedział. Oczywiście to nie miało wtedy znaczenia, bo mniej więcej trzydzieści procent tych samochodów była równie sprawna, co pieprzone szroty. Eberhard poczynił starania, żeby wyciągnąć swój zespół z tego bagna. Poszedł na przemówienie sławnego inwestora z branży technologii przyjaznych środowisku, Johna Dora, który zadeklarował poświęcenie swojego czasu i pieniędzy na ratowanie Ziemi przed globalnym ociepleniem, bo uważał, że jest to winien swoim dzieciom. Eberhard szybko wrócił do firmy i zaprezentował podobną przemowę. Przed około setką pracowników wyświetlił zdjęcie swojej córki na projektorze na ścianie głównego warsztatu. Zapytał inżynierów, dlaczego to zrobił. Jeden z nich zgadł, że ludzie tacy jak córka szefa będą jeździć tym samochodem. On odparł: Nie. Budujemy to auto, ponieważ zanim ona dorośnie i zrobi prawo jazdy, będzie uważać samochód za coś zupełnie innego niż my dziś. Tak samo jak nie myślimy dziś o telefonie jak o czymś wiszącym na ścianie z kablem i słuchawką. Ta przyszłość zależy od was. Eberhard podziękował następnie niektórym kluczowym inżynierom i docenił publicznie ich wysiłki. Wielu z nich regularnie pracowało po nocach, a wystąpienie szefa podbudowało morale. "Przepracowywaliśmy się tam do granic wyczerpania", powiedział David Vespremi, były rzecznik Tesli. Aż nastąpił ten przełomowy moment, gdy uświadomiono nam, że budowa auta nie miała na celu wejścia na giełdę ani sprzedaży go kilku bogatym typkom, ale zmianę myślenia o tym, czym w ogóle jest samochód. Te małe zwycięstwa niestety nie wystarczyły, aby przezwyciężyć panujące wśród inżynierów poczucie, że Eberhard wyczerpał swój dyrektorski potencjał. Weterani zawsze podziwiali jego pomysły inżynierskie i wciąż to robią. To jemu firma zawdzięcza swój kultowy status w branży technologicznej. Niestety inne sfery działalności zostały pominięte, a ludzie wątpili w to, że Eberhardt jest w stanie poradzić sobie z przeprowadzeniem firmy z fazy badań i rozwoju do etapu produkcji. Absurdalne koszty, trudności ze skrzynią biegów, dostawcy. Te problemy ciągnęły firmę na dno. A gdy zaczęły się kłopoty z dotrzymaniem dat dostawy, wielu z wcześniejszych entuzjastycznych klientów, którzy dokonali ogromnych zaliczek, odwróciło się od Tesli i Eberharda. Sprawa była przesądzona, powiedział Lyons. Wszyscy wiedzieli, że założyciel firmy niekoniecznie musi być odpowiednią osobą, by nią kierować na dłuższą metę, a jeśli tak się dzieje, nie jest to łatwe. Eberhard i Musk toczyli przez kilka lat boje nad niektórymi kwestiami projektowymi dotyczącymi samochodu, ale w pozostałych sprawach dogadywali się dobrze. Żaden nie denerwował się na drugiego i z pewnością dzielili wspólną wizję w zakresie technologii akumulatorów oraz jej znaczenia dla świata. Ich relacja nie mogła jednak przetrwać kosztów produkcji Roadstera, jakie ujawnił Watkins. Dla Maska to wyglądało jakby Eberhardt potwornie niewłaściwie zarządzał firmą, pozwalając na tak ogromny wzrost cen części. Co więcej, w opinii Maska, Eberhardt zataił powagę sytuacji przed zarządem. W czasie podróży na przemówienie, jakie miał wygłosić przed Motor Press Guild w Los Angeles, Eberhardt odebrał telefon od Maska i w trakcie krótkiej, nieprzyjemnej rozmowy Dowiedział się, że nie będzie dłużej pełnił funkcji dyrektora generalnego w swojej firmie. W sierpniu 2007 roku zarząd Tesli zdegradował Eberharda do stanowiska dyrektora działu technologii, co jedynie pogłębiło problemy. Martin był strasznie rozgoryczony i uciążliwy. Wspominał Strobel. Pamiętam, że biegał po biurze i siał ferment gdy tymczasem my próbowaliśmy skończyć samochód przy topniejących funduszach, a wszystko stało na ostrzu noża. Eberhard widział to inaczej. Inni pracownicy narzucili mu niepewne oprogramowanie finansowe, które wcale nie ułatwiało precyzyjnego szacowania kosztów. Twierdził, że opóźnienia i galopujące wydatki były częściowo winą żądań innych członków zespołu kierowniczego, a on był szczery z zarządem w kwestii problemów. Co więcej, uważał, że Watkins przejaskrawił sytuację, rysując ją na jego niekorzyść. Startupy w Dolinie Krzemowej traktują kompletny chaos jako standardową procedurę operacyjną. A Valor nawykł do pracy ze starszymi firmami, tłumaczył Eberhard. Oni nie byli przyzwyczajeni do chaosu. To był chaos startupu. Eberhard prosił wcześniej zarząd firmy o zastąpienie go kimś z większym doświadczeniem w sferze produkcji. Po kilku miesiącach Eberhard nadal chodził w kurzony. Wielu pracowników Tesli czuło się niczym dzieci w trakcie sprawy rozwodowej, które muszą wybrać rodzica Eberharda lub maska. Do grudnia sytuacja zrobiła się nie do wytrzymania, a dawny założyciel opuścił firmę. W oświadczeniu napisano, że otrzymał propozycję stanowiska doradczego, ale odmówił Nie jestem obecnie związany z firmą Tesla Motors ani jako członek zarządu, ani jako jej pracownik, pisał w oświadczeniu. Nie jestem zadowolony ze sposobu, w jakim mnie potraktowano. Musk wysłał notkę do gazety Doliny Krzemowej, w której pisał Przykro mi, że do tego doszło i chciałbym tego uniknąć. Powodem nie były różnice charakterów, ponieważ decyzja o zatrzymaniu Martina na stanowisku doradczym zapadła w zarządzie jednomyślnie. Tesla boryka się z problemami operacyjnymi, które wymagają rozwiązania, i jeśli zarząd widziałby dla Martina jakiś sposób na bycie jego częścią, to wciąż byłby pracownikiem firmy. Te oświadczenia stały się początkiem publicznej wojny, która miała ciągnąć się między dwoma mężczyznami przez lata i w wielu sferach trwa do dziś. Do końca roku 2007 problemy w Tesli nawarstwiały się. Nadwozie z włókna węglowego, choć wyglądało świetnie, okazało się być niezwykle kłopotliwe w malowaniu i firma odrzuciła szereg wykonawców, zanim znalazła takiego, który poradził sobie z wyzwaniem. Zdarzały się błędy w akumulatorze. W silniku od czasu do czasu pojawiały się zwarcia. Panele miały widoczne luki. Firma musiała także pogodzić się z tym, że nie ma mowy o dwubiegowej skrzyni. Aby zaś roadster mógł osiągnąć swoją imponującą prędkość od zera do setki, dzięki skrzyni z pojedynczym biegiem, inżynierowie musieli przeprojektować silnik i przetwornik oraz trochę odchudzić całość. Właściwie musieliśmy zrobić całkowite wznowienie, powiedział Musk. To było straszne. Po usunięciu Eberharda zarząd powołał jako okresowego szefa firmy Michaela Marksa. Marks kierował wcześniej Flextronics, ogromnym dostawcą elektroniki, i miał duże doświadczenie w zakresie produkcji oraz problemów logistycznych. Rozpoczął pracę od przepytania różnych grup pracowników, aby zrozumieć ich problemy i nadać priorytety kłopotom nękającym roadstera. Wdrożył także kilka podstawowych zasad, jak upewnianie się, że wszyscy przychodzą do pracy równocześnie, żeby ustanowić punkt dla oceny początkowej produktywności, co było trudną prośbą w nieformalnej kulturze pracy Doliny Krzemowej. Wszystkie te kroki były częścią listy Marksa. Dziesięciopunktowego, studniowego planu, który miał na celu eliminację wszystkich usterek akumulatorów, zmniejszenie luk między elementami nadwozia poniżej 40 mm i ustalenie określonej liczby rezerwacji. Martin nie dawał sobie rady, i brakowało mu dyscypliny kluczowej dla kierownika powiedział Strobel przyszedł Michael oszacował Beisel i przepuścił całe pieprzenie przez filtr nie miał w tym osobistych celów i mógł powiedzieć nie obchodzi mnie co ty myślisz albo co myśli tamten gość to powinniśmy zrobić przez jakiś czas strategia Marksa sprawdzała się a inżynierowie w Tesli znów mogli skupić się na budowaniu roadstera zamiast na polityce wewnętrznej Aż do momentu, gdy jego wizja firmy zaczęła różnić się od tej, jaką wyznawał Musk. Do tego czasu Tesla przeniosła się do większego budynku przy 1050 Bing Street w San Carlos. Pozwoliło to przejąć pracę nad akumulatorami oraz część produkcji roadstera, łagodząc problemy łańcucha dostaw. Firma dojrzewała jako producent z branży motoryzacyjnej, choć szalona osobowość startupu. Miała się nadal doskonale. Pewnego dnia w trakcie przechadzki po fabryce Marks zauważył Smarta, marki Daimler na podnośniku. Mask i Strobel pracowali nad niewielkim projektem pobocznym, którego celem było sprawdzenie, jak wyglądałby smart jako auto elektryczne. Michael nic o tym nie wiedział, więc zdenerwował się i wybuchnął. Kto tu jest właściwie dyrektorem generalnym? Wspominał Lyons. Praca nad smartem doprowadziła ostatecznie do wykupu 10% akcji Tesli przez Daimlera. Zamiarem Marksa były próby uczynienia z Tesli zasobu, który można byłoby sprzedać większej firmie z branży. To był doskonały, rozsądny plan. Podczas kierowania Flextronics przewidział on stworzenie ogromnego, globalnego łańcucha dostaw i znał trudności produkcji na małą skalę. Tesla musiała jawić mu się jako firma na granicy beznadziejności. Nie była w stanie porządnie wyprodukować jedynego produktu. Pieniądze i terminy uciekały bokiem, a w dodatku jej inżynierowie prowadzili sobie eksperymenty na boku. Postaranie się, aby Tesla wyglądała jak najlepiej dla potencjalnego nabywcy, wydawało się najrozsądniejszym wyjściem z sytuacji. Praktycznie w każdym innym przypadku Marksowi dziękowano by za jego stanowczy plan działań i za uratowanie inwestorów przed ogromnymi stratami. Ale Maska nie interesowało odpicowanie Tesli dla tego, kto da najwięcej. Założył tę firmę, aby zmienić oblicze branży motoryzacyjnej i odmienić myślenie ludzi na temat aut elektrycznych. Zamiast przyjąć modną w Dolinie Krzemowej strategię obracania się w kierunku nowego pomysłu lub planu, Mask zagłębił się w istniejącą sytuację. Produkt był opóźniony, przeszacowany i wszystko było nie tak. Ale Elon nie chciał nawet słyszeć ani o sprzedaży firmy, ani o utracie kontroli poprzez zawarcie partnerstwa, wyjaśniał Strobel. Zdecydował się więc podwoić stawkę. 3 grudnia 2007 roku zewdoli zastąpił Marksa na stanowisku dyrektora generalnego. Drori zdobył doświadczenie w Dolinie Krzemowej, zakładając firmę produkującą pamięć do komputerów, którą potem sprzedał producentowi chipów Advanced Micro Devices. Drori nie był pierwszym wyborem maska. Osoba z góry listy odrzuciła ofertę, ponieważ nie chciała przeprowadzać się ze wschodniego wybrzeża. A jego wybór nie spotkał się ze zbytnim entuzjazmem ze strony pracowników Tesli. Drori był ledwie jakiejś półtorej dekady starszy od najmłodszego pracownika w firmie i w żaden sposób nie był z nią zjednoczony więzami trudów oraz cierpienia. Postrzegano go raczej jako wykonawcę życzeń maska niż kierującego firmą niezależnego dyrektora generalnego. Tymczasem Musk zaczął prowadzić działania publiczne w celu złagodzenia kiepskiej opinii w mediach na temat firmy. Publikował oświadczenia i udzielał wywiadów, w których obiecywał, że Roadster trafi do klientów na początku 2008 roku. Zaczął opowiadać o samochodzie o nazwie roboczej White Star. Roadster nosił nazwę Dark Star, który miał być sedanem w cenie około 50 tysięcy dolarów, a także o budowie nowej fabryki, w której miał powstać. A w związku z niedawnymi zmianami kierownictwa, nadeszła pora na pewne zobowiązania dotyczące planów Tesla Motors. Pisał na blogu. Przekaz na najbliższy okres jest prosty i jednoznaczny. W kolejnym roku wyprodukujemy wspaniałe sportowe auto, które pokochają klienci. Moje auto o numerze identyfikacyjnym. VinOne zjechało już z linii produkcyjnej w Wielkiej Brytanii i trwają ostateczne przygotowania do jego dostarczenia. Firma zorganizowała serię spotkań z klientami w miejskim ratuszu, gdzie próbowano otwarcie wyjaśnić wszystkie problemy, a także rozpoczęła budowę salonów wystawowych dla swojego auta. Vince Solito, były członek zarządu Paypala, odwiedził salon w Menlo Park gdzie Mask narzekał na problemy wizerunkowe, ale z drugiej strony był wyraźnie pod wrażeniem powstającego w firmie produktu. Jego zachowanie zmieniło się w momencie, gdy przeszliśmy do wystawy silnika, wspominał solito. Ubrany w skórzaną kurtkę i luźne spodnie, Mask zaczął opowiadać o właściwościach silnika, a potem odstawił pokaz godny siłacza z wesołego miasteczka, podnosząc do góry 45-kilogramową kupę metalu. Podnosi to żelastwo i ściska w dłoniach, opowiadał Solito. Trzyma je, zaczyna się trząść, a na jego czole pojawiają się krople potu. To nie była raczej demonstracja siły, ile piękna produktu. I choć klienci narzekali poważnie na opóźnienie, wyczuwali pasję maska i podzielali jego entuzjazm wobec produktu. Zaledwie garstka zażyczyła sobie zwrotu wpłaconych z góry pieniędzy. Pracownicy Tesli wkrótce zaczęli doświadczać takich samych sytuacji, z jakimi ich koledzy ze SpaceX borykali się od lat. Gdy pojawiały się problemy w rodzaju wadliwych paneli roadstera, Musk zajmował się tym osobiście. Leciał do Anglii swoim odrzutowcem po zakup nowego sprzętu produkcyjnego, a potem sam dostarczał go do fabryki we Francji, żeby upewnić się, że terminy nie zostaną przekroczone. Minęły także dni, w których ludzie dwuznacznie podchodzili do kosztów produkcji roadstera. Ilon wściekł się i powiedział, że wdrożymy ten ostry program redukcji kosztów. Powiedział Popl. Wygłosił przemówienie, w którym powiedział, że będzie pracował w weekendy i spał na biurku, aż doprowadzi sprawy do końca. Ktoś wyłamał się i argumentował, że wszyscy ciężko pracowali nad ukończeniem auta, więc chcieli w końcu wziąć wolne, żeby zobaczyć się z rodzinami. Ilon na to. Będą mieli dużo czasu dla swoich rodzin, gdy splajtujemy. Zamurowało mnie, ale zrozumiałem, co miał na myśli. Dorastałem w kulturze wojskowej, więc wiedziałem, że trzeba po prostu realizować wytyczne. Od pracowników zażądano, żeby w każdy czwartek o siódmej rano spotykali się na zestawienia materiałowe. Musieli znać koszty każdej części i mieć przekonywający plan, jak zdobyć je taniej. Jeśli silnik kosztował pół tysiąca od sztuki na koniec grudnia, do kwietnia mask chciał tę kwotę obniżyć do trzech 3800 dolarów. Koszty przedstawiano na wykresach i analizowano. Jeśli się nie sprawdzałeś, czekało cię prawdziwe piekło, wspominał Popl. Wszystko było widać jak na dłoni, a ludzie tracili pracę, gdy nie wykonali planu. Ilon ma umysł, który przypomina kalkulator. Jeśli na projektor wrzucisz liczbę, która nie ma sensu, on to wychwyci. Zawsze dostrzega szczegóły. Popl uważał jego styl kierowania za agresywny, ale podobało mu się, że słuchał dobrze argumentowanego, analitycznego punktu widzenia i często zmieniał zdanie, jeśli otrzymał ku temu dostatecznie dobry powód. Niektórzy uważali Ilona za zbyt ostrego, narwanego, albo autokratycznego, dodawał ale to były trudne czasy i wiedzieli o tym ci z nas, którzy byli blisko rzeczywistych operacyjnych działań firmy. Doceniałem to, że nie miał w zwyczaju przekłamywać rzeczywistości. Na froncie marketingowym Musk przeprowadzał codzienne poszukiwania informacji na temat firmy. Jeśli znalazł niekorzystny artykuł, zlecał komuś, by to naprawił, Mimo faktu, że osoby odpowiedzialne za kształtowanie wizerunku Tesli niewiele mogły zrobić, by ugłaskać reporterów. Gdy jeden z pracowników nie przyszedł na imprezę związaną z narodzinami dziecka Maska, ten odpowiedział wściekłym e-mailem. To żadna wymówka. Jestem głęboko rozczarowany. Powinieneś przemyśleć swoje priorytety. Zmieniamy świat i piszemy na nowo historię, a ty albo okazujesz swoje oddanie sprawie, albo nie. Marketingowców, którzy robili błędy gramatyczne w e-mailach, zwalniano. Podobnie jak ludzi, którzy nie dokonali niczego wspaniałego w ostatnich czasach. On potrafi być czasami okropnie przerażający, ale nie rozumie tak do końca, jak bardzo narzuca innym swoje zdanie, powiedział jeden z byłych członków zarządu. Na spotkaniach zakładaliśmy się czasem, kto tym razem oberwie po głowie. Jeśli powiedziałeś, że twój wybór był powodowany faktem, że tak się Zawsze postępowało, od razu wywalał cię ze spotkania. Mówił wtedy: nigdy więcej nie chcę słyszeć czegoś takiego. Będziemy tu zapierdalać i robota na półgwizdka nie będzie tolerowana. On cię po prostu niszczy, a jeśli to przetrwasz, wtedy ocenia, czy może ci zaufać. Musi zrozumieć, czy jesteś tak samo szalony jak on sam. Ten etos pracy istniał w całej firmie i wszyscy szybko zrozumieli, że z maskiem nie ma żartów. Strobel, mimo że czasem trafiał pod ostrze krytyki, powitał trudną obecność maska. Pięć ostatnich lat było dla niego przyjemną charówką. Zmienił się z cichego, zdolnego inżyniera, który przemykał się po fabryce Tesli z głową skrytą w ramionach, w najbardziej kluczowego członka zespołu technicznego. Wiedział więcej o akumulatorach oraz elektrycznym układzie napędowym niż ktokolwiek inny w firmie służył też za pośrednika między pracownikami i maskiem. Jego zdolności inżynierskie i etyka pracy zyskały mu szacunek szefa, a ponadto przekonał się, że potrafi mu przekazywać trudne wiadomości w imieniu kolegów. Przez kolejne lata miał okazać się idealną osobą do sprawdzania, w jakim stanie znajduje się ego maska danego dnia już w drzwiach jego gabinetu. Jednak teraz znaczenie miało jedynie umieszczenie na rynku roadstera i jego następcy, sedana, oraz spopularyzowanie elektrycznych aut, a Musk wydawał się do tego idealną osobą. Pozostali pracownicy świetnie bawili się, czerpiąc emocje z wyzwań inżynieryjnych przez ostatnie pół dekady, ale teraz byli wypaleni do granic. Wright nie wierzył, że elektryczne auto dla Mas trafi kiedykolwiek na rynek odszedł i założył własną firmę, która miała produkować elektryczne ciężarówki dostawcze. Berdiczewski był kluczowym, wszechstronnym, młodym inżynierem przez długie lata istnienia firmy. Teraz, gdy firma zatrudniała około trzystu osób, czuł się mniej efektywny i niezbyt podobał mu się pomysł kolejnych pięciu lat charówki nad wprowadzeniem na rynek Sedana. Odszedł z Tesli, zrobił kilka dyplomów na Stanfordzie, i współzałożył startup, który zbudował rewolucyjny akumulator do zasilania auto elektrycznego. Bez Eberharda, Tarpeningowi nie pracowało się w firmie zbyt przyjemnie. Nie dogadywał się z Drorim i niespecjalnie widział się w sytuacji, w której oddaje swoją duszę przy próbach powołania do życia sedana. Dłużej został Lyons, co wydaje się pomniejszym cudem. Przy kilku sytuacjach kierował rozwojem większości kluczowej technologii Roadstera, w tym akumulatorów, silnika, energoelektroniki oraz owszem skrzyni biegów. Oznaczało to, że przez około pięć lat Lyons był jednym z najzdolniejszych pracowników Tesli, wyciągającym firmę z dołka, a jednak wciąż w niełasce z powodu swoich zadań kierowniczych. Musiał znosić niektóre barwne tyrady maska skierowane do niego lub też do nierzetelnych dostawców, które zawierały teksty o obcinaniu jaj i inne brutalne lub seksualne epitety. Oglądał też wyczerpanego, zestresowanego Ilona, wypluwającego kawę na drugi koniec sali konferencyjnej, ponieważ była zimna, a potem żądającego od pracowników cięższej, bardziej efektywnej pracy z mniejszą ilością pomyłek. Podobnie jak inni, którym dane było dostąpić zaszczytu oglądania tych wystąpień, Lając nie miał złudzeń co do charakteru szefa, choć żywił największy szacunek dla jego wizji i pragnień wcielenia jej w życie. Praca dla Tesli przypominała bycie Kercem w czasie apokalipsy. Wspominał. Nie przejmujcie się metodami ani zdrowym rozsądkiem. Po prostu róbcie swoje. Wszystko wychodzi od Ilona. On słucha zadaje właściwe pytania, działa szybko i dociera do sedna sprawy. Firma mogła przetrwać utratę części pracowników. Silna marka umożliwiła jej rekrutowanie najlepszych talentów, w tym ludzi z dużych firm motoryzacyjnych, którzy potrafili radzić sobie z końcowymi problemami blokującymi roadstera przed trafieniem do klientów. Największa trudność Tesli nie wiązała się jednak z wysiłkiem, inżynierią ani sprytnym marketingiem. Na początku 2008 roku firma stała u progu bankructwa. Roadster pochłonął około 140 milionów dolarów, znacznie powyżej początkowych 25 milionów, na jakiego oszacowano w biznesplanie z 2004 roku. W normalnych okolicznościach Tesla prawdopodobnie zrobiła dość, by zebrać więcej funduszy. Duzi amerykańscy producenci zbliżali się do granicy bankructwa w środku największego krachu finansowego od czasu wielkiego kryzysu. Pośrodku tego wszystkiego Musk musiał przekonać inwestorów, żeby wyskrobali jeszcze dziesiątki dodatkowych milionów dolarów, a ci z kolei musieli udać się do swoich akcjonariuszy, aby wytłumaczyć im powody takiej decyzji. Zgodnie ze słowami Muska: Spróbujcie wyobrazić sobie tłumaczenie inwestycji w firmę produkującą elektryczne samochody, gdy wszystko, co o niej piszą, przemawia za tym, że to gówno skazane na porażkę, a poza tym mamy recesję i nikt nie kupuje samochodów. Jedyne, co Musk musiał zrobić, aby wydostać firmę z tego impasu, to stracić całą swoją fortunę i znaleźć się na skraju załamania nerwowego. Ból, cierpienie i przetrwanie. W trakcie przygotowania do rozpoczęcia zdjęć do Iron Mana na początku 2007 roku, reżyser John Favreau wynajął należący poprzednio do Hughes Aircraft Kompleks w Los Angeles, który około 8 lat wcześniej rozpoczął budować dla swojej firmy z branży lotniczej i obronnej Howard Hughes. Placówka liczyła kilka połączonych ze sobą hangarów i służyła za biuro produkcji na potrzeby filmu. Zapewniała również Robertowi Downeyowi Juniorowi, który miał wcielić się w Iron Ironmana, oraz jego ludzkiego twórcę, Tonego Starka, nieustanny dopływ inspiracji. Downey czuł nostalgię, patrząc na jeden z większych hangarów, który popadł w ruinę. Jeszcze niedawno ten budynek był kolebką wielkich pomysłów wielkiego człowieka, który wstrząsał wpływowymi branżami i robił rzeczy całkowicie po swojemu. Downey słyszał plotki o podobnym do Hughesa człowieku, Ilonie Masku, który zbudował swój własny współczesny kompleks fabryk ledwie kilkanaście kilometrów dalej. Zamiast próbować wyobrażać sobie, jakie życie wiódłby Hughes, Downey mógł przecież przekonać się o tym na własną rękę. W marcu 2007 roku wybrał się do siedziby SpaceX w El Segundo, gdzie Musk zafundował mu osobistą wycieczkę z przewodnikiem. — Niełatwo zrobić na mnie wrażenie, ale to miejsce i tamten facet byli niesamowici — przyznał dawni. Dla niego siedziba SpaceX wyglądała jak wielki, egzotyczny sklep z narzędziami. Gorliwi pracownicy krzątali się i grzebali przy maszynach. Młodzi inżynierowie w białych koszulach współpracowali z pracownikami linii montażowej i zdawały się nimi kierować te same szczere emocje związane z pracą. To miejsce wydawało się radykalnym startupem, powiedział Dauni. Po pierwszej wycieczce aktor wrócił zadowolony, że budowane plany zdjęciowe w fabryce Hewusa mają wiele wspólnego z fabryką SpaceX. Nie czuło się rozbieżności, podkreślił. Zostawiając na boku otoczenie, dał naprawdę pragnął zajrzeć w głąb psychiki Maska. Mężczyźni spacerowali, siedzieli w biurze Maska i zjedli razem lunch. Aktor docenił, że miliarder nie był śmierdzącym, niespokojnym dziwakiem od klepania kodu. Wychwycił jego przystępne obsesje i poczucie, że był bezpretensjonalnym facetem potrafiącym pracować obok swoich podwładnych. Zarówno on Jaki Tony Stark, byli zdaniem aktora z rodzaju tych, którzy chwytali ideę i żyli nią, poświęcając się dla niej, i nie mieli zamiaru tracić ani chwili. Po powrocie do biura produkcji, Downie poprosił, żeby Favreau umieścił Roadstera w warsztacie Starka. Z pozoru miał symbolizować styl i kontakty bohatera, który uzyskał auto zanim nawet trafiło do sprzedaży. Na głębszym poziomie miało stać się najbliższym przedmiotem stojącym przy biurku starka, tworząc rodzaj więzi między aktorem, postacią i maskiem. Po spotkaniu z Ilonem poczułem, jakby był obecny w warsztacie, powiedział Dawni. Stali się rówieśnikami. Ilon był kimś, z kim Tony prawdopodobnie kumplowałby się i imprezował, z kim jeździłby na jakieś szalone wędrówki po dżungli, żeby pić mikstury z szamanami. Po premierze Ironmana Favreau zaczął zachwalać udział maska jako inspirację dla postaci tonego starka. Na wielu poziomach było to nadużycie. Mask nie jest raczej typem faceta, który popija Szkocką z tyłu Hamwi, jadąc w konwoju wojskowym po Afganistanie. Jednak prasa łyknęła to porównanie, a mask wypłynął na forum publicznym. Ludzie, którzy dotychczas kojarzyli go raczej jako gościa od Paypala, Zaczęli oni myśleć jako o bogatym, ekscentrycznym biznesmenie stojącym za SpaceX i Tesla. Maskowi podobał się ten nagły zastrzyk sławy. Łechtał jego ego i zapewniał dobrą zabawę. Wraz z Justin kupili dom w Bel Air, gdzie po jednej stronie sąsiadowali z producentem muzycznym Quincy Jonesem, a po drugiej stronie niesławnym twórcą serii filmów Girls Gone Wild. Joe Francisem. Po rozwiązaniu konfliktów z częścią dawnego zarządu PayPal'a, Musk wyprodukował film Dziękujemy za palenie i wykorzystał w nim swój odrzutowiec. Chociaż nie był zapalonym imprezowiczem, angażował się w nocne życie Hollywood oraz udzielał się na scenie społecznej. Tam ciągle chodziło się na jakieś imprezy. Wspominał bliski przyjaciel Muska, Bill Lee. Elon miał dwóch quasi celebrytów za sąsiadów. Nasi przyjaciele kręcili firmy, a przez to połączenie dwóch światów ciągle było gdzie pójść i co robić. W jednym z wywiadów Musk wyliczył, że był w dziesięciu procentach playboyem i w dziewięćdziesięciu procentach inżynierem. Zatrudnialiśmy pięcioosobowy personel domowy. W trakcie dnia nasz dom zmieniał się w drugie miejsce pracy, pisała Justin w artykule. Chodziliśmy na półoficjalne spotkania z inwestorami i dostawaliśmy najlepsze stoliki w hollywoodzkich nocnych klubach dla śmietanki, gdzie obok nas bawili się Paris Hilton czy Leonardo DiCaprio. Byliśmy na weselu współzałożyciela Google, Larego Page'a, na prywatnej wyspie Richarda Bransona na Karaibach, imprezując razem z Johnem Cusackiem i patrząc, jak Bono pozuje w gronie pięknych kobiet przed namiotem recepcji. Justin wydawała się rozsmakowana w ich statusie jeszcze bardziej od męża. Jako pisarka powieści fantazy prowadziła blok, w którym opisywała życie rodzinne pary oraz ich przygody towarzyskie. W jednym z wpisów cytowała wypowiedź męża, zgodnie z którą wolałby pójść do łóżka z Weroniką niż z Betty z komiksu Archie, a także, że czasem chciałby odwiedzić Czaka i Chiza. W innym pisała o spotkaniu z Leonardo DiCaprio w klubie i o tym, jak aktor błagał o darmowego roadstera, którego mu odmówili. Justina dała przezwiska często przewijającym się przez jej wpisy osobom, więc Bill Lee jako właściciel hotelu na Dominikanie został Bilem hotelarzem, a Joe Francis niesławnym sąsiadem. Trudno wyobrazić sobie kogoś tak skrytego jak Mask zadającego się z kimś tak ostentacyjnym jak Francis, ale mężczyźni dogadywali się dobrze. Mask odwiedził park rozrywki Francisa, przejęty z okazji urodzin, a potem skończył na imprezie w domu sąsiada. Justin napisała. I był tam przez chwilę, ale uznał to za trochę obciachowe. Był na kilku imprezach w domu NS, i zawsze czuł się zażenowany, bo ciągle wydaje się, że tam jest pełno wstrętnych gości polujących na panienki, a ja nie chcę być brany za kogoś takiego. Jednak gdy Francis był gotowy na zakup roadstera, zatrzymał się przed domem sąsiadów i przekazał żółtą kopertę ze stoma tysiącami dolarów w gotówce. Przez pewien czas blok dostarczał unikalnego wglądu w życie niezwykłego dyrektora generalnego. Mask wydawał się czarujący. Czytelnicy mogli się dowiedzieć, że kupił żonie dziewiętnastowieczne wydanie Dumy i Uprzedzenia, że przyjaciele przezywali go Ilonius. Ponadto mogli przeczytać, że lubił zakładać się o dolara o różne rzeczy, na przykład, czy można złapać opryszczkę na wielkiej rafie koralowej, lub czy da się utrzymać dwa widelce na wykałaczce, o ile wiedział, że wygra. Justin raz opowiedziała historię o podróży męża na wyspę Necker na brytyjskich wyspach dziewiczych, gdzie imprezował z Tonym Blairem i Richardem Bransonem. Później w prasie pojawiło się zdjęcie trzech mężczyzn, na którym Mask miał nieobecne spojrzenie. To był i, zawieszony na jakimś rakietowym problemie, jak sądzę, właśnie odebrał jakiś kłopotliwy, związany z pracą e-mail, i ewidentnie nie zdawał sobie sprawy z faktu bycia fotografowanym pisała to również powód dla którego tak się dobrze bawię sik na zdjęciu widzicie dokładnie takiego samego faceta którego na przykład spotkałam wczoraj wieczorem w drodze do łazienki stojącego w holu z założonymi rękoma i zmarszczonymi brwiami justin wpuszczająca cały świat do łazienki masków powinna być ostrzeżeniem Blok miał wkrótce zmienić się w najgorszy koszmar jej męża. Prasa od bardzo dawna nie spotkała nikogo takiego jak Mask. Sława internetowego milionera miała się dobrze, błyszcząc jasno dzięki trwającemu sukcesowi Paypala. Oferował również element tajemnicy. Miał dziwaczne nazwisko. Chętnie wydawał ogromne sumy na statki kosmiczne i samochody elektryczne, co wydawało się kombinacją śmiałości, ekstrawagancji, i wręcz oszołomienia. Ilona Maska nazywano w połowie Playboyem, a w połowie kosmicznym Kowbojem, czemu w dużej mierze przysłużyła się kolekcja samochodów, do której należały Porsche 911 Turbo, Jaguar E-Type z 1967 roku, Haman BMW M5 oraz wspomniany wcześniej McLaren F1, którym rozwijał niemal 350 km na godzinę na prywatnym pasie startowym donosił brytyjski reporter w 2007 roku. Był też wojskowy odrzutowiec L39, który sprzedał po tym jak został ojcem. Prasa podchwyciła fakt, że Musk lubił mówić o wielkich planach, a potem z trudnością dotrzymywał obietnic, ale jakoś się tym nie przejmowali. Plany były o wiele większe niż to, czym zajmowali się inni, więc reporterzy dawali Maskowi pole manewru. Tesla została pupilkiem blogerów z Doliny Krzemowej, którzy śledzili każdy jej ruch i z zapartym tchem publikowali nowe informacje. W podobnym stylu reporterzy piszący o SpaceX byli niezmiernie uradowani, że młoda i waleczna firma przybyła, by przyszpilić Boeinga i Lockheed'a, a także w znacznym stopniu NASA. Mask musiał teraz jedynie wprowadzić w końcu te wspaniałe, finansowane przez siebie projekty na rynek. Choć show dla opinii publicznej i prasy szedł maskowi bardzo dobrze, to zaczynał się naprawdę martwić o swoje firmy. Druga próba startu rakiety SpaceX nie powiodła się, a doniesienia z Tesli były coraz gorsze. Musk rozpoczynał obydwie przygody z dwustoma milionami na koncie i zdążył już wtopić ponad połowę z niewielkim efektem. Za kolejnymi opóźnieniami z Tesli szły wizerunkowe problemy, a blask maska przygasał. W Dolinie Krzemowej pojawiły się plotki o jego kłopotach finansowych. Reporterzy, którzy jeszcze kilka miesięcy wcześniej rozpływali się w zachwytach, obrócili się przeciwko niemu. New York Times podchwycił problemy ze skrzynią biegów, a serwisy z branży motoryzacyjnej zaczęły narzekać, że Roadster może nigdy nie trafić do klientów. Do końca 2007 roku sprawy przybrały okropny obrót. Blok plotkarski Doliny Krzemowej, Waliwag, szczególnie zainteresował się maskiem. Główny autor tekstów, Owen Thomas, zaczął grzebać w historii zip ZipTu oraz Paypala. I wykorzystał historię usunięcia Maska ze stanowiska dyrektora do podminowania jego powszechnego zaufania jako przedsiębiorcy. Tomas postawił też tezę, że Mask był mistrzem manipulacji, który dużo ryzykował i przegrywał pieniądze innych. To wspaniałe, że Mask zrealizował część swoich dziecięcych marzeń, pisał, ale ryzykuje zniszczenie tych marzeń, odmawiając pogodzenia ich z rzeczywistością. Waliwag umieścił Roadstera Tesli na pierwszym miejscu porażek wśród firm technologicznych w 2007 roku. Nie tylko wizerunek przedsiębiorcy, maska i jego biznes cierpiały. Problemy pojawiły się także w sferze rodzinnej. Pod koniec 2006 roku urodziły się trojaczki: Kai, Damien i Saxon, które dołączyły do swoich dwóch starszych braci, Gryfina i Xaviera. Zgodnie z relacją maska Justin zapadła wówczas na depresję poporodową. Wiosną 2007 roku w naszym małżeństwie pojawiły się poważne problemy, powiedział. Było naprawdę w rozsypce. Justin opisywała na blogu mniej romantycznego męża i czuła, że ludzie traktują ją raczej jak ładną ozdobę u jego boku, która nie miała nic ciekawego do powiedzenia, niż pisarkę równą swojemu mężowi. W trakcie jednej z wypraw na Saint Barts, Maskowie jedli obiad z innymi bogatymi i wpływowymi małżeństwami. Gdy Justin wyraziła swoje poglądy polityczne, jeden z mężczyzn poczynił żartobliwą uwagę na temat jej obstawania przy swojej opinii. I roześmiał się i poklepał mnie po dłoni, tak jak się klepie dziecko. Napisała Justin na blogu od tamtej pory kobieta nakazała, by mąż przedstawiał ją jako publikowaną autorkę, a nie tylko żonę i matkę swoich dzieci. Jaki był tego efekt? Jego sposób postępowania przez resztę wycieczki. Justin chce, żebym wam powiedział, że napisała powieści. Co sprawiło, że ludzie patrzyli na mnie pobłożliwym wzrokiem i traktowali jak urocze dziewczątko, co wcale nie pomogło. Na przełomie 2007 i 2008 roku życie maska stało się jeszcze bardziej skomplikowane. Tesla praktycznie musiała zacząć dużą część produkcji roadstera od początku, a dziesiątki pracowników SpaceX wciąż mieszkało na wyspach Kładżeleń, czekając na kolejny start Falcona. Obydwa przedsięwzięcia wysysały pieniądze skąd maska. Aby zdobyć dodatkową gotówkę, zaczął wyprzedawać kosztowne elementy dobytku. Jak McLarena. Próbował oszczędzać pracownikom prawdy na temat powagi swojej sytuacji finansowej poprzez ciągłe motywowanie ich do jak najlepszej pracy. Równocześnie osobiście nadzorował wszystkie ważne zakupy w obydwu firmach. Przeszkolił także personel w zakresie osiągania właściwych kompromisów między wydawaniem pieniędzy a osiąganiem produktywności. To wydawało się ludziom nowatorskie, ponieważ przywykli do pracy w wielkich firmach, z branży lotniczej i kosmicznej, bazujących na wieloletnich kontraktach rządowych, które nie musiały codziennie walczyć o przetrwanie. Elon zawsze pojawiał się w pracy w niedzielę i rozmawialiśmy na temat jego filozofii biznesowej. Powiedział jeden z pierwszych pracowników SpaceX Kevin Brogan. Mawiał, że wszystkie nasze działania przekładały się na tempo wydawania pieniędzy i że wydawaliśmy 100 tysięcy dolarów dziennie. To był bardzo przedsiębiorczy sposób myślenia, rodem z Doliny Krzemowej, jakiego nie znał żaden z inżynierów z Los Angeles. Czasem nie pozwalał kupić części za dwa tysiące dolarów, bo oczekiwał, że gdzieś uda się ją znaleźć taniej albo wymyślić tańsze rozwiązanie. Innym razem nawet nie mrugnął okiem na pomysł wynajęcia samolotu za dziewięćdziesiąt tysięcy dolarów, żeby przewieźć coś na kłacz, bo dzięki temu można było zaoszczędzić cały dzień pracy, więc było warto. Te potrzeby pilności wyjaśniał oczekiwanymi zyskami w wysokości 10 milionów dolarów dziennie za 10 lat i tłumaczył nam, że każdy dzień opóźnienia w osiągnięciu naszych celów oddala nas od tych pieniędzy. Musk był pochłonięty sprawami Tesli oraz SpaceX, i nie ulega wątpliwości, że to nasiliło napięcia w jego małżeństwie. Para miała sztab opiekunek do pomocy z piątką synów, a on rzadko bywał w domu. Pracował cały tydzień i często dzielił swój czas między Los Angeles i San Francisco, a Justin potrzebowała zmian. W chwilach autorefleksji czuła odrazę, postrzegając siebie jako żonę na pokaz. Pragnęła znów być partnerką dla męża i poczuć odrobinę tej iskry z początków ich związku, zanim życie stało się takie oszałamiające i wymagające. Nie jest też jasne, ile wyjawił mask żonie na temat swojej topniejącej fortuny, gdyż długo utrzymywała, że ukrywał przed nią kwestie finansowe. Jednak niektórzy najbliżsi przyjaciele poznali szczegóły pogarszającej się sytuacji finansowej maska. W pierwszej połowie 2008 roku założyciel i dyrektor generalny Valor Equity Antonio Gracias spotkał się z Maskiem na obiedzie. Gracias był inwestorem Tesli i został jednym z najbliższych przyjaciół i sprzymierzeńców Maska. Widział, że przyjaciel boryka się z problemami dotyczącymi przyszłości. Sprawy skomplikowały się między nim a Justin, ale wciąż byli razem, wspominał Gracias. Podczas tamtego obiadu Elon powiedział wydam na te firmy ostatniego dolara jeśli będziemy musieli przeprowadzić się do piwnicy u moich teściów tak zrobimy możliwość przeprowadzki do rodziców Justin znikła 16 czerwca 2008 roku gdy Musk złożył papiery rozwodowe para nie ujawniła od razu swojej decyzji choć Justin opublikowała na blogu pewne wskazówki pod koniec czerwca, zacytowała wyrwaną z kontekstu wypowiedź Mobiego: Nie ma czegoś takiego jak znana, zrównoważona osoba. Gdyby była zrównoważona, nie zależałoby jej na byciu znaną. W kolejnym wpisie z nieznanych powodów szukała domu razem z Sharon Stone, a kilka wpisów później mówiła o poważnym problemie, z którym obecnie się borykała. We wrześniu napisała swój pierwszy wpis, wprost traktujący o rozwodzie. Przeżyliśmy dobre lata. Pobraliśmy się młodo, byliśmy razem tyle, ile daliśmy radę, a teraz to koniec. Waliwak oczywiście opublikował tekst o rozwodzie i zauważył, że maska widziano z dwudziestokilkuletnią aktorką. Dzięki zainteresowaniu mediów i rozwodowi, Justin mogła pisać o swoim życiu prywatnym w znacznie bardziej wyzwolony sposób. W kolejnych postach opublikowała relacje na temat zakończenia małżeństwa, opinie o obecnej dziewczynie i przyszłej żonie maska, a także odsłoniła kulisy procesu rozwodowego. Po raz pierwszy świat ujrzał głęboko nieprzyjemny wizerunek maska i otrzymał nieco doniesień z pierwszej ręki, aczkolwiek od byłej żony, o jego bezkompromisowym usposobieniu. Teksty mogły być stronnicze, ale zapewniały wgląd w sposób działania maska. Oto jeden z wpisów na temat błyskawicznego przebiegu rozwodu. Rozwód był dla mnie niczym bomba, którą odpalasz wtedy, gdy wszelkie inne opcje zostały wyczerpane. Jeszcze nie zrezygnowałam z mediacji, dlatego nie składałam papierów. Wciąż znajdowaliśmy się na wczesnym etapie terapii małżeńskiej, zaledwie po trzech sesjach. Jednakże Ilon wziął sprawy we własne ręce, jak ma to często w zwyczaju, i postawił mi ultimatum. Albo naprawimy małżeństwo dzisiaj, albo jutro się z tobą rozwiodę. Tamtej nocy i ponownie rano zapytał mnie co chcę zrobić. Empatycznie powiedziałam, że nie byłam gotowa rozpętać piekła rozwodu, więc zasugerowałam, abyśmy oboje wstrzymali się kolejny tydzień. Ilon skinął, dotknął mojej głowy i wyszedł. Kilka godzin później chciałam dokonać zakupu i odkryłam, że unieważnił moje karty kredytowe, a wtedy zrozumiałam, że podjął decyzję o złożeniu pozwu. O czym nie pofatygował się powiadomić mnie bezpośrednio kazał to zrobić komuś innemu. Każde internetowe oświadczenie dotyczące maska wywoływało kolejny kryzys wizerunkowy, który nakładał się na nieskończony ciąg problemów, z jakimi borykały się jego firmy. Wizerunek tworzony przez lata wydawał się upadać wraz z nimi. To był scenariusz katastrofy. Wkrótce jednak mask dorobił się statusu celebryty rozwodnika. Główne serwisy medialne dołączyły do waliuak, śledząc sądowe przepychanki, zwłaszcza walkę Justin o pieniądze. W czasach PayPala podpisała umowę poślubną i obecnie argumentowała, że nie miała wówczas ani czasu, ani powodów do wczytywania się w konsekwencje jej zapisów. We wpisie zatytułowanym Naciągaczka napisała, że walczyła o ugodę, w której otrzymałaby wspólny dom, alimenty dla siebie i dla dzieci, sześć milionów dolarów w gotówce, 10% procent udziałów w Tesli męża oraz 5% procent jego udziałów w SpaceX i Roadstera. Pojawiła się także w show telewizyjnym kanału CNBC Divorce Wars oraz napisała do magazynu Marie Claire artykuł zatytułowany Byłam żoną wstępną wewnątrz najbrudniejszego rozwodu Ameryki. Opinia publiczna opowiedziała się po stronie Justin i nie była w stanie zrozumieć, dlaczego miliarder nie chciał przyjąć uczciwych warunków żony. Głównym problemem dla Maska było oczywiście to że jego aktywa były w dużej mierze upłynnione, a wartość netto majątku była w większości powiązana z udziałami w Tesli i SpaceX. Małżonkowie ostatecznie osiągnęli porozumienie. Justin otrzymała dom, dwa miliony w gotówce, minus opłaty sądowe, 80 tysięcy dolarów miesięcznie alimentów na siebie i dzieci przez 17 lat oraz roadstera.